mama started jumping, what a day. Swear to God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, and we not a minute late. Seen him down back. Sprawdź najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl. Siemanko, witam wszystkich Prajmowiczów na pierwszej konferencji przed Prime MMA 8. Jak widzicie, nowe wiosenne kolory. Miejmy nadzieję, że kolory też pobudzą naszych zawodników do wiosennych dymów. A jesteśmy tu dzięki oficjalnemu bookmacherowi TotalBet, HotPay, system płatności, DS Focus, niezawodny, czuwa nad naszym bezpieczeństwem jak zawsze. Force, sponsor techniczny, środowisko miejskie, dostarcza odzież dla naszych zawodników. MGM, odżywki oraz suplementy. Super Express, patron medialny, zaadoptuj.pl. Rehabilitacja pourazowa i medycyna estetyczna, Andrzej Czyżewski. I bilety na galę w Gorzowie Wielkopolskim ogarnijcie na eventy. A ja zapowiem teraz naszych zawodników. Jako pierwszego zawodnika gladiatora na nasze igrzyska gladiatorów zapraszamy Wujka Samozło. Jako drugiego gladiatora zapraszamy Ronaldo Czarny Polak Miranda. Ale przytył jebano. Jako trzeciego zapraszamy zmasowanego Patryka Robaliniego Śliwa. Dobrze. Ale kurwa. W parki może nie poszło, ale zapraszamy.
Jako czwartego glawiatora zapraszamy Rafał Pazik. Kolejnym zawodnikiem Igrzysk Glawiatorów będzie nie kto inny jak Tomasz Olejnik. Miejmy nadzieję, że teraz lepszą taktykę będziesz miał, Tomek. Jako kolejnego glawiatora zapraszamy Hubert Drydziasty Węska. Kolejny glawiator to Łukasz Magical Junior Malankowski. Kolejnym glawiatorem będzie Łukasz Kamerzysta Wawrzyniak. Jebać go! Jako kolejnego glawiatora zapraszamy Huberta Deitchmana. Pierdalaj z tymi buziakami. Teraz kurwa. Tak jak na was patrzę, to tylko jednej osoby mi tutaj brakuje. Paweł Jóźwiak, prezes. Trzeba się odbudować. No i do... Oczywiście moim współprowadzącym będzie Marek Kitiuta Jówko. Nie psikuta. Tiramisu. Ringerki? No nie zasłużyłeś. Tomek ci będzie ringi. Czy nie lubi? Nie skorzystam, dzięki. Witamy was wszystkich. Sporo tych samych twarzy, ale miejmy nadzieję, że wam pójdzie teraz lepiej, taktycznie trochę lepiej podejdziecie do tego. Ja bym zaczął od Łukasz, od ciebie, bo jak wiemy, zostałeś uniewinniony. I bym chciał, żebyś się wypowiedział na ten temat trochę więcej. W sensie z tej sprawy, tak? Tak, bo wiem, że na pewno będą tematy. Ostatnio też poruszyłem ten temat.
Usunęliśmy cię właśnie z tego względu, bo byłeś oskarżony, ale teraz zostałeś uniewinniony. Znaczy, wiesz co, zabolało mnie to, że Wardęga wypowiadał się na mój temat w taki sposób, że zostałem skazany, tak, prawomocnie, a prawomocnie zostałem uniewinniony. W sensie sąd drugiej instancji zawsze decyduje o prawomocnym skazaniu, tak? Zostałem skazany przez sąd pierwszej instancji, ale sąd drugiej instancji podważył wyrok i uniewinnił mnie, także jestem, no, niewinny. Chcesz jeszcze coś dodać o tym? Nie. No nie, no jestem niewinny, po prostu Wardęga mnie pomówił, napisałem do niego odpowiednią wiadomość, poinformowałem go, żeby nie obrażał mnie po prostu publicznie, żeby weryfikował informacje lepiej na następny raz, tak, no bo te informacje muszą być weryfikowane lepiej, jeżeli on uważa się za szeryfa internetu, to powinien te informacje weryfikować dokładnie, tak? A jeżeli on pomawia mnie publicznie przed paroma milionami osób, no to no coś jest nie halo, nie? No w końcu ma takie stanowisko w internecie, że powinien robić to dobrze. Kogo by tu zacząć? Paweł, jak ci tutaj w igrzyskie klawiatorów? Przemyślałem to wszystko, ostatnio mi nie idzie. Przegrałem ostatnie walki, dlatego stwierdziłem, że tapczan to za wysokie progi dla mnie. Wycofałem się z tego pojedynku i dołączyłem tutaj do gladiatorów. Słyszałem, że jest gruba nagroda, także może tutaj uda mi się odbudować. Ale dlatego chcesz być 20 kilo lżejszy. Tak, dokładnie tak. Nie jestem o 20 lat starszy, także może 20 kilo więcej mi pomoże. Tutaj widzę swoją szansę, także... Ale tylko tutaj chyba, bo nigdzie indziej to było chyba ciężko. No to mówię. Halo, tutaj, tylko tutaj. Było ciężko, dlatego... Cisza, kurwa, cisza, jak pan mówi teraz. Było ciężko w walkach ostatnio, dlatego dołączyłem tutaj. Paweł, cisza, Paweł. Słuchajcie mnie teraz w tym momencie, bo jestem zażenowany w ogóle, że ja tutaj z wami siedzę, ogórki jebane. Ale ty to zamknij mordę, gość, kurwa. Cicho, ile ty masz? Jaki ty masz rekord? Nie powinieneś siedzieć w miejscu, którym siedzisz. Kurwa. Gość, stokrotka, poczekaj, ty tu nie jesteś szefem ani generałem. Że masz mamę Monikę Olejnik, to nie znaczy, że jesteś ważny i tu możesz rozkazywać. Nie, oczywiście. Zamknij apę, bo ci te okulary zaraz. Zamknij tą pizdę, bez kitu. Ej, o, nie trafiłeś. Jeden, dwa, ale grubo się zaczyna. A robali nie tak grzecznie. Przypominam, że nie wrzucamy. Ktoś moderuje tę dyskusję? Ktoś tu moderuje? Nie zmarnuj jedzenia. Dajcie się wypowiedzieć stokrotnie. Nie zmarnuj jedzenia. Dobra. Pierwsze, niczym nie rzucaj. Nie umiesz się zachować, zaraz będziesz wypierdalał. Jówko! Kurwa ty, ej, weź się, kurwa ty. Ja pierdolę. A teraz jest zaczyna, ja pierdolę. Ona nie daje rady chyba, kurwa, jazda! Chamski festyn, czas zacząć! Jolko. Kurtyna! O kurda! Boże, wy będziecie w parze! Tomasz Olejnik kontra Robalini! Życzę małego pierdoliłeś chuju na wywiadzie, Tomasz, śmieć jebany! Przytulacie się tak, to byście pasowali do siebie. Siadajcie, ja przepraszam za... Jowko, ja ci przypominam, że ty jesteś prowadzący mnie, kurwa, klawiatora. Robalini się wkurwił, kurwa, schodzi z wagi i musi, kurwa, moglibyśmy kogoś z obsługi, żeby Jowko założył. Okej, kurwa. Ale Robalini coś potrafi! Tu nie jakaś taka chujowa atmosfera jest. Anakonda! Olejnik Anakonda też potrafi coś zrobić. A ty, kurwo, po lewej stronie jebana, która zna się z partyzantu... A, myślałem, że to do mnie. Będziesz, kurwa, szybciej stąd wyjebany, niż tu siedzisz, po pierwsze. Do mnie mówiłeś? Po drugie, rzucasz, kurwa, jedzeniem. Zdejmij tak, to okulary. Pokaż jesteś stygma, Olejnik! Olejnik Janudelski. Dawaj, pokaż, Olejnik! Tak grosz wstydu nie masz, kurwa. Zajebuję w chuj. Druga sprawa. Dajcie mi, kurwa, dojść do słowa. Ale każdy ma w chuju, co ty masz do powiedzenia. Słuchaj, tu jest zła atmosfera. Ja bym ją zrobił taką pozytywną. Czarny Polak, to dla ciebie, proszę bardzo. Nie, słuchaj mnie. Olejnik, załapę, kurwa, bo ty jesteś blisko. Bo zaraz, kurwa. Daj mi do końca. Daj mi, kurwa, coś powiedzieć. Morda, ile ty masz? Jest, jaki masz rekord, pyta? Kurwo, siedzisz teraz u mnie na podwórku. Ale mogę wstać? Jeżeli będę chciał. O kurwa. Kurwa, i co? To się najebacie. Jebać cię, kurwa. Ale dopiero zaczynamy, nie? Ja tutaj jestem grzeczny. Nie będziecie mnie tu wkurwiać i dajcie mi dojść do słowa. Zamknij tu... się. Ale ty się nie możesz wysłowić. Jesteś małym gościu, kurwa. Wy wszyscy tutaj... Co ty masz do powiedzenia? Co masz do powiedzenia? Dajcie mi coś powiedzieć. Kolego, nie wiesz, ale Sigma! Sigma! Dajmy, słuchaj, kurwa. Dajmy Tomkowi. Sigma największa, kurwa, federacji. Szmata jest jebana, rozumiesz, kurwa? Fazik, jesteś szmatą. Fazik, cicho bądź! Nie rzucamy jedzenia. Nie rzucę. Fazik, dajmy Olejnikowi powiedzieć. Dajcie, nie rzucamy jedzenia. Pierwsze, dziękujcie za to, że tu siedzicie.
bo gdyby nie ja, to was by tu nie było. Druga sprawa. Kamerzysta. Dał kisi do pizdek. Kamerzysta, śmiecie bany. Miał walczyć ze mną sam na sam. Ale kurwa, dał jakieś walutki. Klamny najzabawniejszy tutaj. Dał kisi tą pizdę. Wygrałem poprzednie czysta gladiatorów. Prawdziwy i to ja kurwy układam tutaj karty, rozumiecie? Dajcie ja Tomkowi i zaraz się wypowiem. Miało być kurwa jeden na jeden. Dałeś sobie ogórków jakiś, żeby kurwa wygrać. Jesteś zwykłą szmatą. Ale dalej mógł za dużo muszki, nie wierzę. Ej, olejnik, usiądź, spokój. Takie to dupę, siada już. Ty, ale olejnik za dużo mówił i nikt nie wierzył go. Tomek, ja cię wsadziłem specjalnie w... do turnieju, żebyś miał okazję teraz lepszą taktykę zrobić i wygrać ten turniej. Drugi raz, kurwa! I tak drugi raz będzie potrzebował. Rozumiecie to, że ja go kurwa wygrałem? Miejcie do Tomka szacunku trochę, bo on jest wicemistrzem. Do trzech razy sztuka! Mówię do was wszystkich, żebyście wiedzieli o tym, że jesteście kurwa dużo niżej. Jesteś legendą, tak. Ale dużo niżej od kogo? Od ciebie? Od ciebie się nie da być niżej, ty pukasz od dna, kurwa. Gościu, ty byłeś pachołem u niego, rozumiesz, kurwa? Słuchaj, ty będziesz zaraz kurwa moim pachołem, jeżeli będziesz... Kurwa, mam cię w kuju. Bo zaraz mi kurwa wymienię na kogo człowieku. O. Nie mów tak głośno, bo a czemu nie? Zajebie, kurwa. Będziesz zajebiesz mi? Ale kurwa, jest sobie. Kultura, kurwa, pokaż. Spokojnie, spokojnie. Kurwie. Ej, czarny, ale kurwa, wcześniej... Sam to jedz, kurwa. Ja mogę zjeść, stary. Ej. Cię brakuje, kurwa. A bananów mi brakuje? Byłeś ten, bardziej taki, kurde... ruchliwy na wcześniejszej konferencji, a teraz taki... Od razu tak ci wagę wytykają? Taki, od razu ci tak wagę? Ty, warkoczasty, nie bądź rasista. Pokazywasz klasę, nie cały czas się wysyć, no, nie? Ty, warkoczasty. Myślę, że nie wiem, gdzie jest jakaś klasa, no nie wiem, no. Ja teraz jestem kulturalny. Ja bym proponował spokojną dyskusję. Dajmy teraz Jonko się wypowiedzieć. Kulturalny jest. Za dużo, poczekajcie chwilę. Patologia. Ale chcę, stary. Ten jeden pisowski pachołek i ten drugi grubas. Oj, oj, oj. Świniobura. I ten grubas przed chwilą cię wyjebał. Wyjebał. Kurwa, na Bolinie, dawaj, posłuchamy języka miłości. Żebym tu siedział i wiedział, że się zgubisz jak kurwa, to bym poszedł od razu ci spierdolił. Wchodź do trójkąta, jak ten Robalini kiedyś ze mną, kurwa, wejdźcie tutaj i się napierdalajcie. Także spokojnie, Kasiu, chodzisz, bo to pytanie, nie? Odpowiedź, a nie bydło. Chłopaki, po kolei mówmy, bo tak to was w ogóle nikt nie rozumie. Dokładnie. Więc po kolei, spytajmy Wujka samo zło. Mogę? Olejnik, masz. Jest kurwa jak na targu. Jak na targu. Ej, widzisz, czym się różnimy? Widzisz, czym się różnimy? Tym, że ty nawet kurwa nie masz szacunku do jedzenia i rzucasz jedzeniem wieśniaku jebany. Tomek. Gdzie ty masz kulturę jakąkolwiek? Wujek samo zło na razie, jedziesz. Jebać tego wujka samo zło i on tu kurwa głosu nie ma, niech zamknie tą pizdę. Dobra, daj, niech się wypowie. Pizdę to ty masz między nogami. Chłopie, tak. Kurwa, jebaj mu! Dziadu jebany. Chcesz udawać się różnego. Założyłeś okulary. Dawaj kozera! A jak on się napierdala, Boże! To jest moje wichnie. To kurwa, z partizanta drugi raz? Ja wygrywam tego turnieju. Ty kurwa jebana masz szacunek jakiś. To odpierdalasz. Słuchaj, to twoje gadki, ty jakiś jesteś... To jest pobudzony niezdrowo. Pobudzony. Słuchaj, tej konferencji to nie wyglądają tak. Ej, olejnik, pytania... postaw się w końcu. Ojej, mi się podoba, bo jak króciutko. Zrobiony to, że jesteś, masz tu kurwa basa, te przypierdol kurwa. Masz kurwa basa, te przypierdol. A tu masz takie odżywki, też te przypierdol. Kurwa, ty jesteś jebany. Dobra. Jak się zachowujesz kurwa. Nie rzucajmy. Okej, okej, słuchaj, chciałem coś powiedzieć, nie tak? Nie bądź chłopcem do bicia. Ja przyszedłem tutaj walczyć z patologią, ale widzę, że jest bardzo ciężko. Ty też jesteś patologiem. Słuchaj. Ty kurwa żadnych zasad, ale to widać, ty będziesz pierdolony. Ale ty, jak ty na PS? Nie przekrzykujmy się. Ale co ty do mnie mówiłeś? Co ty do mnie mówiłeś? Zamknij pizdę. Nie przekrzykujmy się. Że widać, że jesteś normalnym gościem, ale ten co... Słuchaj, kurwa, nie jest. A ty nie ma normalnego. Ej, panowie. Jak postraj się kurwa tam. Kulturę, gdzie ty z party... No kurwa, widzisz, co to odpierdalasz? Mówię do ciebie normalnie, gdzie ty mnie z partyzanta drugi raz... Gdzie mnie kurwa drugi raz z partyzanta walisz? Czy ty jesteś jebnięty? Wypierdol mu teraz! Dobra. Napijam się, kurwa? Siadaj. Ja się napijam? Siadaj, kurwa, Tomek. Odciągałem go wcześniej, siadaj, tu się tam dziewczynki z łapami, jesteś pojebany, ale... kurwa? Siadaj, Tomek. Chłopie, zobacz sobie powtórkę. Siądź się. Dobra, weźcie się, kurwa, uspokójcie, nie bije się chłopaków w okularach, mordo. Nie znasz tego? Na konferencji jest. Siądź się. Jest nakautowany jeszcze przed walką. Ja do każdego skaczę, chłopie. Chodźcie, siądźcie. Próbuję tutaj porządek. Siądźcie wszyscy, bo Juławko się wkurwił. Jakiś burek przychodzi, kurwa, i za co on odpierdala. Kurwa, weźcie jak Paweł, siadaj! Nie krzyczcie wszyscy naraz, tylko kurwa po kolei. Tomek, usiądź, uspokój się, napij się wody, będzie dobrze. Paweł, siadaj, ja chwilę przerwy.
ja... Sponsorzy może by wjechali, tak, co? Tak, przeczytam tutaj. Jeżeli jesteście pełnoletni, możecie skorzystać z wyjątkowej oferty naszego sponsora. Total Betu. Trzy zakłady bez ryzyka do 111 złotych. Podczas rejestracji wystarczy podać kod PRIME. Pamiętajcie. I teraz przejdźmy do tego. Wujek Samozło, kogo byś chciał wylosować na pierwszą walkę? Do pary. Warko Czystego, bo jest taki lżejszy ode mnie. A potem bym chciał tego operatora, bo właściwie nie mówi się kamerzysta. Bo niektórzy mówią, panie kamerzysta, czy pan kameruje? Ale to jest wieśniactwo. Mówi się operator i operator kamery jest. No i chciałbym mieć jego, bo... Ale jako walkę, tak? Tak. Wygrasz, chodzi. Ale nie chciałbym być z nim, jeżeli to są walki z dwójkami, nie chciałbym być z jednym, dwójce z nim. Ale przepilę bogactwa. Myślałem, że on lubi bić starszych ludzi, więc ja jestem od niego odpowiednio starszy. A z kim byś chciał być? On uważa się za rapera. Ale ty o mnie mówisz? Ja też. Nie, o was dwóch, o was dwóch. Okej, dobra. A z kim byś chciał być w parze? Raper, tak? Słuchaj, myślę, że tutaj kolega. Prosto! No. A ty raper jest. Solejnikiem, tak? Tak. Ale jak zrobili nim byś chciał być? Jak on stary dwa siedzenia mieć. Stary, widziałeś jego brzuch? Ale... On jest w ciąży, jak nie. Dobra, słuchaj, nie liczy się, wiesz, kto ma jaki brzuch, czy pompowane bicki, tylko jaki ma charakter. A, to jaki jest to. Ma charakter, to się liczy. Słuchaj, to, że ktoś zjadł tutaj trochę sterydów, albo się napompował, kuje sobie tupę, to nie znaczy, że jest wielkim fajterem. Ale ja jeszcze nie wjechałem na teścia, stary, jeszcze nie wpierdoliłem. Jak się wpierdolę, to zobaczysz, nie? No, no. Oj, mam małe podejrzenia, że coś było tam. A chcesz jakieś, nie wiem, może jakieś testy zrobimy, co? Znaczy, ja ale też jestem... Chcecie, że... to sami swoi. Zrobimy sobie testy na THC, co? Albo na IQ. Albo ciążowe zróbcie sobie najlepiej. Ciążowe proponuję zrobić. Jowko, a ja teraz poczekajcie. Jowko, co ci odjebało, że ty laptopa przyniosłeś? Ja miałem mieć inne wejście w ogóle. Miałem wejść pod koszulką. Ale co tutaj to kurwa za laptop? Weźcie mu, zmieńcie tego laptopa. Tu jest w ogóle mój Instagram. Tutaj jest, jedna kurwa. Osoba z tego panelu wyjdzie z tego panelu totalnie zaorana. Nie powiem kto. Instagram śledzić. Tak w ogóle to mi się nie spodobało nie zachowanie tego pachołka pisowskiego i tego grubasa. Tutaj Robaliniego. Ale ty się nie przypierdalaj do PiS-u. Zachowuje się jak kmiot, nie umie się zachować. Ale ty miałeś coś pokazywać, było, coś, nie? Kurwa mnie na wywiadzie miał obrażać. Nikt czemu to nie robiłeś? Ja nie będę mówił, że będziesz bity, ale się nie umiesz zachować. Stary, słuchaj, kamerzysta... Szykuj od razu. Słuchaj, kamerzysta czekał x lat, żeby go uniewinnił rząd, w końcu PO przyszło, uniewinniło. O to chodzi, nie? Pisowski jeszcze do nie. Niego dojdziemy. Dokładnie, ty, o to chodzi. Został uniewiniony, jak proste. Się zmienił rząd. Proste. To dziwne, nie? Proste. No to słuchaj, to jest to. Widać, że jakiś resortowy dzieciak jest jeszcze pewnie. No i wszystko. To o mnie mówisz, czy co? Nie, bo nie, nie myślę, no, o kim gadamy? Nie, to nie jego mówię. O kim nie gadamy? Okay. Ale o tobie. To cię uniewiniło, tak mówią. Wujek, a co ty na to, że... Bo ty debiutowałeś w Fenie, prawda? Czyli w Federacji Pawła Jóźwiaka. A teraz się będziesz z nim napierdalał w jednych igrzyskach. Słuchaj, różne rzeczy się dzieją na świecie. Wiesz, myśmy z prezesem kiedyś mieli plan, żeby zaatakować Borka. I już mieliśmy go lać we dwóch na tej FEN 23. Ale tam się wstawili za nim, nie? W każdym bądź razie tutaj są lepsze jaja na tym Prime MMA, a poza kurwa, tym na w ogóle fenie... chcesz, że tu siedzisz, chłopie, bo to nikt było na gali czy na wtedy. Kurwa, Jaruzelski, ale się cieszę! Dobra! Ej, no poczekajcie, kurwa! O, kurde, przy chwilę coś tam... Kurwa, jak będziecie się przekrzykiwać, to nie potrafisz, kurde, szybisz, nie? Ty, czarny Polak, nie mówię, że się jak będziemy się przekrzykiwać... Marko Czekasty, ciebie winogronkiem, bo ty taki lesz. Że może z młodszymi wyjść i że tylko taka jedzenia. Kurwa, i jest słaby po prostu. Jedzenie jest i tutaj to samo, kurwa, walczycie tak właśnie. Wujek Samozło! Ale to było na wterze czy na gali z Pawłem Jóźwiakiem, że chcieliście zaatakować? Wszystko byś chciał wiedzieć. Dokładnie. Dawno temu, nieprawda? Wujek to jest sportowiec, bił się w sportowej federacji, także dla mnie jest tutaj faworytem w tym turnieju, nie? Nie ty. No, oprócz mnie, nie? Oprócz mnie oczywiście, nie? A kogo byś chciał, ja Paweł? Muszę jeszcze trafić. Tą wagę zrobić, bo jak do 70 kg, to ja nie wiem, czy ja zdążę to ogarnąć. Wiesz, ja mam 70 kg. 70 kg to chuj, to na hydrolidzie zrobię. A czy jest jakaś waga teraz? Co? Waga 70 kg? No ja, bo tak warunki... 70 kg? Ja muszę wagę zrobić, obiecałem, że do 7 dni zbiję. A dobra, ale my... To będzie mi ciężko. My wszyscy open, no.
To będzie mi ciężko. Łukasz, a jak tobie się na razie podoba? Bo na razie... noga, jedzenie rzucają w ogóle. Wstyd. Ja przegięcie ogólnie jedzeniem rzucać na mnie. A jaki wstyd? Dobra, możemy... Kasio, Kasio, mam do ciebie prośbę. Czy możemy zrobić coś takiego, że jedna, dwie osoby mówią, a nie, że wszyscy mówią, bo jest problem. Naprawdę ciężko się to ogląda ludziom. Zróbmy tak, że Kasio jako prowadzący będzie udzielał głosu, kto może mówić, bo inaczej to nic z tego nie będzie, okej? Dobra, ja bym tylko jeszcze chciał dopytać Jowko, że on, ty masz trzy kartki, kurwa, laptopa, telefon, a jeszcze żadnego pytania nie zadałeś. Bo jest ślepy. Bo on cały czas myśli. Może inaczej. Wezmę mikrofon. Jest sobie fajny laptop za 150 zł i pytanie, jaka tam jest wiedza i ile kosztuje? Bo wszyscy chcą wiedzieć. 500 zł siedzi. A to dużo nieważne, więcej. Ale po co ty to wszystko przyniosłeś? A to są te gadżety tak zwane. Żadnego pytania nie zadałem. Nowoczesny dziennikarz. Nowoczesny dziennikarz. Jest przez cały czas na live'ie. Tak naprawdę media zadawanie pytań z dupy nie leży w mojej gestii. Aha, mamy tutaj dwóch, którzy się nie umieją zachować, a reszta siedzi i się drapie po jajach. I tak naprawdę przyszli nie wiadomo, po co oni tu przyszli. Akurat jaja, proszę. My mamy jaja. Ty nie masz, stary. Ty nie ma nic do powiedzenia. To dawaj, kurwa. Ej, umawiamy się tak, ty najpierw mi walisz liścia, potem ja tobie. Na liściach on chce, tutaj chyba jemu zajebie, bo siedzi się w ogóle nie... Ja ci oddam, co ty na to? No i prosto! Oj, 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 oj! Nie bijcie się! Ale to jest nie bijcie się! Ma tu prezes dużo hajsu, podzieli ta się. Hej, Jowko, te! Nie bijcie się! Prowadzący do mnie się... Ale liścia! Liścia mu mało lat, dobrze! Kurwa, ale się biją! Natan 2-0! Natan 2-0! Natan 2-0! Ej, kurwa, kim ty jesteś? Zamknę łapie, pierdolę! Ma to jebana, kurwa, nie rzucaj jedzeniem, co to odpierdalasz, ty! Weź się na powój, kurwa, jakoś nie rzucajcie mi jedzeniem! Siądź cicho, kurwo! Zamknę łapie, śmieszu pierdolony! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kurwa, pamiętaj! Na mordę i sieć. Szanuj jedzenie, bez kitu, kurwa, szanuj jedzenie. A co ty, kurwa? Bo mi już brakło banana. Możesz mi dać banana, bo mi brakło. Ja bym sobie jebał. Co to za człowiekiem? Takie rzucanie rozumiem, nie? Młody, zaistniałeś, ale coś więcej... A co? Stop. Młody, zaistniałeś, coś sam więcej? Mnie zaatakował. Sam mnie zaatakował, śmieć. Weźcie mnie. Taki, kurwa, prowadzący. Dobra, dajcie głos Natanowi 2-0, dawajcie. Co, no? Kurwa, Natan 2-0? No, Natan 2-0. Ja widziałem twoje TikToki. Ale ja nie wiem w ogóle, kim ja. Słuchaj, ej, kim jesteś, człowieku? Ja ci powiem, jak cię kończy takie bycie czyjąś kopią. Zobacz na... A co ty robisz? Ciota. Zobacz na ciota. On jest Amadeusz 2-0, zobacz. Ej, ty myślisz, no że masz jakieś w ogóle szanse? No i co? Tutaj... O, kurwa, kryminalista, łezkę pod okiem ma, śmieć jebany. Pierdolony, szkielet. Dobra, panowie, dobra. Nie rzucamy ci. Sekundę. Nie dawałem ci tego. Już koniec rzucania, powiem jeszcze jedno. Ale jak pytasz, to jest bardzo... Dredziaste! Ej, kurwa, siadajmy! Spokój. Siadajcie i dajcie się wypowiedzieć. To jest kolega. Cisza. Ja poddenerwowany jestem od samego początku. Nikt mi tu nie daje głosu. Pierwsza wiadomość, jaką dostałem. Nikt, kurwa, na czarno nie przychodzi. Kolorowe kolorki. I patrzcie, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Co wy, ale kurwa, ziomek, na pogrzeb przyszliście? Ja mam! Mordo, jesteś tak wyjebany z kurwa. Kurwa! Co masz pod spodem? Co masz pod spodem? Może przygotowali na twój pogrzeb. Co masz? No, co masz pod spodem? No, kurwa, czarną koszulkę. No to zamknij mordę! Gościu, proszę. Halo, Dejcz mam. Dobra, posłuchajcie. Posłuchajcie. Masz problem do ubrania? Dajcie mi na chwilę głos, tak? Kolor! Co? No jesteś czarny. Zobacz, co, kurwa. Zobacz, kurwa. Bajcek, jest bajcek! Tego gruba zaczyna pierdala! Cisza, teraz ja mówię. Słuchajcie, mam ważny komunikat od zarządu, dostałem właśnie informację. Ktokolwiek krzywdę rzuci, dostanie karę finansową. I to nie są żarty. Tak, tak, ja przepraszam, ja to z chęcią podniosę. Do serca wszyscy, przepraszam. Bo jak po polsku nie Tomasz nie Bezdrąg, to was nauczy. Tomasz Bezdrąg powiedział, że każdy, kto rzuci teraz jedzeniem, dostanie karę według kontraktu. To kolega, to zbieraj banany. Zależy od wyjątków, nie rzucamy niczym, bo będą kary. Ej, bo muszę sobie tutaj witaminki przypierdolić, także dajcie mi chwilę, ej, dobra? Ej, nie mów takich rzeczy, bo to jest legalne, masz energię, a nie, co ty robisz w ogóle? Ogólnie tak patrzę. Dredziasty, nie odpierdalaj taki. Dredziasty, kurwa. Tam robi, Boże. Ty jesteś pojebany, dredziasty, kurwa. Nie odpierdalaj takich rzeczy, kurwa. Weź tą, kurwa, zwiję se w dupę wsadź, kurwa. Ale ty się nabrałeś, patrz, wiesz co to jest? Patrz. No, no właśnie, wsadź to w dupę. Wiemy, że jesteś ciepły, nie musisz, kurwa, wiesz, ciągnąć tutaj na konferencję. Ej, to jest, to są witaminy same. To są same witaminy, jak coś, nie? W
Ale sobie je w dupę i ale szkoda tych... zakończmy. I nie ale gadajcie po trzech, proszę was. Bo naprawdę to nie będzie uporządkowane wtedy. Ogólnie to ja tak śledzę trochę Don Casio. Kurwa, i mam pytanie do ciebie, czy... Bo tak wydaje mi się, że raczej nie podpisał kontraktu Arek Tańcula, bo brakuje talerzyków ogólnie. I tak się zastanawiam właśnie, czy się zdecydował na tą walkę z tobą, czy nie? Zobaczycie potem. Słuchaj, bo akurat no, jak już wywołałeś się, no to powiedziałeś wcześniej, że Adrian Ciot. Chodziło ci o Adriana Ciosa, no, tak? No dokładnie, no ja widziałem ostatnią walkę, no, fajnie przeleżał. Czemu mu ubliżasz? Przecież pokonał naszego wielkiego... No ja widzę, że wielkiego gladiatora pokonał, ale no przeleżał, no. Nie lubię takich walk, w sensie, że ktoś obala, leży. Trzeba było wziąć w boksie, nie? Ja tak uważam. I by było easy win, nie? Tak uważam, po prostu. No w tej formule akurat był lepszy tego dnia, ja mu tego akurat odebrać nie mogę. Zgodziłem się na MMA, w MMA wygrał. Czyli tak MMA nie... MMA. A w jakie w ogóle tutaj będzie formuła? Boks? Boks. Czyli to pod właśnie prezesa? Czy nie? Słucham? To pod prezesa było. No jak? No kurwa, może być jakiś wolny. No tak! Ale myślisz, że musisz aż tak zniżać formułę, żeby mieć jakiekolwiek szanse, czy jak to muszę jest? Jeszcze zrzucić te 30 kilo, ale ja uważam, kurwa, że nie ma tu Lasika, więc myślę, że nie masz o co się martwić, bo nie ma Lasika, nie? Wiecie, ja ostatnio w dołku, także ten, nie? Okej. Spokojnie. Nie będę stanowił dla was groźnego wyzwania. Chyba, że dla wujka, tak to... W końcu się czuję usatysfakcjonowany, że jestem w stole, fazę, ktoś nie? Siedzi, rady, jest starszy ode mnie, a nie ma tej kurwy mu rana. Pizda, nie ma sensu. Łukasz. Ja wziąłem na ciebie zapas. Dobra, dobra, po kolei, no nie gadajcie jak chcesz, kurwa, tak do niego, tylko to powiedz mu na ucho, a nie przez mikrofon, kurwa, czarny Polak, ogarnij. Bo chuj na co chodzi, co ty chcesz mu powiedzieć. Łukasz, czy... Jest to prawdą, bo słyszałem od Tomka Olinika, że się cieszysz, że Lasika nie ma w turnieju. Ja bym go tu chciał. Bo masz szansę na wygraną. Ja się za to, że moją mamę wyzywał, jakiś filmik nagrał, ale to dostanie za kulisami liścia. Kogo byś chciał teraz do pary trafić? Mnie. Ja jestem tutaj, kurwa, najlepszy. A ciebie nie znam nawet, bo w chuju w ogóle. Kurwa, jak mnie nie zna... A ty się byś potrafisz? Słuchajcie, daj, człan, wchodzę na, wchodzi na górę. Ja byłem tutaj pierwszy przed czasem, chcę się dobrze pokazać. Robimy make-up, bardzo sympatyczna pani, ja na make-upie nie byłem, co ty pierdolisz? I słuchajcie teraz, podchodzi, wita się z każdym, ja mu podaję rękę, on, kurwa, omija. Nie lej mi wina, nie. No. Ja u góry nie będę z tobą, co ty pierdolisz? Jak nie, kurwa, nie. Jak nie? Dupę, nie gadam z tobą. No kurwa, zobaczymy na walce, chcę jego pierwszego trafić. To rozpierdalam go, kurwa, dobra, w pierwszej rundzie. Powiedz, kogo byś chciał do pary na pierwszą rundę. No do pary chcę oczywiście wujaszka. Dlaczego? Żeby był z tobą. Wujka samodno. Tak. Dlaczego go chcesz do pary? Wujka samodno. Co to za ciotowski głos tak się odezwał? Czyżby z tobą nie chciałby zrobić parze, Hubert? Zmień ksywę po tych igrzyskach. No. Dobra, samodno. Jaruzelski, zdejmij okularki. Pokaż, jakie masz naćpane oczka. Tak się, kurwa, naćpane. Ale zamknijcie się na chwilę, dobra? Ej, słuchaj, możemy... Słuchaj, możemy zrobić test. Mogę coś powiedzieć? Będzie pierdol. Twoja część krzeseł jest gorsza. Ale co ty, kurwa, odpierdalasz? Pojebany jesteś jakiś, czy co? Coś ci się odjebało? Kryminalista, łezki pod okiem. Boję się takich patusów jak ty z tatuażami, tak. Chciałem cię ale przepraszać, dużo ale jest gadacie, bardzo się nie potraficie. Ale co on, kurwa, będzie do mnie, kurwa, ty... Nie, bo coś chciałeś do mnie powiedzieć, a tu słabo cię słychać, bo ty się faflunisz. Jesteś raperem, ale masz jakąś wadę wymowy. Dobra, kurwa, mam lepszą dykcję od ciebie. O, no kurwa, tak. Myślę, że słabo mówię. Fryzury masz lepsze ode mnie i tatuaże. No to też może. Pewnie, no, wydaje mi się... Ty, a to nie są dredy, to nie są dredy, to są warkoczyki. Wygląda jak lalka, nie widać. A ja mam pytanie do ciebie. W sumie słuchaj, to może teraz taki program jest na TVN-ie. Crack me queen. Ty to wyglądasz jak tak jakbyś... Dobra, zamknij pysk, mogę coś powiedzieć? Kurwa, wyglądasz jak taki chłop, kurwa. Nie wtrącajcie się na trzeciego, otwartego, bo wujek samo złożyć. On coś do mnie ma. Siedzisz, kurwa, w stoliku, gdzie dla przegranych po prostu, no. A ty w stoliku zwycięzców? No bo, a co ty myślisz, że co a ten trzeci to co, remisowy? A ja nie wiem, co on kurwa, on może dla mnie wypierdalać. To nie gadaj za dużo. Dobrze wiesz, ale gadać potrafię. Dobrze, dobra, wiem. Jaki masz problem, dobra. Bo się tak gadasz, ale nie, jakby nie wiadomo, o co ci chodzi. Chodzi o to, bo że przegrasz i że przegrasz, tak? Trudno, no, że słuchaj, cały czas no. Tylko ja, bardzo bym chciał spotkać ciebie, bo ciebie to bym jedną ręką, no, morto, załatwił. No to zrób to, Teresiu! Karę finansową, to rzuć się, no i weź tą karę. Dredziasty, a ty znasz w ogóle przebieg kariery wujka? Ty wiesz, z kim on bił się w fenie? I stoczył naprawdę bardzo ciężki pojedynek. No wiem, że dla ciebie to jest... Nie, no nie przesadzajmy. Ale czy... Prezesie, nie przesadzajmy, no. Zrobiłem fikołka w tej rundzie i zarabiam się po ringu. Cały torwar skandował wujek. Pamiętam, a ile to trwa? Ja ile to trwa? No bo jestem z Warszawy. Runda i 50 sekund.
Nie, to chyba w drugiej rundzie się skończyło, nie? Tak, no to jedna runda i w drugiej 50 sekund. Ale mordo, ciebie załatwiam w minutę jedną ręką. Wygrałem mentalnie. Ale bił się z Arabem, a Arab to jest jeden z lepszych Free Fighterów, to on jest naprawdę na... No ty też jesteś jeden z lepszych Free Fighterów. To pokazywał z olejnych no teraz raczej jeden z gorszych. A ty jesteś lepszym raperem czy lepszym fighterem, jak się czujesz? Lepszym kurwa. Dobra, mordy, na chwilę cicho, okay, ja teraz rozumiem. Do niczego każdego, się nie nadaje. Każdy teraz po kolei możesz ty, Czarny Polak, zacząć, skoro się tak wyrywasz. Kurwa. Wymień oprócz siebie dwóch, których obstawiasz, że dojdą do finału. Gladiatorów. No to mamy tu Kamerzysta i Łukasz, nie? Ja tak uważam. Weź Łukasz i Łukasz, mnie. Tak? No. Że oni obaj ja dojdą tak uważam, do finału. Ja uważam, nie? Bo mamy tutaj... Nie znam tego gościa, nie wiem. To było starczające, żeby zobaczyć, jak się... Dobra. Wójka nie znasz? A Robalin... Dobra, no dobra. To krótko i zwięźle. Nie musisz się rozwijać. Pazik, kogo obstawiasz oprócz siebie, że dojdzie do finału? Myślę, że Kamerzysta i właśnie Wójcio, nie? I Wujek tak samo wydaje. Zło, no, tak mi się wydaje, no. Dobra. Dredziasty? O! Wujek wierzy, tak. Młodzież w ciebie wierzy, to mi się podoba. Obstaw kogo oprócz siebie obstawiasz, że dojdzie do finału? Ja i Kamerzysta. Ty z Kamerzystą. Tak. Znajdzie oprócz siebie, jedno on nie zrozumiał, jedno on nie zrozumiał. Oprócz siebie, ja i Kamerzysta. Widać, on nie rozumie. Siebie, ja i Kamerzysta. On nie rozumie. Widać, że przydupa on jest tutaj mopem federacji. Ja rozumiem jeszcze, jakbym do ciebie pierwszego zadał przydupa pytanie. Kamerzysta. Ja mówię oprócz siebie, kogo obstawiasz dwie osoby, ja i Kamerzysta. Przez to jest przydupa ze starych czasów przecież, kurwa, usiedli. Ale jak on jest głupi. Dwie osoby oprócz siebie, które dojdą do finału. Nie ja i Kamerzysta, tylko Kamerzysta i... Dobra, ale zrozumiałem, kurwa, nie musisz powtarzać, tak? Super. Kamerzysta i... Wyglądasz na takiego, któremu trzeba powtórzyć ze dwa razy. Dobra, no kurwa, ty uczony się, kurwa, znalazł, najmądrzejszy na świecie. No dawaj! Dobra. Obawiam się, że mam wykształcenie... Kamerzysta i... Kurde, no nie wiem, Czarny Polak? Dobra. Bo jestem silny. Kamerzysta, kogo oprócz siebie obstawiasz? No, Czarny Polak, no. Wiesz co, ciężko mi to jest obstawić, bo wszystko zależy od tego, jak zostaną wylosowane pary, bo jeżeli zostanie... No ale dobra, no jak obstawiasz no dobrze, tak no ale jeżeli zostanie wylosowany na przykład Młody Magikal i Czarny Polak, no to oni dojdą do finału, tak? No w dwójkę, jeżeli zostaną wylosowani. A jeżeli zostanie wylosowany Olejnik i Młody Magikal, to obstawiam, żeśmy nie doszli do finału, bo Olejnik kurwa spierdolił sprawę. Olejnik najgorszy. Rozumiesz, to wszystko zależy czyli, od tego... Czyli kurwa. Dobrze rozumiem, czyli że... Czyli finalisty poprzednich, kurwa, igrzyska. Poczekaj, Olejnik, poczekajcie, ale kurwa, zaraz będziecie wszyscy się po kolei wypowiadać. Kamerzysta, dobrze rozumiem, że najbardziej boisz się pary takiej, jakby się wylosowało. Jakby się wylosowało Młody Magikal i Czarny Polak, to jest jakbym dostał Robaliniego, no nie oszukujmy się, ja lubię. Chłopie, ja ostatni raz rok temu walczyłem, no właśnie, ja lubię Robaliniego, ale ty taka dętka trochę, nie? W sensie, ale pochuj ty się przyprówasz, chłopie, jak mi rękę przed chwilą podawałeś. W sensie, ja lubię Robaliniego, ale wiem, że jest w ogóle. Kipa, nie? Ja ci rękę pierdolisz, chłopie. Jak ja bym wylosował Robaliniego do pary, to wiem, że dostanę w z Magikalem Młodym i z Czarnym Polakiem, tak? No to jest zrozumiałe, tak? Jeżeli się w dwójkę na mnie rzucą, to mnie rozpierdolą. Ale z Olejnikiem się mogę wybać. Kurwa. No dobra, no ale to i tak, kogo byś obstawiał? Dwie osoby oprócz dwie osoby? No to tak ja obstawiłem, tak? No dobra. W sensie, mają największe szanse, ale jeżeli będą osobno rozdzieleni, nie mają największych szans. Tak jak ja będę rozdzielony i dostałbym Robaliniego do pary... No to byśmy wygrali, kurwa, turniej cały. Dobra, pierdolisz. Lecimy dalej. Paweł, czy nie zdziwiło cię to, że wszyscy cię pomijają? Nikt ciebie nie obstawił, że znajdziesz się w finale. Czy to przez Paweł to raz się z Adrianem ciosem? Tak, na 100% to przez to. No widzisz, to ja właśnie kogo... się cieszę, że w końcu jestem underdogiem, nawet w gladiatorach. Kogo obstawiasz oprócz siebie, że znajdzie się w finale? Wujka samo zło, wiadomo, nie? I siebie. No nie, kurwa. Ja myślałem, że oprócz Dredziastego już każdy zrozumiał, że oprócz siebie kogo obstawiasz w finale, a ty mówisz Wujka samo zło i siebie. Wujka samo zło i Marka Jowko. A Marek Jowko nie bierze udziału. O, fantazja. Ja myślałem, że z Czarnym Polakiem będę. Jowko nie bierze udziału. Nie, ja nie chcę. Czemu nie chcesz? Ja ciebie nie chcę. Nie chcesz mnie? No dobra, to weź mnie. Dobra, słuchajcie, teraz wszyscy cisza. W tym momencie wam coś ogłaszam. Na głośniku mam tutaj Sentino i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą kurwą Nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. On cię olewa. Ej, kurwa. Głośnik odpal. Jest głośnik.
Halo, policja! Policja! Halo! Jaki tą pizdę tam teraz. W tym momencie no, po prostu ciszej. Chcemy wam powiedzieć, że... Zrobiliśmy z nim grube rzeczy, kurwa. Jebać Nitro do spodu, tyle w temacie. Dzięki, Sebek. Bo tutaj te, kurwa, barany, co siedzą, nie dają mówić do słowa. A czemu udaję, skoro dzwoniłeś do mnie, Olejnik? Zamknijcie się. Dajcie chwilę. Seba, dobra, powiedz tutaj coś jeszcze słowo do... Jak po prostu jedziemy z tą kurwą Nitro. Jedziemy! Jeżeli ktoś mówi, że sobie może stworzyć rapera, a nie jest fighterem, no to ja pokażę, że z fightera zrobię rapera. I w przeciwieństwie do Nitra to parę walk wygrał. Tyle w temacie. To niezły tak, fighter. Dlatego niezły ja fighter. Robimy grube rzeczy. Pozdrawiam Seba. Kurwa, i niezły fighter. U mnie na Instagramie wlatuje zapowiedź tego, jak kurwa rozpierdolimy po fighter. Ja z wami jestem kurwa go mają tego Instagrama. Ale kurwa, to dopiero początek. Dobrze, Tomek, siadaj. Tomku, siadaj. Po kolei idźmy. Dobra, super. Z kim siebie widzisz w parze? Bo siedzisz cicho i na razie mnie zaatakowałeś. Nie, pytanie było inne, kurwa, też się owko nie załapałeś. Już tyle osób przeminęło, ja nie a wiem. A ja bym chciał jego coś. Dokładnie, Dajczman, wypowiedz się oprócz siebie, kogo widzisz w finale, dwie osoby. Jakbym mógł ciebie prosić, żebyś wybrał. I powiedz skąd jesteś, tak skąd patrzę. Się pojawiłeś, bo nikt nic nie wie o tobie. Nie, zadawaj trzech pytań na raz, Jowko. Proszę cię. Pierwsze po kolei, tak? Tak. Słuchajcie, ja tu nie przyszedłem się przekrzykiwać, tak? Zadawaj po kolei, raz, dwa. Proszę ciebie, żebyś powiedział oprócz konkretny siebie, jest. Kogo widzisz w finale. Wie, co lubi. Wujaszka widzę w finale. Spoko mordeczka, też jest z ulicy, tak jak ja. Ulicznik. Cicho. Czas mi się jeszcze raz. Dobra. Ej, ulicznik. Tu, chodź. Bu. Szmatu. No dobra, okej. Ej, on nie się kurwa mali, dzisiaj jest największa montana na suchu. Ja się boję wstać. Rzucił jedzeniem, wypierdalaj. Ochrona. Dredziasty właśnie masz karę. Ochrona, proszę go zabrać. Masz co, ty, marnujesz jedzenie? Ty kurwa, ty rzucasz jedzeniem, ty jesteś pojebany. Ty ochroniarz kurwa jesteś. Ochrona. Znatanek 2-0. Jakbym go widział, nie? Ty ochronę wołasz. Chłopcy się nauczył. Ja pierdolę. Ale weszło, nie? Weszło tam. Prezes bez rąk już przekazał, że dredziasty ma karę. Dobra, słuchajcie, w chwili tego, że mamy jakieś uwagi. Witaj w grze. Ej. Młody. Ej, chłopie, jak ty chcesz grać, to nie grać w matku, a ty jesteś odklejony. Młody, już powiedziałeś. Jest jakiś odklejony. Łukasz, z kim ale nie powiedział, dajcie pan, wujka samo zło i... Głupi wuj. No wujek samo zło, kurde, i kogo widzę jeszcze tutaj? Siedź na dupie, nie ruszaj się. Widzę tutaj jeszcze... Dobra, słuchajcie, atmosfera się trochę uciszyła, to wam mogę kawałek pokazać, jak to będzie brzmiało. Tomek, nie rób kryptoreklamy. Będzie czas na ciebie. Nie nadaje do niczego. Wyłącz to. Ty, kurwa, jesteś naprawdę dobra, w swoim świecie, proszę nie? Was, chwilę uciszę. Naprawdę w swoim świecie, kurwa, nie? Naprawdę. No masz swój świat. Dobra, Łukasz, obstawisz oprócz siebie dwie osoby, które według ciebie znajdą się w finale. Kamerzysta i może czarny Polak, tak myślę. A ja? Dobra. A ciebie tu nawet... Udaję. Ty. Ci teraz wyjebie, co się skończy. Chodź. Ochrona, on mi grozi. Pies do psa. Ty, kurwa, ale co ty kurwa o tą ochronę wołasz? Jak się odklejony. Ty jesteś pojebany on jakiś... myśli, że on gra w jakąś grę, a ty grasz z matków w Twistera. Jak chcesz, to podejść do niego. To najwyżej, grasz z matków w Twistera. Znaczy, że każdego to i co myślisz sobie. Ojciec i syn. Ej, podobni jesteście do siebie. Czekajcie chwilę. Podobny są. Wyglądacie jak będziesz siedział już, grzeczny będziesz. Wiesz, bo tu wszyscy tak się patrzą, mówią patologia, wiesz, tam sobie siedzą patusy, a ty młody jesteś jeszcze, będziesz miał czas na to, także... Ja tam widzę Lizaszka, co tam siedzi. Dobra, spokojnie, siedź już na dupie. Łukasz, mikrofon do ciebie. Na czym skończyliśmy? Zacznij od początku. Bo kamerzysta i czarny Polak, tak myślę. No, Tomek, byś powiedział, jak chcesz powiedzieć to bliżej mikrofon i powiedz, kogo oprócz siebie widzisz w finale, dwie osoby. Kurwa, powiem tak, jak ten wujek samotno mnie uderzył, to tego nie poczułem, to nie wiem, czy on ma jakiekolwiek szanse z czarnym Polakiem. Czarny Polak i dredziarz, ewentualnie Łukasz. Co, ty nie masz szansy, zajęcie tam czarny łapę, Polak i kurwa. Kamerzysta, tak? Nie, ja nie wiem, nie kamerzyści, wiem czarny Łukasz. Polak, dredziarz, grywa z białymi. Łukasz. Łukasz, tutaj obok. Tu. Dobra, Robalini, kogo widzisz oprócz siebie w finale? To na pewno siebie.
tutaj tego czarnucha i... Co ty kurwa mówi do mnie? Nie używaj słów, bo nam kanon zdejmą. Wiesz, jak, czego nie można używać. Ty jesteś taki oblatany, a nie umiesz się... Dobra, chopie. I co dobra? Ja tego grubasy pierdolony i takie kurde nic nie robię w tej oktagonu. Wykazało złość siebie i jeszcze jedna osoba. To trzy razy w pierdol dostałeś, nie? Także wiesz. Wylosował dwa razy czarny Polak. I wujek samo. Powiedz, kogo byś widział oprócz siebie w finale? Wiesz, to tak mi się wydaje, że ten Czarniawy to może, kurczę, do tego finału dotrzeć. No i coś bo mi ja się wydaje, że prezes. Czego by nie rozumiecie? Jest najcięższy, To wygląda na to tak, że często wygrywają właśnie ci najciężsi. No, ja... Planuję jednak powalić też jakiegoś tutaj lamusa. Ale no to jak najcięższy, to zobacz jak Robalini przytył. Słuchaj, to nieważne ty. Nieważne jest, czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest napompowany. Bardzo ważny jest charakter. A ten, z nim porozmawiałem, ma charakter, widać spoko. A ty masz charakter, tak? Nie, nie mam. No ostatnio my... Jaki masz charakter? Charakterystyczny. No powiedz no, jaki jesteś. A nie widać, ale nie widać. Ej, bo możesz powiedzieć, na pewno jestem tak. Jestem na pewno moim przeciwieństwem, jeżeli chodzi o rap, fryzury i tatuaże. Ej, możesz powiedzieć coś ciekawego, dobra, bo tak, kurwa, bo siedzisz, kurwa, bo te monologi tak, wyrwę ci te warkoczyki i wsadzę w dupę. Więc jedziemy następne kółko. Czarny, wybierz sobie jedną osobę, z którą byś chciał face to face zrobić. Face to face? Z kim myślisz, że się spotkasz? Ja właśnie chcę bardziej z Łukasz Magikalem, nie? Bo prawie pokonałem ostatnio, nie? Ale chcesz face to face? No, tak, Łukasz Magikalem, nie? Zapraszam. Bo jak chcesz to zobaczyć z nim, nie? Prawie wygrałem. Ta gierka chyba pije, co? Nie pierdol głupotę, bo widzisz, co ja piję. Pozycja bokserska. Dobra. Dzięki. Pazik, kogo byś chciał ty na pierwszą walkę spotkać? Wtedy od razu zrobimy ten face to face. Jak myślisz, kogo trafisz w pierwszej walce? Kurwa, jest dużo osób, nie? Ale myślę, że ten, Nathan 2, nie? Jak na niego patrzę, to... Słuchaj. To on aktorzy, aktora. Nie, nie, nie. To za jest, każde słowo pojma... Natanie. Ale stary, nie za ma każde, sensu. Za to każde chodź, Pazik, bo widzę, polubiliście się. Tylko młodego trzeba trzymać, bo jest trwany. Laszek! Wyjeb mu. Trochę od boku jak hejter. Zajebaj mu liszcza! Jak hejter trochę. Zajeb mu. Jeżeli ja cię wylosuję, to ty dostaniesz pierwszy. Nie, dostaniesz to. Proszę. Dobra, siadamy panowie. Co to jebano? Myślę, że to może być jedna z lepszych par, wam powiem. Jakby Walgo! O! Walgo, kurwa! Pazika już widzieliśmy w fakcji, kurwa, charakter chłopak fajter. Ma, Dajczman tak się wydaje. Drydziasty, jak myślisz, z kim się spotkasz w pierwszej walce? Ja kurwa chcę rozpierdolę, bo uważam, że Łukasz może być cięższym zawodnikiem od nich i nawet jak dojdzie do finału, chciałbym to zapytać, kurwa, z kim myślisz, że się spotkasz, a nie... On nie rozumie, on jest debilem. No bo jest najlepszy, to z nim się spotkam, chyba logiczne, z nim tak? Się ale spotkasz, jak ty, dobra. Chłopak, no ale w finale, kurwa, są dwie osoby ostatnie, tak? W łóżku się spotkacie razem, jak zwykle. Z kim myślisz, że w pierwszej walce się spotkasz? Kurwa, bo wydaje mi się, że kurwa ma większą przewagę. W pierwszej walce się spotkasz, to ktoś nie, z was... Nie, finale mówię, finale. Kurwa, ja zadaję proste pytania, drydziasty. On jest debilem. Kurwa, słuchaj to zrozumieć. Z kim myślisz, że w pierwszej walce się spotkasz? Nie wiem, z jakimiś, kurwa, z tymi debilami, kurwa. Wujek Samozło? Ze mną? Chodź, no wujek Samozło, drodziasty, to chodź. Bo widzę najbardziej iskrzy z tą... Może być ten, kurwa, no chodź. Niech będzie, kurwa. Dobra, go też można na pizdę przyjebać, no. Wszystkie widział, nie ma szans i wybrał najgorszy. A, przepraszam, najgorszy to olejnik. Nie, bo
No, się przestraszyłem, kurwa, trzęsę się cały, kurwa, na twój widok. No, no właśnie się trzęsiesz, kurwa, debilu. Ja nie mogę, kurwa. Sklepie, siadamy, siadamy, siadamy. Siadamy, panowie. Siadaj, siadaj, dredzier. Siadaj. Lecą grzmoty, bomby latają. Ciebie bym zapytał, jak myślisz, z kim w pierwszej walce się spotkasz? A ja wezmę Olejniczka. Z Olejnikiem? Olejnika, no. W pierwszej walce. No to tak myślę. Zapraszam do face to face. Ej, ej, ej. Poczekajcie chwilę, sekunda, przepraszam. Słuchaj tu. Gdzie jest, jest kamerzysta? To słuchaj, kurwa, mnie uważnie teraz, nie? Dojebałeś gościa, co ma 66 lat niby ponoć. Masz, kurwa... Nie wiem. Dobra, ochronę bym poprosił, żeby... Weź, kurwa, zamknij mordę. Ochrona, proszę, żeby... Wypierdalaj stąd, frajerze. Dobra. No ja właśnie nie wiem, kto to jest. To jest głos milczącej większości, mordo. Zaraz będziesz miał face. Nie, tylko ty zdajesz sobie sprawę, że zostałem uniewinniony, nie? Czy nie? Ale ty zdajesz sobie sprawę, w jakich okolicznościach zostałeś. W każdym bądź razie ktoś, kto atakuje starszego człowieka, który ma 60 lat, to dla mnie jest takim samym typem kogoś, kto bije ale w okulary. Ale dobrze, jeżeli ktoś mnie bije pierwszy, to dlaczego mam mu nie oddać? To co, mam się dać zabić, kurwa, czy co? Zabić się, tak. Na pewno człowiek, który ochronę ma 60 lat, poproszę, żeby tutaj wyprowadzić, ale według panowie. Ciebie, według żeby ciebie, tego pana wyprowadzić, jak to funkcjonuje? Skoro no powiedz tutaj... jak to funkcjonuje, jeżeli ktoś się bije po twarzy... Ja nie mówię. Słuchaj, ale co zrobiłeś przed tą akcją? No wiesz, przecież ten człowiek nie uderzył cię za nic. Sprowokowałeś starszego człowieka. Ale potem nie, go pobiłeś, ja nie to jest słabe. Ale jest uniewinnili cię, okej. Ale dobra, w oczach poczeka, wielu ludzi dalej jesteś winny tego, że się rzucałeś do starszych. Ale mogę... I ty dodałeś mu strzel z bani. Ale mogę wiedzieć, dlaczego ty uważasz tak, skoro nie byłeś nawet w tej sytuacji i nie byłeś tam i uważasz tak? Nie, nie było mnie tak, ale uważam, że do starszych powinien być szacunek. Można się bić na ringu ze starszych. No dobrze, to jeżeli starszy ci wjebie, kurwa, na ryj i będzie cię tłuc po ryju, to czyli mówisz szacuneczek, spoko, ry, tu, jeszcze przypierdol mi, tu. No słuchaj, może z chrześcijaństwem byłoby nadstawić drugi policzek, ale... Masz tutaj Olejnika? Wujek, dawaj do face-to-face'a. Zaraz dawaj. Face-to-face. No a kurde, się do niego prujesz, to dawaj, idź do niego teraz. Wujek. Przyjaciela do wroga. Już się zmieniło parę lat. No będziemy się bić. Będziemy się napierdalać. Olej, zatem jesteś słaby. A nie wiem, czy... Bardzo, bardzo słaby. A chociaż coś mi grałeś, buziaczka? Trzymaj. Dasz buziaczka? Dobra. Dzięki, Olejnik. Wujek, samo zło. Dawaj je jeszcze na face to face'a. Skoro między wami tyle tu iskrzy. Spotkamy. Zamknij pizdę. Pizdę to ty masz między nogami. A ty masz na mordzie, no. Ej, wyglądasz dobra, gorzej od ciosa, a to jest wyczyn, kurwa. Ja nie widziałem, drugi. Wyglądasz tak gorzej od ciosa, a to jest już, kurwa, naprawdę, kurwa, wyczyn. No, tak. Jest, kurwa, dobra, naprawdę czy... trzeba się postarać. Dzięki. Dziękuję. Mój chyba, tak? Tak, to jest mój. A nie, to nie jest mój. Kto nie ma mikrofonu? No to pytanie, kto nie ma mikrofonu? Pazik. Kto się rozbroił? Dobra, to teraz Paweł Jóźwiak. Z kim ty myślisz, że się spotkasz w pierwszej walce? Pewny czarny Polak. Dziobko. To dawajcie, myślę, face to Dziobko. Face. Ja nie dawajcie, wiem, czy tak wolno z prezesem. Dawaj, Dziobko, tylko ty mi pozostałeś po ostatniej paszcze moich zajebistych walk. Dawajcie. Dawaj, Jowko, kurde. Ale niech... pozycja! Dawaj, Jowko! Na pełne! No jak, kurwa? Tu każdy leje. Zajeb mu! Zajeb mu! Dobra, nie podpuszczaj. Strach, bo mnie zwolnią, wykopią. Daj czas, z kim ty myślisz? Kasio, mógłbym przerwać? Proszę. Z tym pachołkiem, nie chcę pisowskim, ale z tym grubasem Robalini face to face. Dobrze, proszę. Robalin pokazuje farmę!
Stańcie, face to face. No, chciałeś face to face, dawaj. Face to face? No stawaj. Stań. Stańcie tu, stań. Dawaj. Równy z równym w końcu, to by nie? Była dobra walka. Dobra walka, nie? Tu by było coś wyrównane. Marek, nie daj się, w razie czego przyjdę i pomogę. O! O! Dobra, siadamy, panowie. Ej, przestańcie się już, kurwa, ruchać. Robaczki, jak ty to masę zrobiłeś? Siadamy? Ja bym chciał teraz poprosić o ciszę, bo mamy telefon. Halo, halo? Tak jest. Kto dzwoni? Halo, halo? Tak, Sentino z tej strony. Halo, halo? Kto dzwoni? Tak, halo, siemano, Sentino z tej strony. Na słuchawce? Nie słyszymy. Sąsiedzi, że za głośno jest, żeby tutaj ciszej zrobić i tam muzykę ciszej i żeby tutaj nie było takich tych awantur. Mamy kogoś na linii? Torobaliny się przypadkiem. Tak, siemano, Sentino z tej strony. Tobie Snoop Dogg dzwonił, ale to ja nie odebrałem, bo... Torobaliny dzwonił przypadkowo. Ale tu nie słyszymy żadnego tu rozmówcy. Telefon od Robaliniego na wizji. Słyszymy rozmówcę czy nie? Czy mam cutting viral w internet? Co chciałeś przekazać? Pytam cały czas, co chciał przekazać. Halo. Tylko tu nic nie słyszymy. Za halo. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Białe Porsche na wrocławskich numerach. Policja ponoć zgarnia. Joey, przestaw furę. Kogo to jest fura? Coś, psy się prują. Białe czy czarne, bo jak czarny to moje. Białe Porsche. Ale co? Moje jest czarne. Białe jest nasze, Joey, przeparkuj. To może moje. Białe czy czarne. Czarne Porsche na wrocławskich numerach. To jednak moje. Sorry, Joey, ale Joey, to nie nasze, to nie białe. Nie, bo mi furę to zajebać. Ale mamy Marek. Ale serio mówią. Dobra, to Daniel, Dajcman, ty bo wybrałeś ja tu kogoś, jedną osobę, z którą myślisz, że się spotkasz? No ja myślałem, że tutaj jest faworytem Łukasz, kogo to chodzi, ja pierdolę. Normalny face to face, po prostu normalny. Porównanie warunków. Widziałeś, że jest kilka normalnych, mam nadzieję, że tu nikt kogo nie uderzy. Ale tego gościu za dużo marzy, nie? No największy tak naprawdę. Myślisz, że z nim będzie najciężej, tak? Myślę, że sobie z każdym tutaj poradzę. Jest jakieś zjem, nie? Z ulicy. Oko. Dzięki, siadamy. Za ten brak szacunku będzie karany. Łukasz, jak ty myślisz, że z kim się spotkasz? W pierwszej walce. Z kim byś chciał się spotkać? A mi to obojętne w sumie. Turniej to turniej, co z każdym mogę się bić. A masz kogoś, kogo mniejszą sympatią darzysz? O ciebie nie jest obojętne. Oprócz Dajczmana, jak już widzimy. Powtórzyć, bo nie słyszałem, bo gadają, nie słyszałem. Kogo mniejszą sympatią darzysz tutaj, oprócz Dajczmana, bo już tego to wiemy. Tego grubasa w okularach na przykład. No to zapraszam na face to face. Chodź Magika z tej strony. To taka podobna masa widzę, tylko Łukasz trochę lepiej zbudowany. Śmieć ujebane, jesteś rozjebany, czaisz? Kurwo. A masz jakiś dowód, że wyzywałem cię, tylko tak mówisz? To pokaż. To pokaż, bo nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, także jak wrzucisz, to fajnie. Wrzucisz? Co ty odpierdalasz, kurwa? Nie wkurwiaj mnie! Co kurwa? Dawaj lewo rynie! Myślisz kurwa, że musiał się włączyć, kurwa! Dotknij mnie kurwa, ja się nie będę z tobą bawił. Ale to dawaj, co wypierdalaj, kurwa! Zajebu Robaliny! Pokaż masz brzuchy! Dobrze, dobrze, dobrze!
Dobrze. Napompowałeś się, kurwa, skaczesz, chłopie, co ty? Będziesz, kurwa, z łapą do mnie wyskakiwał, co ty, kurwa, sobie myślisz? Toruńska patologia, kurwa. Zamknij mordę, kurwa. Ale, kurwa, mocno, ja pierdolę. Nie no, Robalini, kurwa, no przekonałeś mnie, no, bo to było w miarę, tak na 30, no. No, okej, okej. A ty się, laleczka, kurwa, nie odzywaj, nie wkurwiaj. Ale coś tam było. Przed chwilą mi rękę, kurwa, podawałeś, teraz tuszczę, coś potrafisz zrobić, to wypierdalaj, śmieciu jebany. To do mnie pierdolisz, śmieciem jesteś ty, ktoś to potwierdzi. Kreti, kurwa, te włoski, nie mów do mnie, będę, kurwa, z laleczką gadał. Ale, kurwa, ty kim jesteś, kurwa, co? Patolom jebaną czy kim? Kurwa, chłopie, ty jesteś, się, kurwa, ty jesteś niego, taki jest głupi, kurwa, że TikToka nie potrafiłeś ustawić. Musiałem ci pomagać TikToka ustawiać, kurwa, debilu jebany. A ty co, kurwa? Idź, TikToka się no, jesteś, kurwa, wieśniakiem, no, po prostu. Musiałem ci pomóc TikToka ustawić, kurwa, TikToka nie mógł nastawić. Nie, ale z czym? Że co, że się zapytałem coś, kurwa, ciebie? No to, kurwa, po co do mnie mówisz, kolego, a teraz, kurwa, co? Wykorzystałem, kurwa, to, że miałem ochotę coś wstawić i tyle, a ty to wypominasz, no jesteś, kurwa, zjebem. No to powiem do mnie, piszesz, kurwa, a teraz się panuwasz, ty bilu jebany. Robalini. Wiesz, że jak się w finale... No to co, to co? Bo tak przerwałeś. Nie, wiesz o tym, że jak się spotkamy w finale, to dostaniesz w pierdol też. Wiesz o tym. To, że my... To, że ale nie całuj go! Nie całuj go! Wiecie do siebie! Zamknij pysk! Mówię mu, kurwa, prosto w ryj. Sam zamknij mieć pierdolony. Prosto w oczy i powie... I skończ, skończ. Jebany. Kamerzysta, co ty taki spokojny? No, ale sam dostaniesz w pierdol i tyle. Jak mi zajebie, no nawet, wrócimy. Kurwa, jak będziesz w finale, to i tak dostaniesz w pizdę. I tak nie idziesz, na nie idziesz tak do finału. Co mu powiedziałem? No dobra, kurwa, dobra, dobra, że sam się w porządku. Czarna siła, tak? Czarna siła, tak? W porządku zachowa. Jak? Pantera, tak? Dobra, 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 panowie, ciszej. Gepardzie, uspokój. Dobra, za dużo gadasz. Dobra, cisza. Robalini, a ty myślisz, że dotrwasz do walki, jak ty już taki obity jesteś? Ja obity? No całą mordę masz obtartą. Ja się zdziwiłem, że on jeszcze walczy. Myślałem, że już skończył walczyć. Dobra, powoli kończymy ten panel. Ja... Ale co kończymy? Kurwa, tutaj dopiero się rozkręca chyba, co? Ja wam tylko powiem... Jeszcze chwilę prosimy. Ta, jeszcze ale patrz, Olejnik nawet mordy nie otworzył. Tak, no, kurwa. Jeszcze chwilkę, ja wam tylko Olejnik powiem... się blady zrobił, kurwa, i tu leż, kurwa. Bo się już podpiłeś, to od razu swojemu panu pokazałeś. Kurwa, zamknijcie te mordy, żeby to fajnie wyglądało, bo jak będziecie w pięciu, kurwa, krzyczeć, to nic nie będzie. Juźwiaka, jak coś wkręciłem z tym autem, bo i tak był nudny. Dobra, kamerzysta. Co chcesz ode mnie? Parę słów do jakiegoś swojego najgroźniejszego rywala. Najgroźniejszego? Stąd, no. Ale w sensie najgroźniejszy, no najgroźniejszy to jest Magical i... Ale co ty pierdolisz, to czemu ze mną walki się bałeś? Jeden bałeś się ze mną walki jeden na jeden. Wybrałeś jakiś ogólny do gladiatorów. Cicho, Polak, cicho. Możesz uciec z tego spierdola, kurwa, bo to jest naprawdę... Ale pierdola, ty, jak ja ci odpowiadam na twoje, kurwa, rzeczy... Ja do ciebie w ogóle nie mówię. Ja mówię, że... Nie chcę, żebym powiedział, jaka jest prawda, że, kurwa, bałeś się walki ze mną jeden na jeden i tutaj wybrałeś jakiś ogórku. Wszyscy się ciebie boją. Ale dobrze, może mogę... A ty już pizdę ode mnie dostałeś, więc kurwa, ten patologia, kurwa. Każdy się ciebie boi, Olejnik, naprawdę. No ja rozumiem, że ty możesz się bać. Zapalmy nad tym, kurwa, zapalmy nad tym. Wszyscy się ciebie boją. Cisza, kurwa, każdy Polak dredziasty, bo wy najwięcej, kurwa... Ja wam daję głos, to, kurwa, nie wiecie, co mówić. Ty najbardziej dredziasty. Dostajesz proste pytanie, to, kurwa, nie umiesz na nie odpowiedzieć. Ale, kurwa... A jak nie jesteś pytany, to drzesz tą mordę, kurwa, co? Słuchaj, bo jemu pytania trzeba mailem, czy przed konferencją wysłać. Kurwa, kurwa, się trochę słuchaj, mogę cię wkurwiać, ale dostałeś... będziesz miał swój głos, kurwa. Daj dokończyć, mogę cię wkurwiać. Mogę cię wkurwiać, ale dostałeś ode mnie w pizdę, więc dlatego, kurwa, nie masz teraz prawa głosu. Ty pierdolisz, kurwa! Ja? Ludzie, nie mam ci cofnąć walki, oni widzą. Dostałeś na ciebie. Dredziasty, kurwa, czarny Polak. No zamknijcie tę mordę, nauczyliście się mówić. Dobra, to nie będę mówić. Dobra, dobra, okej. Dobra, cicho. Wszyscy. Ja bym chciał się wypowiedzieć, tak? Tak, wypowiedz. Uważam, na że największym zagrożeniem dla mnie byłby młody Magical i czarny Polak. To dlaczego tak, ze mną walki odmówiłeś? Jeden na jeden. Ale dlaczego tobie walczyłem? A kim ty, kurwa, jesteś, że miałem walczyć? Kurwa, teraz w lepszej pozycji niż ty, śmieciu jebany. Ty jesteś, kurwa, jebie cię tak, Polska, jesteś skończony i jazda tą do spodu. Będziesz, kurwa, kolejny na liście. Będziesz kolejny na
wyciągnęliście po nitro, jebać. Co ty pierdolisz? Ja wieku, z tobą. Wiesz, gdzie teraz, ty jesteś? Wiesz, gdzie ty jesteś w odkłopach internetu? Ja teraz, kurwa, śmieciu, jestem tutaj. A ty jesteś tutaj, boż mi, kurwa, buty. Ty jesteś na pozycji do loda. Dla mnie jak teraz, chcesz, to możesz dla mnie przyjść. Jesteś teraz, ale o, jak chcesz, śmieciu, to możesz wiesz? Przyjść. Ja mogę ci powiedzieć tak, kamerzy, to robisz. Ale ty myślisz serio. Masz tu chuja do gadania już. Dobra, mogę ci powiedzieć? Nie ma ciebie. Uciszy się tego zjeba, czy nie? Dobra, olejnik naprawdę. Dobra, mogę powiedzieć coś? Po prostu. Bo każdy im przerywa. Każdy im przerywa. No to mów jak... Olejnik jest znany z tego, że dostał wpisę w fejmie i uważa, że jest kurwa bossem. Ty jest kurwa uważa, że jesteś bossem. Ty jesteś kurwa śmiennikiem zwykłym. Dary, jakbyś chciał wiedzieć, to ostatni gwiazdka dla Bredziasty, kurwa. Bo cały nie słyszę, kurwa. Cisza, cisza. Kurwa, cały czas gadasz, nikt tego i tak nie słyszy, bo pierdolisz na trzeciego, kurwa. Czy tego nie możesz zajarzyć? Z czego ty jesteś sławny? Ja mogę być dla ciebie miły. Sławny? Tylko, kurwa, jak drzesz tą pizdę, to nikt tego nie słyszy, rozumiesz? Dobra, słuchajcie, w tym momencie. Pamiętaj, że dziennikarze, jak robią wywiady czy rozmowy z politykami, to oni też przekrzykują się jeden drugiego, więc jak polityków się nie nauczy kulturów, to dopiero takiego ten. Sieć na dupie pachołku pisowski. Nie odzywaj się, ekspercie za 300 zł. Kurwa. Język miłości widzę. Sieć na dupie. Język miłości. Nie ma polityki. Białe serce. Ale Jówko, co ty masz? Duszku, zamknij mordę komuszku. Nie gadajcie. Sieć na dupie. Ruska nuca do ciebie mówi. Zaraz o polityce. Ci ten pytnią. Kamerzysta, z czego jesteś sławny, powiedz. Z kryminału. Też. Oczywiście, na pewno, w jakimś stopniu. Wycieczek do Turcji, zdradzanie dziewczyny. Słucham? A, słuchamy, zdziwiony jesteś. A? No, Turcja. A ty z czego jesteś znany? A ja z niczego. Debilem? Zadaję podchwytliwe pytania i podchwytliwe w tej chwili... Podchwytliwe chyba dla debile w tej chwili pytania. Zaraz coś wrzucę na storkę, tutaj jest Instagram. Dobra, mój, i ci o, co, się o co ci chodzi do kamerzysty? Bo ja zaznaczam, że kamerzysta został uniewinniony z tych wszystkich zarzutów. Tobie chodzi, że co do Turcji nie prowadzi jeździ, się co? Prawidłnie. A zaraz no dobrze, to słuchamy. A tylko wrzucimy, ja chcę zaznaczyć o tym... Wrzucimy na storkę, na mojej storce to będzie, a i no zobaczymy, dobrze, gdzieś dobrze, się no tu baczy. Idziemy dalej, weź to tam pociągnij. No dobrze, dobra, no Jowko, daj dokończyć. Jowko, prawdopodobnie, Jowko ostatni raz prowadził ten panel, bo on naprawdę... On chyba odleciał, kurwa, dobra, możemy z Olejnikiem, kurwa, porozmawiać? A ja nie mogę nic powiedzieć, ja bardzo bym kurwa, chciał dokończyć rozmowę z Łukaszem i żeby nikt się nie wtrącał. Jowko. Możemy chwilę? Weź tego i... Dobra, do widzenia, kurwa, weź go wypierdol, weź, kurwa, najlepiej. Kurwa, nic nie można powiedzieć, kurwa, nie? Możesz nic tak. Nie można powiedzieć. Jak możesz to. Kurwa mnie to. Wejdź, bo kurwa przeszkadzasz naprawdę, siedzisz na laptopie, kurwa, miałeś mi pomóc po... Kurwa, po udajesz wejścia, biznesmena, kurwa, masz, kurwa, stówę w portfelu i pierdolisz głupotę. A co ty mu do portfela zaglądasz, kurwa? Nawet chuj jak ma 5 to chujcie, to powinno pochodzić nie, na... Nie, nie, według mnie Dredziasty powinien wypierdalać stąd. No, dziękuję, ja sobie dobra, poradzę lepiej. Dobra, wypierdalasz, a nie Jowko. Bo Jowko jak, kurwa, ma tak mi... Dobra, kamerzyca, co ty chciałeś powiedzieć? No ja chciałem powiedzieć, że Olejnik jest, kurwa, skończonym zerem i dostanie w pierdol, kurwa, czy ode mnie, czy od kogoś innego. Słuchaj, i dostanie w pierdol. Dla ciebie jestem skończonym zerem, ale dla mnie to, kurwa, dziękuj, stary, że ja tutaj siedzę, bo nie musiałem siedzieć tutaj na igrzyskach, tylko po prostu daję wam, kurwa, lepszy zasięg, bo teraz jestem gównowartym śmieciem, który po prostu ma każdy cię w chuju i jebie ciebie jak burą szmaty, rozumiesz to? Ale ty naprawdę... Ja, słuchaj, kurwa, stary, ja teraz robię tak mocne rzeczy... Ale ty naprawdę że myślisz, że jak dostajesz tak pizdę od goli, to jesteś posem? Słuchaj, rozumiesz to, że ty powinieneś razem z tymi, kurwa, nie każdym, bo niektórych lubię, ale z tymi pachołami dziękować za to, że ja tu siedzę. Ty teraz, kurwa, pod nóżkiem moim, a ja twoim panem, rozumiesz to, śmieciu? Ty w tym momencie. Ty powinieneś słuchaj, stary, kurwa, ty podziękuj, że ja tutaj siedzę, bo mieliśmy walczyć jeden na jeden. Mieliśmy walczyć jeden na jeden. Dzięki mnie, kurwa, zarobisz, rozumiesz? Ja ci to daję. Ja mam wyjebane, musiałem tu być, ale ja po prostu doszedłem do wniosku, że jak ty nie chcesz jeden na jeden, to może, kurwa, los mi da cię przeciwko w parze, żebym cię rozjebał. Dobra, końcu, to tak, żeby uporządkować, ja bo powoli będziemy się zbliżać do końca. Ale czekaj, ja mogę dobrze, zaraz to... powiesz. Olejnik, powiedz tylko jedną osobę, z którą byś nie chciał być w parze. Nie chciałbym być w parze z Łukaszem, bo chcę dobra. Go rozjebać. Dobra, i teraz, zaraz ty, ja tylko przypominam, że żeby dokończyć te show i zobaczyć to na żywo, pamiętajcie o biletach na Gorzowską Halę, na Eventimie są ostatnie bilety, więc zakupujcie szybko. Proszę, kamerzysta. 13 kwietnia. Ja tylko gala, obiecuję, pamiętajcie. Że jak będzie Olejnik naprzeciwko mnie, to nie będę go oszczędzać. W sensie będę go katować powoli. Będę cię katować powoli.
Obiecuję ci. Ja jakbym mógł, to bym ci kurwa skakał po głowie, ale to jest boks, mała rękawica, więc nie mogę. Będę cię katować powoli. To nie jest ulica, powoli. Więc spokojnie będę powoli kulturalnie ciebie. Ale uwierz jak w pierwszej walce się złapiecie, a tam jest dwóch na dwóch. No to nie kurwa, jazda najpierw, z kurwą w dwójkę nawet. Najpierw skończę pierwszego, potem skończę olejnika, powoli. Powoli. A ja co by się nie działo? A kogo byś nie chciał w parze? Ja mam nadzieję, nie? Co, nie chciałbym olejnika w parze. Jakbym był w lekarze. A jak będziesz z nim w parze? Jak będę z nim w parze, to mu wpierdolę i dostanę w pierdol. Okej, okay, dobra. Ej, dobra, ale kurwa, naprawdę, nie dajcie mi powiedzieć. Z kim byś nie chciał być w parze? Nie chciałbym być w parze z Robalinim, z wujkiem samo zło i z tym kurwa... Wujkiem samo dno. Pamiętaj, wujek samo szujek, dno. Szujek szampo dno. Proponuję taką wersję. Słuchaj, psychiatra. Słucham twojego pierdolenia i mi jest kurwa niedobrze. Niedługo to będziesz słuchał ale, kurwa mojego rapu w całej formie. Ale drygać mi się chce za twoje pierdolę. Ej, cicho, olejnik. Bo pierdolisz kurwa, dredziasty. Rozumiesz? Pierdolisz kurwa dredziasty. Kupoty w chuj. To jest dredziasty. Kurwa obrzydliwe. Dredziasty, chwil. Jesteś najlepszy ogólnie. Pierwsze pytanie. Wybierz oprócz siebie osobę, dwie osoby, które będą finalne. Ja i kamerzysta. Teraz wybierz jedną osobę, wybrał trzy. Kurwa, jest no, dobrze. Jego IQ leży na ziemi. Naucz się też słuchać. Dwa razy, kurwa, zapytałeś o dwie osoby, z którymi nie chcę być. Naucz się też słuchać, a jak nie będziesz miał szacunku, to cię wypierdolę za. Ale ja mam szacunek do ciebie. No to miej, bo... Ja mam. Bo tak, kurwa, ale ja mam. Tą mordę, ja do ciebie normalnie. Ale mówię. Ja mam, uwierz dobrze. Mi, że mam, no. Wybrałeś trzy, Pazik, jedną osobę wybierz, z którą byś nie chciał być w parze. Nie, no ja myślę, że Robalini to jest taki drugi Lasik, nie? No. Powiedział, kurwa, i... kolejny co wygląda jak Lasik? Lasik z okularami. Ja chłopie, ty patrzysz w lustro? Ale to twój przyjaciel. Ej, ale ty jesteś tak blady. Nawet z nim walczyłeś, jesteś kurwa. Jesteś tak naturalny, chłopie, czy ciebie wybiera? On jest porobiony. Ty wyglądasz jakbyś płacał. A, on jest porobiony, to light, okej. Okay. Mogę coś dobra. Powiedzieć? No. Mogę ależ coś powiedzieć? Leciał jakiś tam. Cii, wszyscy nie możesz, cicho, nie możesz, cicho, nie możesz, cicho, chcę coś nie powiedzieć. Możesz, nie ma cicho. Ale coś bardzo ważnego. Nikt cicho dawno nie żyje. No dobrze, chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. No dobra. O tobie. Jeżeli dostałbym olejnika, Robaliniego albo ciebie do pary, to wiedziałbym, że przegram. Wiedziałbym o tym, że zabilibyśmy cię śmiechem. Ej, dobra, nie, słuchajcie, chcę coś wam teraz oznajmić wszystkim. Ty to rydam, niestety nie udało się zadzwonić do Sentino na linii. Morda, i Sentino, dał to kurwa pilne. Nie mogę ciebie już łapę. Dajcie olejnikowi raz coś słuchajcie, bo ja będę wypuszczał diss na Nitra, Sentino i lecimy z tą kurwą i ogólnie będą duże, grube rzeczy. Sentino teraz nie stanie mu połączyć. Cicho, kurwa, dam mi tą pizzę. Policja! Proszę uczyć się, daj mi do końca. Dobra, dajcie olejnikowi coś powiedzieć. No i kurwa kara, i lecisz. Dobra, nie było owoc, to była skórka od owoca. Dobra, słuchajcie. Sentino kazał przekazać jazda z Nitrem, bo ten coś... Mówi, że sobie wziął rapera, a nie jest nim ani fajterem, ani raperem. To umiesz czytać? Ja mu pokażę, jakiego rapera zrobi z fajtera i kropka. Jazda z Nitrem. Słuchajcie, niedługo wlatuje diss, Tomek Olejnik, Sentino, diss na Nitra. Macie zajawkę u mnie na Instagramie, Tomek Olejnik, jazda z Nitrem. To dopiero początek. Pokażę wam, kurwa, obiecuję, pokażę wam, kurwa, że będę nie tylko, kurwa, legendą w tej federacji, ale we wszystkich, kurwa, to dopiero początek. A wujek samo zło, jak będzie naprzeciwko mojej pary, kurwa, to go tak w pizdę dojebie, że przysięgam wam, że nie z tego oktagonu. Jazda, kurwa. Nie przekonałeś. Tym wielkim, występem Tomka Olejnika zakończmy ten panel. Pamiętajcie o zakupie biletów na Gorzowską Halę na Eventim. Ale czemu już koniec? Kwietnia. Ja bym chciał jeszcze pociągnąć, no kurwa. No, pociągnąć to możesz koledze obok. Ja za tobą, kurwa. I w oktagonie. Dobra, zrobimy jeszcze raz face to face, kamerzysta Olejnik. I kończymy ten panel. Ja nie mogę. Pamiętajcie o biletach na Gorzowską Halę. Zapominaliście o niego! Znamy się z dwójkę! Czemu mówię? Zapomnieliście o tego debila! Kurwo jebana, co to odpierdala? Zobaczymy się po konferencji. Po konferencji, szybki sparring, co? Szybki sparring, co? Dobra! 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 Ej, panowie! Panowie, dobra, to są igrzyska gladiatorów. Gorzów Wielkopolski 13 kwietnia zobaczycie finał. Zakupujcie bilety, kończymy ten panel. Zobaczcie, kurwa, co się dzieje z tobą. Dajcie jeszcze słowo. Dajcie jeszcze słowo. Dziękujemy, kończymy ten panel. Chciałem jeszcze słowo powiedzieć, dobra.
Na razie. Ty już zamknij ryj, kurwa. Ty już się napowiadajesz. Ochrona! Najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl. Zaczynamy drugi panel. Jak widzieliście, na pierwszym panelu działo się aż za dużo, więc miejmy nadzieję, że trochę teraz się ugaszą te emocje. A zaczniemy. A jesteśmy tu dzięki oficjalnemu bookmacherowi TotalBet, HotPay, system płatności DS Focus. Jak widzieliście, DS Focus miał bardzo dużo roboty na poprzednim panelu. Miejmy nadzieję, że teraz mniej ich będziemy potrzebować. Force, sponsor techniczny, środowisko miejskie, dostarcza odzież dla zawodników. MGN, odżywki oraz suplementy. Super Express, patronat medialny, zaadoptuj.pl. Rehabilitacja pourazowa i medycyna estetyczna, Andrzej Czyżewski. I pamiętajcie o biletach na Gorzowską Halę 13 kwietnia, choćby nawet, żeby zobaczyć finał Igrzysk Gladiatorów. A teraz przejdźmy do drugiego panelu, a wystąpią w nich Tomasz Cik.
Damian Dzik vs Graf. W kobiecym pojedynku Sandra Smaroń. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Kolejna z pań, Paulina Porzucek. Zestawienie pań to Wiola, Wiolka Kotelecka. Kolejna to debiutująca w szeregach Prime'u Kasia Kubiak. Kolejnym zawodnikiem będzie Kacper E.V. Majchrowski. Tutaj zapraszamy. Halo, halo, Kacper. Tu najpierw się zaprezentuj widowni, tu na środku. A dziewczyny cię podprowadzą pod to. I zapraszam tam. Z panów będzie Maciej Kaczor BRS Kaczmar. Cześć Boże. Działa to? Słuchasz mnie? A moim współprowadzącym będzie Michał Rogoziński, debiutujący w szeregach Prime'u. Siemanko. Siema, ciężko będzie przebić? Ciężko będzie przebić? Pierwszy panel na pewno, ale przyda się trochę spokoju. Jak myślisz, jak ci się spodoba, Michał, jako prowadzącemu? Ja? Cieszysz się, że pierwszego panelu nie prowadziłeś? Na to nie można być gotowym nigdy. Ja powiem ci, że jak patrzyłem, to podziwiałem. Tutaj chyba było 8 potyczek w międzyczasie.
No ja już sam nie wiedziałem, kto z kim, ale no to będzie dlatego ciekawe. No dobra, słuchajcie, mamy kilka osób debiutujących na tej gali. Mamy kilka osób, które wracają z powrotem do Prime'u. To proszę, Cik, taki cichy siedzisz, wychudzony jesteś, widzę, troszeczkę wysuszony. Bijesz się z Dzikiem, a kategoria wagowa, uwaga, 95 kg. Powiedz, ile ważysz i jak to w ogóle, bo ten Dzik jest chyba większy od ciebie. Aktualnie ważę 87 kg. Słuchaj, ja 78, ale runąłem po ostatniej walce, no to co mam ci powiedzieć. Ciężko mi się pozbierać, zobaczmy. Tomek, po ostatniej walce od piątku leci do... To mamy dzisiaj poniedziałek? Tak, poniedziałek, tak. Skąd przyjechałeś prosto? Szczęśliwi czasu nie liczą. Czy to prawda, że chciałeś się wycofać przed chwilą z walki? Wiesz co, kurczę... Tomek ma kurwa kalkulator w głowie. Różnie to bywa. Ja mówię, że ciężko mi się pozbierać po ostatniej walce. Wiesz, ta kontuzja i tak dalej, te rozbieżności wagowe między mną a moimi przeciwnikami. To widzisz, jak ja wyglądam, jakich gabarytów jestem. Ale Żurom ważył 120, a ja ważę 95. Nie no, Żurom to ważył 126 chyba, tak? Ale tu macie limit wagowy, tak? 95. No podobno tak. No, ja muszę przytyć, wiesz, żeby dojść do tej kategorii wagowej. A Dziku musi chyba zjechać z wagi. Nie, no, ale 95 ważyłem ostatni raz w liceum, nie? Przysięgam. Chodziłeś do liceum? No, kopię miałem z paskiem nawet. Ale nie do swojego. Panowie, tu jest pewna dezinformacja. Mianowicie, formuła, w której usłyszałem, że macie się konfrontować, to jest K1. Z tego, co wiem, Dziku chciał się bić w MMA. A ty mi dzisiaj, czy powiedziałeś, że boks ostatecznie? No nie, no przecież nie, no mi było obojętnie, nie? Ty, słuchaj, teraz jak ja bym chciał zrekonstruować więzadła krzyżowe, to sama operacja, sam okres oczekiwania na operację trwa ileś tam czasu. Rekonstrukcja, tak, wymaga rekonwalescencji. Nie pogodziłbym tego z czasem w życiu. Więc ja mogę robić tylko w stójce. Mogę robić tylko boks. Czyli mówi, że sama stójka brazylijski jiu-jitsu, nie? Tak. Z capoeira. Tak. Słyszałem, że jesteś bardzo lustrowany. No jeszcze od jakiegoś czasu, wiesz. No nie ukrywam, że jakąś przeszłość mam, tak? To mi dokucza bardzo mocno. Jeszcze gdzieś tam w związku z tą sytuacją, tą medialną, w jednej z bardzo znanych telewizji. No, wiesz, no komenda stołeczna policji, zamieszane inne służby. Mam tryb śledzenia przez drona. Nawet gdzieś tam ostatnio jechaliśmy poza miasto, gdzie on się zawiesza po prostu za nami i wisi sobie w powietrzu. Nie, dron. Nie jest, że ja zwariowałem, tylko tak jest, wiesz. Ale jeden dron? No nie wiem, ile dronów, no ale mamy, ewidentnie mamy drona, który za nami lata i to jest tak zwany, ma tryb śledzenia naszych urządzeń mobilnych. O. Czyli dlaczego? Nie wiem, no ja już nic nie robię złego, tak? Serio? Dron za tobą? No mówię ci bez zbytów, no. Słuchaj, mało tego. Powiem ci lepszy numer. Mam także wyszukiwarka Google, nie działa mi mikrofon, muszę włączyć i wyłączyć telefon, a jak mi się logują jakieś urządzenia przy moim urządzeniu mobilnym, to masz awarię na przykład z transmisją danych, albo no tak jakby, słuchaj, masz na przykład połączenie, tak, jest sygnał i nagle włącza ci się drugi sygnał, albo wyszukiwarka, na przykład, nie wiem, Chrome albo Google rozpoznaje ci zmianę sieci, wiesz. Takie cuda się dzieją z moimi telefonami. No nie wiem, no ktoś się uparł na mnie, ale jestem grzeczny. No. A może się martwią o ciebie? No ma, na pewno, tak. Albo telefon chujowy. No nie, telefony mam takie nawet normalne, no. Dobra, lecimy dalej, zrobimy tak, krzyżowo. Zaczniemy tak, że powinienem od dziewczyn więc Kasia. Jako debiutantka. Znamy się z Media Roomu. Znamy się z wywiadów, które często przeprowadzasz na okazję gal. Natomiast teraz w innej zupełnie roli. Jak ty się z tym czujesz, powiedz mi? No, ciekawe, odnajdujesz się? Wiesz co, powiem ci, na razie jest okej. Okay. Nie wiem, co bym przygotowała, ale widzę, że zestresowana jesteś trochę, co? Teraz może... Troszkę, tak? A nie walką? Ale tak po prostu, stresik. Dawno po prostu tego nie robiłam i tak lekko. Ale co, konferencja się stresuje? No. Tak? A nie, to dziewczyny, bliżej mikrofon, jak rozmawiacie. Jeszcze raz? Nie, raczej to, co masz za uszami i tak dalej? No właśnie. No właśnie, chyba to cię bardzo stresuje, co? No. A co ma za uczami? Nie, no wiesz, te wszystkie afery ze skamami i tak dalej. Budujące jest to, że chcesz jednak te pieniądze pooddawać ludziom, naprawdę za to szapoba. A skąd wiesz, że chcę poddawać ludziom? No, sama to mówiłaś w wiadach ostatnio, nie? Na przykład u Artura, że jednak gdzieś tam tą walką... No, ale ten wywiad chyba jeszcze nie wyszedł.
No, miałam okazję go obejrzeć przed. Więc szacun za tą postawę. Paru osobom pewnie musisz trochę się naoddać, nie? No po coś tu jestem, więc wiesz, chcę trochę dzięki tej walce nie dość, że zmienić swoje życie, to jeszcze chcę pewne rzeczy naprawić, nie? No trochę... Proszę rozwinąć temat, bo my nie wiemy, o co chodzi. No, generalnie Viola dużo osób oszukała na różne rzeczy. Dużo na co, pomocy... ja nienawidzę oszustów, proszę to rozwinąć. Viola, co ty na to? No rozwij może sama się odnieść, wiem, że jesteś przygotowana w sensie, do tego, opowiem w tych schemach i tak dalej. Takiego, że miałam ciężki okres w życiu, jedna osoba zajmowała się moim Instagramem, dosłownie miała mojego Instagrama. No i kiedy ja już... I ona wypierdala ludzi, a Viola nic nie wiedziała. No tak szczerze, no trochę, no po prostu... Miałam tak ciężki okres, że w ogóle nie patrzałam, co się dzieje, po prostu wpływały jakby te pieniądze. Szczerze miałam po prostu gdzieś, co się dzieje. Miałam wrażenie, że cały czas, mimo że mój Instagram jest zawalony tymi promocjami, to myślałam, że te promocje cały czas są tam. No, a później się po prostu okazało, no, całkowicie na odwrót, że po prostu dużo osób nie było zadowolonych. To, co ta osoba, która mi to robiła, proponowała jakieś, wiesz, że jakieś wirale, nie wiadomo co. Ale filmik, co to był za produkt? Nie, to była muzyka, to była muzyka. On promował cały czas muzykę i po prostu on obiecywał bardzo dużo ludziom przez moją osobę, no tak jakby ja obiecywałam ludziom bardzo jakieś wirale różne na Instagramie, które no nie ma czegoś takiego jak viral na Instagramie, tak? W sensie, no, że daj 200 zł i będziesz miał viral z muzyką. No nie ma czegoś takiego, tak? No i no, trochę wyszło bardzo, bardzo, bardzo mocno to poza kontrolą moją, nie? Moi drodzy, zanim, bo jak jesteśmy przy Instagramie... Ja, ale nie rozumiem, że co poczekaj, co Viola, to było? Poczekaj chwileczkę. Mam ważne ogłoszenie dla was. To była muzyka. Po prostu tutaj promowałam jakąś osobę, że ty chcesz, żebym ja twoją muzykę wrzuciła. Ja ją wrzucałam i... Nie. Viola... Czyli tych raperów wyjebałaś, tak? Dziku, poczekaj sekundkę. A propos Instagrama, mam do was ważne ogłoszenie. Mianowicie w tym momencie wylatuje na Instagrama, na profil Instagrama Prime MMA ogłoszenie walki wieczoru. Zapraszam, żebyście się zapoznali. Nie będę zdradzał więcej, chyba że Kasiusz chce. Na Instagramie jest, tak? Sam jestem ciekaw, sam wejdę. No wejdź, sam zobacz. Wejdę na Instagrama Prime'u i jestem zobaczę. Ciekawy, czy będziesz z formuły zadowolony. Ja jaki jest... Kasiusz Bagieta! Nie, Bagieta ma lepszego rywala. Ostatnio było bardzo, jest bardzo głośno, bardzo aktywny jest twój przeciwnik na Twitterze, na X-ie, więc myślę, że będziesz zadowolony. Arkadiusz Tańcula, formuła box, duże rękawice, natomiast to, co jest ciekawe, będzie już umówiony z góry rewanż w formule K1 i będzie się miał odbyć do końca roku. Czyli będziesz w K1. A limit do 65 kilo. Arek by zrobił, wydaje mi się. Ale ostatnio na tym fejmie to wyglądało kurwa tragicznie w chuj, nie? Jakby tak pięć dych miał, nie? Jakby pięć dych miał. No ale to nawet, to chyba było widać też po tym, jak się wysławiał, tak? No ale to brak wody. No nie ta kategoria, nie? A do ilu się bijecie? Chociaż Kasiusz uważa, że coś innego. Nie wiem, do ilu się bijemy. Nie wiem, chyba open waga. Bo on chyba teraz więcej waży ode mnie. Tak mi się wydaje. Ale to on teraz kostówki. O tym to porozmawiamy, jak będzie na kolejny panel, w którym jest Kasiusz. Viola, chciałaś coś dodać? Bo wszedłem ci w słowo. Nie, na razie spokojnie. Potoczy się. Mamy też raperów. Raperów. Dzisiaj trochę podpytałem. Dzisiaj trochę też poszukałem. Zrobiłem lekki research. Jest Kaczor BRS, który, uwaga, powiedziałeś gdzieś podczas wywiadu, cytuję, chcę rozjebać komuś czaszkę. Dokładnie. I mam rozumieć, że akurat trafiło na twojego oponenta. Na Ewę? Nie, EV. Wy w ogóle macie relacje między sobą, bo nie czuję tutaj jakichś... Mamy neutralne relacje, ale słuchaj, mam tu kilka, kurwa, potencjalnych ofiar i... Kogo? Na przykład taki jest, kurwa, jak on miał Jasiu czy Małgosia Kapela? Jak on ma? Jaś Kapela? Małgosia? Czy... Dlaczego Jaś? Jaś Kapela. Kurwa, mordo! Mam takiego... To cię raperzy do kapeli. No, Janek słuchaj, on po prostu mi nie pasuje z tego względu, że ma inne poglądy niż ja. I kurwa, no ale... może was to śmierzyć, może nie, ale mi tylko chuja lata.
On obraził Jana Pawła II, w którego ja bardzo... jest moim autorytetem i po prostu mnie wkurwił pacjent i nie wiem, czy on tam jakieś skłonności pedofilskie, nie interesuje mnie to, kurwa, ten gość. W każdym bądź razie powinien dostać po pizdzie już dawno, ale jeszcze przyjdzie na to czas, że ja go rozpierdolę prędzej czy później. Czy w kiblu, kurwa, czy w ringu, czy gdzieś na podwórku, tego kapelę, kurwa, dorwę na 100%, bo jak Jan Paweł II jeździł, kurwa, po Afryce, po różnych, kurwa, kontynentach świata, może was to nie interesuje, może to macie w chuju całkowicie, ale mnie to interesuje. Słuchajcie, co wam chcę powiedzieć, a wiesz, nie? Wiesz, która jest godzina? Słuchamy. Proszę? Ja dwie minuty daj mi, minutę mi daj to, mi. To masz dwie minuty, bo minutę. Za dwie minuty wiesz, która godzina dwie będzie. Minuta, słuchaj tu. Jedzie Jan Paweł II na przykład do Afryki, nie? Ciebie to pierdoli, mnie to nie pierdoli, słuchaj, o co chodzi. Ale dlaczego uważasz, że mnie to pierdoli? Bo taki ładny uśmiech zrobiłeś. Ale to znaczy, że mnie coś pierdoli. Nie, że przepraszam, się może się pomyliłem. Słuchaj, są chore dzieciaki, na przykład dżuma, nie dżuma, jakieś tam różne śmiertelne choroby, masakra ogólna, nie? Lekarze mówią do Jana Pawła II, słuchaj, nie wpuścimy cię do tych izolatek, nie ma takiej możliwości, musisz ubrać sobie te kombinezony, kurwa, bo nie wpuścimy cię tam, bo to są śmiertelne choroby, zaraz to poroznosisz, jeździsz po tej samym świecie, będzie kapota, nie? On mówi, w żadnym wypadku nie ubiorę tych kombinezonów, nichuj, nie przeklinał oczywiście, wiadomo, nie? Że wiesz... No, nie ubiorę tego, nie ubrał tych kombinezonów, wszedł w te izolatki, wziął te dzieci na ręce, całował je po czołach, kurwa, jeździł po całym świecie, walczył z komunizmem. Nie wiem, jakie wy macie tam teraz poglądy, ale kurwa, jeżeli gościu, chore dzieciaki, które śmiertelnie w piórnik waliły jedno za drugim, za przeproszeniem, że takie słowo użyłem, i on nie ubierał nawet żadnych ochronnych rzeczy i on poświęcał swoje własne życie, żeby komuś ratować życie, to moim zdaniem zasługuje na jakąś przynajmniej pochwałę, kurwa, nie? A pacjent sobie wali jebać Jana Pawła II. No to mu wyjebie do dupy bolca i zobaczymy, kurwa, i tyle. Dziękuję, do widzenia. A to jak byś, Kaczor, ocenił jego zestawienie? Bo on akurat walczy z osobą biseksualną czy homoseksualną? Bo nie wiem. Kasio, z kim on walczy? Z Kasiuszem. Na kolejnym panelu będzie. No, Jaś Kapela. Jaś Kapela walczy z kim? Z osobą biseksualną? Czyli jakieś pedały ogólnie wszyscy, tak? Nie, no ja tego nie powiedziałem, tylko się zastanawiam. Ja bym to w ogóle, kurwa, najchętniej, wiesz, spakował gdzieś, kurwa, i pod tory rzucił, nie? Ty? No ja nie jestem za tym, żeby kogoś zabić, wiesz, ani nic w tym stylu, ale mi jakieś biseksualne, jakieś gejowskie związki mnie to nie interesuje, wiesz. Dobra, to, może nie? Przerwijmy to na chwilę. Nie wiem, możecie... To jest dziwne tematy. Ja myślę, że możemy przejść do walki waszej, bo... Okej. Po prostu wypowiedziałem się na temat Jasia Kapeli. Jeżeli, Kasio, cię uraziłem tym tu, jak wszedłem, jeżeli chodzi o tego kamerzystę, to cię przepraszam, ale... Nie uraziłeś, tylko nie wiedziałem, co chciałeś zrobić, a... Jeżeli cię po prostu wkurwiłem, to przepraszam ciebie. Nic mi... Ale po prostu do tego kamerzysty też mam swoje problemy prywatne, bo kurwa ma coś za uszami takiego, od których wiem od pewnych ludzi. I że sąd, jebany jakiś sąd, umorzył sprawę, mnie to koło chuja lata sąd, nie? Bo sąd umorzył, kurwa, nie jedną sprawę, a później, kurwa, siedzieli, kurwa, po 20 lat i byli w dupę jebani, nie? Nie uniemożył, tylko uniewinnił kamerzystę. Uniewinnił kamerzystę, tak. Sąd. Ale okay. Łukasz się z nikim nie zadaje, więc no, od kogo ty mogłeś mieć te informacje? Proszę, co pani mówi? No, od kogo mogłeś mieć w ogóle jakiekolwiek informacje na temat Kaszka? Ale chyba jest no, bo Jasiek. On... I poszła lepa. O, kurwa, ty patrz. Ty, kim ty jesteś? Ale jaja, ty. Przecież to baba jaga. Ej, Kaczor, ale cię wyjebał tej. Zdeptał go i hoj. Ty, mordo, matko. O, kurwa, ty patrz. Dobra, Kaczor, siadaj. Jasiu, masz swój panel. No powiem, że Jasiek wyłapał ci tego fronta ładnie. Patrzcie, ja o Jasiu tu powiedziałem, ale nie mówiłem, żeby go zapraszał, a on już tu wleciał. Kaczor, i jak? Mówię czas. Nie, no tu ludzie się zastanawiają, bo przed chwilą go cisnąłeś, a on cię złożył teraz. To kurwa, no wszedł z partyzanta, nie widziałem cfela, nie? Ale pojechał tutaj... w chuj.
Bez takich słów. Zaraz się z kurwą spotkam, ale bo wywiady tutaj, będzie no, miał. Ale tutaj nie jest partyzanta, to ty biegłeś na niego, a on cię położył. Ale kurwa, mnie chłopy kurwa złapały, nie? No nie, no tutaj cię, no przecież wszyscy widzieli. No to dobra, zaraz z kurwą się spotkam i zobaczymy, ale nie? Kaczoro, ale pojechał z tą w chuj, pojechał z tą tutaj. No? Za nogę cię chwycił, chłopie, cię wykurwił, nie? Kaczor, ty jesteś niezły ananas, powiem, jak tak patrzę, ale wiesz, co mnie zastanowiło? Bo ty w ogóle jesteś z Płocka. Co? Z Płocka. Nie, z Płocka nie jestem. A skąd jesteś? Z Przemyśla. A, z Przemyśla, to dobrze. Ale to słuchaj, ale to inna rzecz. Ej, Michał, to obok! Ale to obok, jest na P, przepraszam. Przemyśl. Natomiast wiem, że trenujesz w Manchesterze i tam jeździsz się przygotować do walki. Powiedz mi, dlaczego taki kierunek? No i to chyba dość odległe, no wiesz, wyspy? No bo ponieważ tam są odpowiedni ludzie, którzy odpowiednio mnie prowadzą po prostu. Idzie ranie. Okej. Okay. Ty jesteś trzeźwy? Tak. Okej, okay, pytam tak, bo czy w ogóle ktoś z was tutaj jest nietrzeźwy dzisiaj? Cik się wyprostował tylko. Słucham? Cik się wyprostował od razu. Okej. Okay. Ja jestem chory. Jelenia Góra. Jak wygląda rap w Jeleniej Górze? Ogólnie rap w Jeleniej Górze wygląda bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, teraz na szybko. Pierwsza jest, że jestem... A nie o kapeli, nie o kapeli. Jestem... Nie, spokojnie. Był niezły pokaz umiejętności. Dobra, pierwsza sprawa. Jestem wielkim fanem słuchawek firmy Jabra od pana Tomka, więc zajebista sprawa. Druga sprawa jest taka, przyjechałem sobie tutaj z Jeleniej i myślałem, żeby utrzymać jakiś poziom, ale jak widziałem ten pierwszy panel i te zwierzęta na nim, to w sumie ja mogę tutaj się wyjebać, siedzieć. I co to kurwa jest? I wysrać. Mogę się zeznać na środku, tak będzie lepiej niż oni, nie? Jak to się mówi, diabła i chuja brakuje. Jabra, chuj ci w dupę i do diabła. Limit wagowy w końcu, 73 czy 77 u was? Wiecie czy nie wiecie? Okej, okay. Kasiusz, jaki jest limit wagowy? 77. Okej. Okay. Przejdźmy do pań. Dziewczyny. Sandra. Tak. Bo wy będziecie walczyły w pojedynku 2 na 2. Dokładnie. Na razie... Mamy 2 na 2. Natomiast tak jak widzę, jedna okrzesik, widzę, że no niestety nie przyszła. Tutaj ode mnie z pary dzisiaj dziewczyna też. Także zobaczymy, co to będzie się działo. Ale będzie grubo. Sandra, ty to też jest istotne, bo wiem, że trenujesz w BT Gym. To jest klub, który... Nie, ja w Piasecznie trenuję. To co to jest w ogóle? Ze mną chyba pomyliłeś. A, to sobie zapisałem u góry. Piasecznie, no. No dobra, to zaraz chwilę. Ten gym chciałeś dopytać. W Piasecznie trenujesz, czy masz jakiekolwiek doświadczenie w ogóle w sportach walki? Kiedyś tam, powiem szczerze, liznęłam troszkę tego sportu, bardzo mi się spodobał. No ale teraz ze względu na walkę już trenuję mocniej i trenuję właśnie w Piasecznie. Okay. Trenera Jabłońskiego. Ile już trenujesz lat? No teraz, nie, 2 miesiące teraz trenujemy. Odkąd okazało się, że będzie walka. I ty masz być w parze z kim? Z Olą Daniel. Aha. Z Olą Daniel. Paulina z Olą Okrzesik. Tak, chyba tak, ale Okrzesik się chyba trochę obsrała, więc nie. Dokładnie. A ty trenujesz... Co to, co to znaczy? Co? Co to znaczy, że się obsrała, powiedz? Nie wiem, coś tam mówiła na live'ach. Jeszcze coś z charakterem chyba nie zagrało. Tak. Mikrofon jak coś bliżej. Twierdziła, że przegra, więc w sumie no, charakterowo jest raczej słabą dziewczyną. No, obsrała się, co mam powiedzieć. Stwierdziła, że jak jest z Paulinką w parze, to nie wychodzi. W sumie to się nie dziwię, ale... Ej. Ja przyznam, dziewczyny, że to nie jestem jakoś super zaznajomiony z tym tematem, ale poszukałem rzeczy na temat was odrobinę i widziałem, że występowałaś w Goatsach z siostrą, prawda? Tak. I tam była taka afera. I ktoś mi sugerował, że takie bardzo rozwiązłe życie prowadzisz, a ja się zastanawiam... Ja się zastanawiam, bo jakby nie biorę używek. Bo to nie ma tutaj żadnych powiązań, co prawda, ale na backstage'u powiedziałeś, że czujesz, że odpalisz się tutaj przy tej konferencji do swojej przeciwniczki, więc czy ty masz jakieś emocje w stosunku do swojej oponentki? Znaczy powiem tak, co do Sandry nie mam jakichś, znaczy nie to, że jakoś bardzo nie lubię czy coś, ale w oktagonie do Okrzesika tak, ale w oktagonie tutaj pokażę i myślę, że tutaj Sandrę ogłuszę jak karpia. No, zobaczymy. Więc... Mariusz Pudzianowski kiedyś ogłuszał ręką. Tak? No to właśnie tak zrobię. Jedną.
Mocna deklaracja, mocny statement. Czyli ty, Paulina, miałaś być z Olą Okrzesik w parze, a tak naprawdę masz do niej jakąś zawiść, tak? Ja zawiści do niej nie miałam, ale ona na mnie nagadała w cringe roomie, co mnie trochę wkurzyło. Potem na mnie gadała na live'ie, no i potem niechcący mi się przekręciło jej nazwisko. No to zróbcie igrzyska gladiatorów kobiet. Proste. To czemu miałbyście być w parze? Miałyście być w parze? No, miało być takie zestawienie po prostu. Ja do niej... Ja jej nie znałam wcześniej, ona tam występowała gdzieś tam w Warsaw Shore, ja nie oglądam telewizji, więc nie śledziłam tam jej kariery. No i co mam powiedzieć, no słabo charakterowa jest dziewczyna, więc jakby no nie podpadła mi do gustu. No to już wiem, kto zestawiał te zestawienie. Bartosz Szuba. Skąd pomysł na K1, dlaczego nie MMA? Do MMA chyba trzeba dłużej trenować, a obie jesteśmy debiutantkami, więc myślę, że K1 jest dużo lepsze. Zresztą no myślę, że ta formuła będzie tutaj lepiej odpowiadać. Niesłychane jest w ogóle, Kasiusz, jak ja przejrzałem sobie tę kartę, to jest tylko jedna, nie walka, tylko jedna runda w tej formule MMA. I to Kasiusz. Nie. Ostatnia, no, ale nie dojdzie do ostatniej. No tak, ale jeszcze nie będziemy likować tego zestawienia. Mhm. Której będzie MMA. Tak, jednak jest tak, że friki promują, no to trzeba umieć w MMA, w parter, trzeba umieć w klincz, w zapasy, dlatego bardziej widowiskowo się ogląda te pojedynki w sztuce. Czy chodzi nasza walka, że się nie nadaje do MMA? Weź mikrofon. To nasza walka będzie tak, ostatnia runda w MMA, to przecież do ostatniej rundy nie dojdzie, wiadomo. Nie, właśnie nie, ale no. Jakbyś miał ochotę, to bardzo chętnie zobaczymy. Nie no, mnie to się rozstrzyga wszystko w pierwszej rundzie. Tak liczysz, że to będzie pierwsza runda? No tak, albo... Tomek mówi, że od pół roku zapierdala, no. W sztosie treningowym w chuj. Nie, no kurwa, no dam z ciebie wszystko po ostatnim moim nieprzygotowaniu się do walki. Mówię ci, że miałem taką za... No słuchaj, runąłem jak stary dach. Bez kitu ci mówię, normalnie... O honor. Nie, to nie chodzi o honor, chodzi o samo to, że wchodziłem bez przygotowań na pierwszą walkę z Andrzejem, z ostrego baletu, że jeszcze waliłem po drodze i nie będę ukrywać, że ja nie jestem święty, tak? Minąłem wszystkich dziennikarzy, jak schodziłem z ringu i powiedziałem, że czekajcie, palnę i wracam na wywiad. I tak zrobiłem, poszedłem, palnąłem, wróciłem na wywiad. Jeszcze ten, co mi wiązał taśmy, to mówi, mordo, to ja ci wiążę taśmę, a to ci gruda z nosa wypadła. No to co ja mam mówić, że ja mam aureolę? No nie, nie jestem święty. I trochę runąłem, bo zrobiłem 3 treningi z Jackiewiczem, zrobiłem 2 treningi, Rafała pozdrawiam, 3, przepraszam. Ale to było jepi po treningu. No i z Ryjkiem, Ryjka pozdrawiam ze Sparty, całą Spartę. Też tam zrobiłem taki trening, no że to wszystko w kit były treningi, nie było żadnych przygotowań. No ale teraz do tej walki się przygotujesz? No od jutra, tak. No postaram się, no. Zrobiłeś jakąś jednostkę treningową w ogóle? Nie, jeszcze słuchaj, nie powiem ci szczerze, jestem na maksa chory. Przeziębiłem się, był ostry przeciąg w moim życiu ostatnio. Lecę cały czas Tapsin, przewiało mnie, cały czas Tapsin, witamina C i trochę brylantyny, ale to tylko trochę. Tomek wali fetanol max. A nie. Tomek, ja tak słucham i zastanawiam się, czy ty masz zamiar... te używki trochę zniwelować, teraz przynajmniej... Zniwelował! Teraz słuchaj, powiem ci szczerze, moje dziecko bardzo dużo zmieniło w moim życiu, moja żona bardzo dużo zmieniła w moim życiu, wszystko się zmienia w moim życiu, ale nie możesz zmienić czegoś tak z dnia na dzień u kogoś takiego jak ja, u tak zepsutej osoby z przeszłością, po przejściach, nie da się z dnia na dzień zmienić wszystkiego. Staram się jak mogę, naprawdę jest to mega ogromny ciężar. Każdy, kto był uzależniony, nie wiem, ja też nie będę krytykował Popka, tak? Bo Popek nagrał sobie w kit film, gdzie z Pawłem się znamy bardzo długo. Ja go serdecznie go lubię i go pozdrawiam, niech on tam się trzyma, niech się kuruje, ale on jest chory, tak? Ja też jestem chory, ja nie mówię, że ja się zmagam z taką chorobą, to jest choroba przewlekła. Ludzie, którzy mi dokuczają, nie mają za przeproszeniem pierdolonego pojęcia, co oni pieprzą za głupoty, wiesz? Ja waliłem dawki uderzeniowe, takie śmiertelne dawki trucizny, że jakbym ci pokazał filmy, to by kurwa pozmiatało tych wszystkich melanżowników z planszy i karetka by ich zawierała. Na story było, na story no, było. No kurwa, przecież nie jednego odwiedzałem po 3 dniach, czy tam 4 dniach baletu, że zabierali go elektrowstrząsy, żeby się ocknął w ogóle, żeby wrócił do życia. I wiesz, no ja nie szczycę się tym absolutnie.
Ja się tylko cieszę, że żyję, wiesz, że żyję, mam się dobrze, funkcjonuję w miarę normalnie, w miarę przyzwoicie po tych wszystkich przejściach. Moja głowa nie jest aż tak, zdewastowana, żebym ja nie potrafił odróżniać dobra od zła. Wiem, co złego robię, wiem, co mógłbym zrobić dobrego, ale nie mam jeszcze tyle sił, żeby to wszystko zmienić, połączyć, dopiąć ten ostatni guzik. I wiesz co, no czasami, kurczę, też mam jako osoba, no... osobowość nieprawidłowa, powiedzmy. Też mam różne zaburzenia, które gdzieś tam no, kieruję się emocjami. No i dzisiaj tak faktycznie było tak, że miałem zrezygnować z tej walki, wiesz. No wkurwia mnie to, że wychodzę do kurwa, do, za przeproszeniem, znamy się z kolegą, fajny chłopak, do chama wielkiego, gdzie on mnie strąci kurwa jednym ciosem w pierwszej rundzie. Ale jak? Się teraz... Ale zwiększyłem się... Ale byłeś z Krystianem Pudzianą... Ej, patrz, posypię. Z Krystianem czy... byłeś się z Krystianem? Ile ważył? 130? Bije się z Żuromem 126, mówisz? No, ja 95, kurwa. Krystian mnie zmiótł z planszy. Pijany, ale to, pijany wychodziłem. Do Krystiana wychodziłem ale pijany. Ale MMA było tam. Cik, ale to jak ty nie wierzysz w siebie i nie zaczniesz trenować, to ma sens ta walka? Skoro no masz dziecko, masz żonę, no. Nie wiem, nie szkoda ci zdrowia? Trzy tygodnie to jest niby dużo czasu, tak? Można się dokręcić, ale nie mam takiej wiary w siebie. Wiesz? Ale słuchaj, w wywiadzie no mówiłeś... Nie, mówię ci szczerze. Ja patrz, Tomku, w wywiadzie mówiłeś, no. Pytali się ciebie, czy jesteś na odwyku, nie? A ty mówisz wtedy, masz odwyk, masz mocny charakter, no tak, no, wrzucasz wszystko no, tak, i z charakterem... No, ale to jest choroba przewlekła, dziku, wiesz, to wraca jak bumerang. Nie da się tak powiedzieć, że tak, mam jajca, znam takich kotów, że naprawdę rok wytrzymywali, albo znam też takich, co zrobili sobie frytę, wiesz, i zaraz była pruta dupa, albo przepita fryta i jeszcze przewąchane, nie chcę mi się nawet gadać. Nie ma mocnych na to, no. Nie a ma to mocnych. Czemu sobie nie tej walki nie dasz jako taki priorytet i motywacja, żeby rzucić te używki? I wziąć się za siebie te 3 tygodnie no właśnie, i pokazać. Właśnie tej motywacji było za mało w moim życiu, bo wiesz, ten szereg problemów, który się pojawił i te wszystkie moje zobowiązania jakieś tam wieloletnie, które się nawarstwiały i to wiesz, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok nawet, nie z miesiąca na miesiąc, no ocknąłem się trochę za późno, wiesz. No już... Ale to co, myślisz, dasz radę, czy... No... Nie, no na pewno dam radę, no dam radę tyle, ile dam radę w stanie zrobić to, Boże, ile będę w stanie zrobić, przepraszam, to zrobię, tak, no na Andrzeja zabrakło mi tlenu, gdzieś krzywo stanąłem, jeszcze byłem w takich butach, w jakich byłem, tak, no i to normalne, że każdy wie, jak są te ACL uszkodzone, to krzywo staniesz na nogę, jest taki ból, że przechodzi ci po prostu, no masz banie później na kolanie, nie możesz zginać nogi. I to jest taki impuls, że no nie chciałem nawet kontynuować walki, bo to byłoby bez sensu, wiesz. No to trzymamy za to kciuki, no. Żebyś dotrwał do tej walki i pokazał, co potrafisz. Dziękuję bardzo. Powiedziałeś, że z Jackiewiczem miałeś kilka treningów. Tak, z Rafałem. No, a z tego co wiem, Kasia właśnie z nim trenuje. I do ciebie pytanie, Kasia. Wiem, że trenowałaś też w Akademii Sportu Walki Wilanów u Mirka Oklińskiego. I dlaczego już nie trenujesz? To mnie ciekawi. No wiesz, walka jest w K1, tak? Bo chyba w takiej formule się... No dobra, czyli w K1 to mamy ustalone. No więc wiesz, dobra, więc lepszym klubem na razie dla mnie pod K1 będzie akurat trening właśnie z Jackiewiczem i tam z innymi chłopakami z SFC. Trener Okliński oczywiście jest najlepszy, jeśli chodzi o MMA. Dla mnie to jest topka trenerska, wiesz, i jako człowiek, i ogólnie jako mocna trener. Deklaracja, jeżeli chodzi o Mirka Oklińskiego, powiem. A nie uważasz, tak? Że trener jest... Najlepszy od MMA. Lepszy od MMA? Najlepszy trener od MMA w Polsce. No tak, ale powiedziałaś, że nie jest najlepszy w stójkowych, w K1. Nie, no wiesz, ogólnie jakby teraz mam jeszcze trochę takich rzeczy różnych pobocznych, więc bardziej pasuje mi, jeżeli chodzi o plany życiowe, teraz treningi w SFC. A z chłopakami też tam zaczynałam, to był mój pierwszy klub, w którym trenowałam, więc jest spoko. Mój drugi dom. Chciałem tylko powiedzieć, że na zewnątrz jest 2 reprezentantów. Jak wyjdziesz do Mediarumu, to zobaczysz. A czy nie przez to właśnie przestałaś się z trenerem Mirkiem, bo używasz ty sterydów? Bo wiem, że używasz. Właśnie zabrałeś mi pytanie. Dobra. Dziękuję bardzo, zabrałeś mi pytanie. To dawaj z tymi sterydami. Ja czekam, no bo ja chciałam się w końcu dowiedzieć, jak to jest z tymi swoimi sterydami. Z moimi sterydami jest tak, że ja ich nie brałam. Więc no nie, jest... no przyznałaś się na wykopie. Widziałam filmik, jak powiedziałeś, że że masz astmę, podobno chorujesz na astmę. No gdzieś tam kiedyś miałam jakieś tam... I to było pół roku temu i że bierzesz sarmy, dobrze mówię? Sarmy? Sarmy, tak. Brałam to jest sarmy. Nielegalny steryd. To nie są sterydy. To są środki, które działają podobnie jak sterydy, ale... Ale są nielegalne, jeżeli chodzi o sztuki walki, nie wiem, czy wiesz. No, ale nie w prime. Tylko ogólnie, jeżeli chodzi o... No ale w ogóle dlaczego je bierzesz? W sporcie, zawodowym, tak. To ogólnie... poszukujesz walki od 2 lat. Nie. Od 2 lat bardzo chcesz dostać walkę, gdziekolwiek. No.
Ja, taka ja, przychodzę i dostajesz to. I dajesz mi tę szansę. Dziękuję. Ale no, możesz... powinnaś mi podziękować. Ale przecież to ty powinnaś mi podziękować, bo dzięki mnie spłacisz swoje długi. Mojemu sponsorowi. Ale to nie to, ale ja, ale wiesz, ja tak czy siak, ja mam umowę z Prime'em jeszcze na bardzo dużo innych walek. Ja, więc ja wiedziałam w końcu, że dostanę tą walkę, ale ty poszukiwałaś ją od 2 lat, więc powinnaś mi dziękować, że w końcu możesz tu się jeździć dzięki mnie. Mhm. Bo no, sorry, no, prawda jest taka, że no... Dużo osób by się ciebie bało. No i nie wiem, która dziewczyna by inna niż ja, która się niczego nie boi, by wzięła z tą walkę. No jaka inna? No Viola, myślę, że nie jesteś jedną osobą, ale dziękuję ci. Budując, że tak myślisz, tak, utwierdzę się. Nie, ja tak uważam, bo ja wiem, że tak jest, bo no mam z Prime'u informację, że no tak jest, że no nie mieli kogo do ciebie dobrać i no jedna ja się zgodziłam, bo nikt się na ciebie nie zgodził. No tak, ale stąd i to wiem. Problem przez to. No i właśnie miałaś dwa lata od kiedy chciałaś tą walkę i miałaś tak naprawdę 2 lata, żeby przygotować organizm, nie biorąc sterydów. Mhm. A jednak no, pół roku temu powiedziałeś, że bierzesz te sarmy, te sterydy. Te sarmy, brałam sarmy. No nie wiem, a może dalej bierzesz? No myślę, że dalej by była taka sytuacja, że możesz je dalej brać, żeby sobie poprawić bardzo kondycję. Spokojnie, moją kondycję się nie bój. Nie, sarmy brałam wtedy, nie, to było ile, 5 miesięcy temu? A zrobiłabyś testy? Na sarmy? No ogólnie, no. Na sterydy. Ale jakie chcesz? Na teścia? Na teścia? Jeszcze raz? No, w sensie nie słyszę tam z tego. No, jeżeli chcesz, możemy jakieś testy zrobić, ale spoko. Kto tam pytał? No, nie wiem, gdzieś tam... Podniesie ktoś rękę, czy... Już każdy się wstydzi. Dobrze. Ja się tam ogólnie tak na tym nie znam, ale wiem, że moi trenerzy mówili mi, no? Że no wszystko, co tam brałaś, to tam się przyznałaś na jednym z wywiadów z tym właśnie chłopakiem, tym właśnie, co ja miałam wtedy wywiad. Z Arturem Przybyszem, no? No, no to się właśnie przyznałeś, że właśnie bierzesz jakieś te sery. Z Przybyszem się szprycujecie nawzajem? Nie, u Artura. Tak, dokładnie. Przecież Artur jest czysty, co ty? Artur nie bierze sterydów. Nie wiem, ale powiem ci, Kasia, nie wyglądasz jakbyś, wiesz, teścia brała w ogóle. Nie, no jak laska też jakoś za bardzo nie wyglądam. Nie, nie, no przecież ja nie brałam żadnych sterydów, mówię ci. Ja brałam przez 3 czy tam 4 tygodnie sarmy. Tylko trenu. Żadnego trenu. Ale wiesz, Nathan powiedział u siebie na Instastory, że tam niby jakieś sterydy brałam i tak dalej, i tak dalej. No to tak nie było nigdy. Masz rację, powinnam się lepiej przygotować, ale no... Gdzieś tam stwierdziłam, że droga na skróty jest lepsza. Teraz nie bój się, jestem czysta, jeżeli chcesz, możemy zrobić jakieś tam testy, tylko nie wiem, jakie testy chcesz w tym wypadku zrobić. Ciążowe. No to już mój trener by mógł ci dobrze powiedzieć, jakie. Bo byś dobrze, sprawdzić. Jestem na to ten. A powiedz mi, jak twoja waga ogólnie, bo to jest dobra, ciekawy temat. Na chwilę, przepraszam, bo ktoś dzwoni do nas, przepraszam. Zrobisz? 4. Okej. Okay. Tak. Dziewczyny, na chwilę. Halo, halo, kto dzwoni? No, z tej strony Dyśka, oficjal. Cześć, do kogo masz pytanie? No, mam pytanie do Pauliny Porzuczek. To parę pytań w zasadzie. To słuchamy, słuchamy. No to pierwsze moje pytanie to jest takie, co sądzisz o tym, co robi Karolina, twoja siostra? Żarty, spadki, TikToki z brzuszkiem w bieliźnie, dyskusje o tym, kto jest ojcem. Czy nie uważasz, że dziecko może mieć przekichane? Dysia, uważam, że Karolinka jest mamą i ona będzie starała się robić wszystko, co jest najlepsze dla swojego dzieciusia, a jeżeli chodzi o ciebie, no to nie wiem. Ogarnij się, bo non-stop mi pomawiasz w internecie, dziewczyno. Aha, a to co powiesz, jak oskarżaliście Wojtka Gole o gwałt, a potem okazało się, że jednak to był twój kontynuacja? Ale kto go oskarżał? Czy ja kiedykolwiek tak powiedziałam? No oskarżałyście go obydwie. No ciekawe kiedy. No to powiedz mi kiedy ja tak mówiłam. Na swoim, no przecież są na nagrania, profilu, są nagrania powiedz na mi to. Kiedy. To nie jest... Człowieku, jeżeli ktoś mnie nagrał podczas jakiejś rozmowy, gdzie ja nie wiadomo o czym mówiłam, to nie jest żaden dowód. Weź się dziewczyna. Ale słuchaj, sam Wojtek Gola do mnie... Słuchaj, sam Wojtek Gola do mnie pisał i prosił mnie tak? O to, żebym to skasowała, bo to są jedne wielkie pomówienia. Tak? No to dobrze. No to ty pomawiasz ludzi, a nie ja. Bo do mnie tak nie pisał. I przepraszam bardzo, nie no. Tylko jego pomówiłaś, pomówiłaś też raperów. Ale słuchaj, jak do ciebie mógł nie pisać? Do mnie pisał, co? Ja mam na to dowody. No do mnie nie pisał, bo ja nic na niego nie gadałam. No jak nie gadała? Przecież jest no, złapany no, nawet na live, jest do mnie złapany masz, ale, moment. No to poszukaj coś na moim profilu, gdzie jest coś na temat Wojtka. A, no bo to zostało skasowane. A było no nie, na bo ja tylko właśnie tam nie udostępniałam. Nic na temat Wojtka nie mówiłam. No, a ja mam wiadomość, że Wojtek mnie prosił, żeby wszystko to pokasować, bo to są jedne wielkie no, pomówienia. Dobra, to na sobie załatwicie prywatnie, bo jak nie masz dalej Dysia, tak? Dobrze pamiętam? Masz tak. Jeszcze jakieś ciekawe pytanie? To proszę.
No, mam następne. Twierdzisz tak samo, że zarabiasz po 7 tysięcy na tydzień ze swojej ciężkiej pracy na TikToku, YouTubie i Instagramie i nie szkoda ci pieniędzy na edukację własnej córki? Bo jak powiedziałaś, że przedszkole jest bardzo drogie. Powiedziałam, nie mówiłam po pierwsze tak. Powiedz mi kiedy to tak powiedziałam, a po drugie, po pierwsze, powiedziałam. Na live'ie to był tak samo wieczór, tam był tak samo Alan Kwieciński, to, ten nieszczęsny Mati MMA. To akurat i ja powiedziałam, a wracając do słów Alana, Alan powiedział, żebym wróciła na etat, kiedy powiedziałam, że ja na etacie bym mniej zarabiała i nie byłoby mnie stać na utrzymanie i mieszkania, takiego jak mam teraz i przedszkola jednocześnie. No ale słuchaj, no, jeżeli tak jak powiedziałaś, zarabiasz 7 tysięcy, to teraz ja też cię stać. Tysia, powiedziałam, słuchaj, że... Słuchaj, na kosmetyki was stać za 2,5 tysiąca, a nie stać was na przedszkole dla dzieci? Wolicie, żeby siedziały i patrzały na to, co wy wyprawiacie? Słuchaj, jeżeli chodzi o moją córeczkę, powiedziałam już tak. Nie chodzi do żłobka, ponieważ no, nie mam takiej potrzeby. Mam mnóstwo czasu, żeby się nią zajmować. Dziewczyna się jak masz mnóstwo czasu, a ostatnia sytuacja, co powiesz, jak o pierwszej w nocy prowadzicie live'y, dziecko biega dalej bez opieki, ty robisz ciasta dla nowych swoich partnerów. Dysia, skąd ty wiesz, że moje dziecko jest bez opieki? Nie ma komu dziecka położyć. Dysia, czy ty masz kamery u mnie w domu, że ty wiesz, że moje dziecko jest bez opieki? Też ja sobie prowadzę live'a. Ale przecież ale ja nie mówię, że było bez opieki. Ty robiłaś ciasto dla nowego gacha, twój ex, czy nie wiadomo co, siedział i nagrywał live'a, a dziecko biegało. No to patologiczne, no to jak ja mam, nie ma kam... Nie ale widzę, kogo nie to ma dziecko, kamery, to dzika? Czy kogo to? Czika. Ja mam dwójkę dzieci tylko, ja mam dwie córki mam. Kogo to dziecko? Twoje, tak? O twoim dziecku. Tak. No. Dobra. No i to co powiesz? No co ty się jeszcze chcesz mi zarzucić, bo na razie ja nie słyszałam żadnych tutaj oskarżeń. Dobra, to zakończmy tą rozmowę. Cik, podsumuj, twoje dzieci chodzą do żłobka? No jeszcze nie, bo są za małe. Chociaż nie, Nadia już mogłaby. Tak. Dobra. 8 lat mają. Nadia już by mogła. To dziękujemy ci, Dysia. Raczy i przejdziemy do ciebie, Kaczor. Ale... Jaką ty wagę byś wolał na tą walkę? Ale przepraszam, że ci wejdę w sobie. Nie wiem, czy ty wiesz, na pewno nie wiesz. Bo o mały włos, a Kaczor by nie wystąpił na tym panelu dzisiaj. Czemu? Przez to, że go ochrona chciała wywalić? No, Kaczor, powiedz, co się wydarzyło na zapleczu. No, kapala go rybał. Co na zapleczu? Tutaj, o? Teraz tu? Tak. No to przyszedł jakiś chuj w długich włosach i się zaczął naciągać ze mną, nie? A to się okazało, że to kapela, nie? Tak? Nie. Mówimy o tym, co się wydarzyło tutaj. A, tam jakieś kable ktoś, kurwa, odpiął i, kurwa, wynieśli mnie gdzieś tam za zaplecze, że, kurwa, żebym czekał, a to chuj wie, kto to porozpinał te kable i, kurwa, okazało się nagle, że to ja mam być na konferencji, kurwa, a mnie nie ma, nie? Jedna z decydujących, najbardziej decydujących osób w tej federacji zabrała cię i wywaliła cię stamtąd. No ten pan powiedział, żebym wyszedł po prostu, tak? A ja mi się właśnie wydaje... No to kurwa zabawne, wyszedłem, nie? Mi się wydaje zabawne, a potem przychodzi produkcja i mówi, ty, a gdzie jest ten Kaczor? Ja mówię, nie, no przed chwilą... Nagle przyszedł ten pan, gdzie jest Kaczor, no to kurwa, no to jestem, nie? Ale nie, bo wiesz co mi się wydaje, bo ty masz taki plecak i może przez to, że w tym plecaku masz ten plecak ze sobą? Mam ze sobą. A co tam w tym plecaku nosisz? Masz? Mam kurwa... fajny mam szampon dla wszarzy. Szampon dla wszy. A to kot jest tam. Do Jasia Kapeli, na wszy. A dzik? Do Jasia Kapeli, ale jaja. Dzikowi byś dał? Kto? Chcesz? Ja dzika nie znam. A co? Chcesz szampon na porozwozu? Kasio, a ja mogę coś jeszcze powiedzieć, bo jest 22, no to już nie wiem, czy się kończy zaraz ten panel, bo Poczekajcie. Już daj tutaj takie trochę gadanie głupot, no chciałabym coś jeszcze zadać, zaraz powiesz mi, że zakończenie panelu, ja już w końcu. Nic nie powiem, ale nic nie odpalę. Spokojnie, znajdziemy czas na to, uważam, że to nie są głupoty, są bardzo ważne rzeczy. Szampon na wszy. Tak. Słuchaj, powiem ci tak. A używasz go? Nie, przywiozłem go Kapeli. I ale wiesz, że on ma wszy, tak? Domyślam się. Aha, dobra. Słuchaj, kurwa, bo wkurwiłem się, nie? Dobra, no. Przychodzi mi, gadam z tobą gadam chyba, tak? Z tobą gadam, z tobą rozmawiam. Patrzę ci w oczy, gadam z tobą, nie? Przychodzi, kurwa, mi jakiś wszarz, kurwa. Nie wiem, kurwa, kto to, jaki wszarz. Nie wiem, jestem skupiony z tobą na rozmowie, nie? Jestem skupiony, kurwa, poważnym jestem człowiekiem, kurwa, nie ćpam, nie piję, chuj z tym, nie będę się wybielał. Rozmawiam z tobą. Przychodzi, kurwa, 5 pniaków i jakiś, kurwa, wszarz.
Okazuje się, że to ten kurwa kapela zajebany, nie? Dostaje z partyzanta, kurwa, i jakaś szarpanina, kurwa, pod stołem wychodzi, nie? Czy to, kurwa, jest fair? Ale dajcie kiedy? Dajcie mi tą kurwę do ringu, jeżeli mi nie dacie, to dajcie mi tą kurwę do ringu, bo będzie najuczciwiej według was, myślę, a jak nie, to kurwa, wyjaśnimy to, kurwa, pod bramą. W klatce, nie w do ringu, do klatki. Czy w klatce, albo wypierdalamy tutaj pod bramę i się napierdalamy, aż, kurwa, wypadną wszystkim zęby, kurwa. Wszystkim zęby. Aż wypadną zęby, bo kurwa, stary, rozmawiam z tobą. Jestem, staram się być poważnym człowiekiem, kurwa, bo miałem bardzo... No dobra, okej, przepraszam. Miałem wielkie problemy, kurwa, przez 19 lat z alkoholem, z narkotykami, kurwa, jeździłem po różnych terapiach, chuj w to. Wielu z nas A ile masz lat ty? 34. No to dobrze, że masz chuj, jak tyle waliłeś. Jak tyle tematu waliłeś, to zobacz, dobrze, że masz. Ale zobacz. Ja myślałem, że z 25 masz. To, że jeszcze... Dobrze się trzymasz, jak tyle tematu zżarłeś, to dobrze się trzymasz. Dziękuję bardzo. No, naprawdę. Niestety, ale to jest taka prawda. 19 lat byłem wpierdolony w twarde narkotyki, w alkohol, kurwa, w różnego rodzaju specyfiki, kurwa. I od jakiegoś niecałego roku jestem trzeźwą osobą. Propsy. Duże gratulacje. I o to walczę. Walczę to o moją... Pamiętaj tylko, że jak będziesz miał szatnię, to tylko nie sikiem. Bo może być niebezpieczny. Bo Soroko miał na poprzedniej walce. Ja szanuję tego pana. Szatnie z sikiem i kurwa nie wyszedł. Słuchajcie, Soroko do walki. Chcę na koniec coś powiedzieć, bo mnie to bardzo wkurwia. Daję słowo honoru, kurwa, że nie wiedziałem, że ten chuj w lokach to jest ten... Przepraszam, że przeklinam tyle i kurwa, tylko jestem bardzo zdenerwowany, kurwa, nie? Nie wiedziałem, że ten komunista, kurwa, to jest Jaś Kapela. Spotkałem chuja w kiblu, jak byłem się wyszać. Godzinę temu byłem się wylać. I nie miał długich włosów wtedy jeszcze. Był, kurwa, za mną, wylałem się, myję ręce. Obracam się, patrzę, kurwa, stoi Kapela. Mówię, kurwa, spotkamy się za chwilę. Spotkamy się. Kapela powiedział, że się nie spotkamy. Nie spotkamy się. Rozmawiam z tobą, przeprowadzamy, kurwa, jakiś temat. Rozmawiamy. Tak. Wpierdala się chłopaków, kurwa, porządnych, kurwa, kilku chłopaków. No jakiś partyzant poleciał. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest Kapela, kurwa. Ja byłem skupiony z tobą na rozmowę. Daj mi tą kurwę, ustawcie mi ją do ringu. Czy tam do klatki, czy tam, kurwa, na dach mnie połóżcie z nim. Gdzie chcę, czy tam, kurwa, w to zakole zajebane. I zaraz zobaczymy, kurwa, co jest to. Trójko. Kaczor. Ale... A ty stary dzisiaj nic nie waliłeś? Przysięgam, że nie walę. Możemy jeździć do apteki po badania i robimy przy wszystkich. Ale jest petarda na głowie dzisiaj, nie? Jest petarda, ponieważ ja tak jestem. Ja no dobrze. Tak nie jestem z natury. Ale ty się bijesz z nim czy z Kapelą teraz, bo nie wiem. Proszę? Ja się biję z EV-em. Przepraszam, że, kurwa, tak wyszło, ale mi jakiś, kurwa, grzbiet wyleciał, narobił, kurwa, afery, kurwa, koperkowej. Rozmawiałem z tobą, chciałem poważnie podejść do sprawy. A Kaczor, czy ty zauważyłeś, że on miał zmiotkę? Czy tam miał jakąś szczotkę? Tak, to zauważyłem, tak. To zauważyłem. Ale ja go zauważyłem dopiero tutaj i tych, kurwa, pięciu pniaków, kurwa. Później, kurwa, tam się gdzieś turlałem, kurwa. Dajcie mi tego kondona perskiego, kurwa, do klatki. Ja myślę, że trzeba rozważyć takie zestawienie na pewno. Dajcie mi tą kurwę do klatki, gdziekolwiek, proszę was. Albo, kurwa, pod bramę, albo gdziekolwiek. Panowie, daję słowo, kurwa. Chciałem poważnie podejść. Ja mam jeszcze problemy, kurwa, zaburzenia emocjonalne, bo ja, kurwa, 19 lat, kurwa, miałem problemy z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Temat rzeka. To jest temat rzeka. Przepraszam, już siadam, nie? Tylko strasznie mnie to poruszyło i strasznie mnie to boli, kurwa. Dobra, to skupmy się na naszej walce, na szybko. Dobrze, EV. Ja cię nie zdam. Ja cię, kurwa, ja cię nigdy na oczy nie widziałem. Ja cię tak samo. Ja twoich piosenek nie słuchałem. Dostałem propozycję. Nie ma problemu. Kurwa, sprawdzimy się, zmierzymy się. Ja z szacunkiem do ciebie podchodzę. Ja do ciebie nic nie mam. Ja cię nigdy nie widziałem na oczy. Ja do ciebie również, warto dodać, że 5 dni temu dostałem propozycję. Podszedłeś do mnie, kurde, pod tym budynkiem, fajnie się zachowałeś, podałeś mi rękę, bardzo miło, sympatycznie, powiedziałeś mi, gdzie trzeba iść. Szapoba, ale kurwa, jak do tej kurwy... To był ten ziomek, co ci kazał wyjść?
Nie, EV, EV. Ja dzisiaj na zdjęciach, no, na zdjęciach. EV był w aucie, jak szedłem do was, nie? Myślałem, że on ci kazał tam iść. Nie, pan kierownik stąd. Dobrze. Kazał mi wyjść, bo może mi pomylił osoby, nie wiedział, że to Kaczor, że to mam wyjść zaraz na galę, nie? No EV tak. Się bardzo w porządku zachował. Bartosz Szuba, kierownik tu ośrodka. Tak, kierownik tutaj pan Bartosz się po prostu może pomylił, kazał mi wyjść, posłuchałem kulturalnie i kurwa wyszedłem, no nie jestem u siebie dokładnie, nie? Szacunek się należy do chuja, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Kultura, pięknie. Kultura. Pięknie, kultura i kultura to się to należy. Takie. Do EV-a nic nie mam, ale że mi kurwa wychodzi jakiś kapela, kurwa kodon perski i mi jebie kurwa tutaj z jakąś miotą, kurwa chuj wie. Harry Potter się wpierdol. Panowie wjechali, kurwa, słuchajcie, to kurwa, ja nie byłem nawet, ja dopiero go tu zobaczyłem, kurwa, przyniosła się ta szarpanina, chuj wie, co to w ogóle było. Kurwa, kipie, rozpierdala mi to czaszkę i bardzo bym was prosił, jak nie, to kurwa ustawcie mnie gdzieś w ciemnej kamienicy. Dużo ludzi tutaj na czacie pisze, że taki z Kaczora charakterniak, a kapela go załatwił. No i widzisz, kurwa. Na czacie, cały czat no, pisze. Gadam z chłopem, kurwa. No i będą tak kurwiska pisać. I tak będą pisać, kurwa, cały czas. I tak kurwiska będą pisać. A niech kurwisko jedno z drugim sobie, kurwa, usiądzie. Niech sobie usiądzie, kurwa, i niech coś powie od siebie, kurwa. Fajnie się siedzi w domu, fajnie się pisze, kurwa. No to niech, kurwa... A nie myślisz czasem, czy może Michał to ukartował z kapelą? Proszę? Że on cię zagadał, bo cały czas podkreślasz, że gadałeś z nim. Cały czas on gadałem może z Michałem. Patrzył mi w oczy, cały czas. Cały robię. Czas gadałem z Michałem, non-stop patrzyłem Michał w oczy. Może to ukartował z kapelą? Nie wiem, miałem pojęcia, wątpię. O? Nie wiem. Cały czas z nim gadałem, kurwa. Zobaczyłem, kurwa, tutaj Loki, kurwa, a teraz jakieś, kurwa, bażandy jebane będą się śmiać. Chuj wam w dupę, śmiejcie się, kurwa, ale zestawcie nas w ringu i zobaczymy, nie? Ale ja tą, kurwę, dopadnę. Ja się go nie chcę bać ludzie nawet. Ludzie na czacie piszą, że liczą twoje, kurwa, jest rekord time. No i bardzo dobrze. Że w jednej wypowiedzi... Kaczor... Rozjebałem mikrofon. Tu panele są. Ale tu chyba... Hej, tu... Kaczor drugi raz się wyjebał. Powiem tak, to będzie drogie. Dobra, ej, bo telewizor się... Kaczor, siadaj. Kaczor, chodź, usiądziesz. Spokojnie, odetchniesz. 8 razy zostało. Masz mikrofon, ale raczej to, co z niego zostało. Trzymaj. Proste. Raz, kurwo, leżysz, jeszcze 8 zostało. Kurwa mać. A ja się spytam od razu, Wiolka, co chciałaś powiedzieć jako przerywnik? Bo tutaj trafiłeś idealnie w P. Chciałem ci powiedzieć. Już wiadomo, na co pójdzie wypłata. Nie, bo ja tak chciałabym... Mogę? Bo tak już głośno. Emocje są. Dawaj. No bo ja się tak zastanawiam. Ja myślałam, że ja tu będę miała z Katarzyną. Mogę tak mówić, Katarzyna? No, oczywiście. Z Katarzyną będę miała dymy. A ona tu, kurde, spokojna. A na wywiadzie to mnie wręcz aż atakowałaś, że ta kurwa powinna zgnić w więzieniu. Ja cię atakowałam? O, bardzo tak, mocne powiedziano, słowa. Z kim był ten... Ja znowu zapomniałam. Z kim był ten wywiad? Przepraszam. Z Arturem. Tak. I Artur mi powiedział, że ty mnie nazwałeś, że powinnam... Że każdego mogliście mi dać, tylko nie tą kurwę, która powinna być zgnić w więzieniu. No ja mówię, o, Katarzyna się odpali. Tak na konferencji Kasia? Będą dymy. No. A ty siedzisz cicho i tylko się, kurwa, uśmiechasz. No uśmiecham się, bo fajnie widzieć ciebie zestresowaną, ale dobra, powiedz mi, a co było nieprawdziwe? Znaczy, zestresowana? Ja się po prostu stresuję. Ja się nie stresuję walką, nie, nawet w taki sposób, no. Akurat nie myśl. Ale no po prostu się tak, no wiesz, stresik dawno tego nie miałam, ale po prostu dziwi naprawdę mnie, o co chodzi. Taka tylko byłaś poczekaj, mądra na wywiadzie, a tutaj siedzisz cicho, nic nie mówisz, nie atakujesz. To była moja prywatna wiadomość do jednej z osób związanej z Prime'em. To, że nie, to on powiedział, że ty to na wywiadzie powiedziałaś. Nie na wywiadzie. Ja słucham tego wywiadu. On powiedział, że ja tak powiedziałam komuś i rzeczywiście komuś tak powiedziałam, no ale co nie jest w tym prawdą? No ja nie... Czy nie jesteś kurwą, która powinna siedzieć za kratkami? No, ja uważam, że nie jestem. Nie jesteś. No, uważam, że nie jestem. Czyli uważasz, że wszystko to, co robiłaś w internecie i wszystkie te rzeczy, wiesz, uważam... prawne oszustwa i tak dalej, to nie jest coś, tym bardziej ta sprawa z bransoletą. Po co miałaś bransoletę ostatnio przez jakiś czas teraz za nodze?
To jest akurat nieważne. No to, to jest ważne. Nie powiem, że ta sprawa z publiczna, którą każdy o niej wie, to się przyczyniła do tego, no bo dużo jakby sędzia, który bardzo mnie nie lubił i znał tą sprawę, dał mi za to. Nie, jakby to, ta sprawa się nie łączyła, ale sędzia, który bardzo nas za tą sprawę nie lubił, no to uważał, że może się do tego przyczepić. No. I dlatego dał mi tam ransoletę, mimo że nie powinnam jej dostać, ponieważ za to, za co powinnam dostać, dostałam prace społeczne i dostałam ransoletę, chociaż tak nie powinno być. Wiolka, a co, jaką trzeba być osobą, żeby stać się nielubianą przez sędziego? No kurde, no wiesz, oni wszyscy, cały TVP, te TVN-y zrobiły z nas strasznych złych ludzi, jeżeli chodzi o tą sytuację z tym poszkodowanym chłopakiem. No ale poczekaj, ale nie uważasz, że zrobili dobrze, w sensie pokazali prawdę, no jak ty się zachowałeś? Nie pokazali prawdę, a dlaczego uważasz, że, dlaczego ta sprawa nie jest jawna? Jeżeli jesteśmy kurwa tacy źli, to dlaczego nie chcieli nas upokorzyć na tle publicznym? No nie wiem, powiedz ty, skoro wiesz, nie wiem, jak jest, mówiłaś. No wiesz, ja dużo akurat nie mogę niestety o tym mówić, ale tak, nie chcieli nam zrobić jawnej sprawy, ponieważ wiedzieli, że my nie jesteśmy kurwa winni, moim zdaniem. Twoim zdaniem nie jesteście winni? Nie jesteśmy winni. Przepraszam. Aha. No. Okej. Okay. Słuchaj, to jest tak. Całkowicie, jak po tym, jak dostaniemy wyrok, będziemy wtedy mogli pokazać zeznania wszystkich świadków, tego chłopaka, psycholożki, która tak naprawdę to wszystko rozpoczęła, jego ojca, tak naprawdę wszystko będziemy mogli pokazać i całkowicie ludzie na to inaczej spojrzą. Ale wiesz, jeżeli w TVN-ie jest wywiad z tym chłopakiem i ten chłopak mówi, że nie jadł gówna, a podpiski non-stop, obojętnie ile on razy by mówił, że nie jadł gówna, jest: ten chłopak zjadł gówno kocie. A ten chłopak mówi: nie zjadłem gówna kociego, to była czekolada, no bo to była czekolada. To wiesz, to jest robienie na przekór nam. A potem nie chce zrobić tam sprawy jawnej, bo my chcieliśmy, żeby ta sprawa była jawna. My chcieliśmy. Oni nie zrobili nam sprawy jawnej. Kurwa, nie wiem dlaczego. No dobra, ale czyli ty uważasz, że ten film ogólnie był okej, okay, że wypuszczenie tego... Nie uważam, że to było 100% okej, okay, ale... To było wzoru... To było pokazanie chorego człowieka. Nawet czy był chory, czy nie, to było pokazanie człowieka. Rozumiem, ja rozumiem. Ten film nie był okej. Okay. Ale ten chłopak sam przyszedł, sam się zgodził i jesteśmy oskarżeni o to, że my wiedzieliśmy o tym, że on jest chory. Nikt o tym nie wiedział, ponieważ ten chłopak przyszedł i był normalny. No jak przyszedł? I on był... My dawaliśmy mu pomysł na zadania. My dawaliśmy mu pomysł na zadania, on się zgadzał. To nie było tak, masz zrobić to. My pytaliśmy się, czy on to zrobi i on to po prostu zrobił ze swojej własnej woli. Rozumiesz? On miał 18 lat, myśleliśmy, że on może sam podejmować decyzje. Nie widzieliśmy, że on jest chory i on nie może podejmować tych decyzji. No dobra. On był pytany, więc to tak wyglądało. Postąpił chory. Ta sprawa chodzi o to, że oni chcą nam powiedzieć, że my wiedzieliśmy, że on był chory. My o tym nie wiedzieliśmy. Przyjmuje się tak nawet na filmie, że ale zdrowy człowiek coś takiego nie zrobi. Więc widzicie, że on jest chory. Jeszcze raz. No przecież uważaj, kaczur! Że przecież nawet na filmie mówiliście, że ten zdrowy człowiek czegoś takiego nie zrobi, na pewno jest chory i tak dalej. Gdzie to mówiliśmy? Nie mówiliśmy czegoś takiego. No jak nie? Przecież Jan mówił do kamerzysty. Że na filmie... Ale mówisz mi o filmie, który był reżyserowany. To było wszystko dobrze, udawane. Dobrze, nie będziemy rozmawiać o filmach reżyserowanych. Co tam wszystko było udawane? Dziewczyny, będziecie miały program i wtedy takie dłuższe tematy tam poruszycie na zadymie. Ja się zastanawiam, tylko chciałabym... No, ale powiedziałaś, że... Ty tak nie powiedziałaś, że jestem kurwą, tak? Nie. To czemu ta osoba... Na wywiadzie tak nie powiedziałam, prywatnie do kogoś tak napisałam. To czemu tak dlaczego uważasz? Tak powiedziałaś, a teraz nie jesteś aż taka mądra? Ale jak nie jestem mądra? Mówię ci, że zachowałaś się kurewsko i zachowujesz się kurewsko. Ale powiedziałaś, że jestem kurwą, która powinna zginąć w więzieniu. Siedzieć za kratkami. No ale dlaczego powinnam siedzieć za kratkami? Za sprawę, chociaż... No ale moim zdaniem ty nie znasz całej tej sprawy. Dlatego tak mówisz, tak jak wszyscy, a tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje w środku, nie wiesz, jakie są zeznania, a tak naprawdę oceniłaś to, jak to tak ci pokazali.
ludzie. Znaczy, tak ci pokazała telewizja tak naprawdę. No i to, co widziałam na filmie chociaż. No, a dlaczego nie poczekasz? Wiesz, jako redaktorka powinnaś poczekać na koniec rozprawy i poczekać, aż na przykład my pokażemy zeznania. No jesteś... Ale czy ja publicznie wygłaszałam te rzeczy? Ja nie... No nie, no ale te... No jednak, tak uważ, ale no... No ale moim zdaniem powinnaś mieć takie trzeźwe myślenie. Dobra, słuchaj, poczekam, aż się zakończy ta rozprawa. Dlaczego się w ogóle jeszcze nie... No właśnie, to jest pytanie, dlaczego się jeszcze nie zakończyła? No właśnie przez to, że są problemy przez tego chłopaka. Że się, dlaczego się nie zakończyła dziewczyny, ta rozprawa? Dziewczyny, mam jest dużo rzeczy, co można powiedzieć na ten temat i ich na przykład dobra. Nie znasz, ponieważ ta sprawa nie jest publiczna, a jesteś redaktorką, jesteś dziennikarką i powinnaś poczekać na koniec, a nie oceniać coś, co jeszcze, kurde, zostawmy tak naprawdę coś nie na wasz widzisz. Program. Pogadamy na programie. Wiola, powiedziałaś, że jest dużo rzeczy i na pewno to będzie jedna z mocniejszych zadań. Natomiast ja chcę do Cika się odezwać, bo coś pokazywałeś i tam podśmiewałeś się. A co... Krzyż pokazywałem, krzyż. Gdzie jest krzyż? Ja jestem katolikiem, krzyż, żeby wypierdalali wszyscy ode mnie już. No, to całe zło, nie? No, świruje. Pamiętajmy, że na Gorzowską halę 13 kwietnia bilety na Event Team możecie zakupić. Tak, dokładnie. Dziku, mówiłeś, że dzisiaj odpalisz wroty. Co to znaczyło? Kiedy nie wiem. Na zapleczu. I że kiedyś byłeś normalny, też mówiłeś. On nas chyba podsłuchiwał po prostu. Teraz jestem normalny. Nie, tak serio, nie? Chce ktoś teraz fotowoltaikę, czy nie? Teraz... Zacznijmy. Handlujesz teraz jest, fotowoltaiką? Jest, no. No, tak się... Prime, tak płacą w prime, że trzeba zapierdalać zaraz, nie? Od domu do domu. To są chyba... Gacior wie, na panelu dalej piszą, jak się czujesz, że 2-0 już przegrałeś, że Kapela dwa razy... Ej, nie, ja mam pytanie... Jak 2-0, jak kurwisko leżało na ziemi tam. Więc chociaż może face to face'a z EV-em zrobisz spokojnego. Bez kitu. Chodźcie. Tutaj panowie. Chyba, że EV cię znokautuje jak Kapela. Szczęść Boże. Normalny, elegancki chłopak, ale będziemy się napierdalać, nie? Oczy kobry. Kupujcie bilety na galę. Do zobaczenia, kurwa, w piekle. Siadamy, znaczy pozycja bokserska. Dawajcie jeszcze do kamery. 13 kwietnia, pamiętajcie, Gorzów Wielkopolski, zakupujcie bilety na Event Team. Siadamy. I dziękujemy za pana. Najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl.
zaczynamy trzeci panel konferencji Prime MMA 8, a jesteśmy tu dzięki oficjalnemu bookmakerowi TotalBet. Pamiętajcie, że jeśli jesteście pełnoletni, możecie skorzystać z wyjątkowej oferty naszego sponsora TotalBet. Trzy zakłady bez ryzyka do 111 złotych każdy. Podczas rejestracji wystarczy podać kod PRIME. Dodatkowo TotalBet przygotował dla Was promocję, w której do zgarnięcia są kody pay-per-view na kwietniową galę 13 kwietnia. Szczegóły znajdziecie w opisie pod transmisją, więc patrzcie pod transmisję i tam możecie zdobyć kody pay-per-view na galę 13 kwietnia. I przejdźmy dalej. HotPay, system płatności, jeden z naszych sponsorów, DS Focus, czuwa nad bezpieczeństwem. W drugim panelu miał trochę więcej odpoczynku. Force, sponsor techniczny, środowisko miejskie, dostarcza odzież dla zawodników. MGM, odżywki oraz suplementy. Super Express, patron medialny, zaadoptuj.pl. Rehabilitacje pourazowe i medycyna estetyczna, Andrzej Czyżewski. No i pamiętajcie, że na 13 kwietnia bilety na Gorzowską Halę możecie kupić na eventy. I przechodzimy do ostatniego, trzeciego panelu, a wystąpią w nim największy zadymiarz ostatnio, Jakub Lasik. Jego przeciwnikiem będzie Przemysław Kolarczyk. O ja. Obaj poprzebierani. Krzyż ci spadł. Krzyż na drogę. Jest legendarne, ła! No jak na razie tutaj widzę, powinien być konkurs na przebrania. Przeciw Daro nie kto inny, a Bagieta 2-0! Bagieta to przebranie czy strój wyjściowy? Wyjściowy mówi. Debiutujący w szeregach Prime'u Jakub Jabczan Piotrowicz. Po ostatnim występie plamę spróbuje zmyć Paweł Prezes Jóźwiak. Znany glawiato.
Kolejnego zapraszam, Jakuba Paramaxila Frączek. Staliśmy się już na zapleczu. Tego gościa już widzieliśmy kilka razy na panelu drugim, ale zapraszamy Jaś Kapela! Zapraszam oczywiście mojego współprowadzącego Michała Rogozińskiego. Na drugim panelu zacząłem od debiutantów. Tutaj również muszę, bo jest ich aż trzech, jeżeli chodzi o szeregi Prime. Paramaxil. Japczan. Siemano, witam wszystkich. Siema. I gdzie jest Daro Lew? Myślałem, że na Pawła pokażesz. Paweł już jest gladiatorem. Panowie, witamy serdecznie. Japczana to trochę nie widziałem, bo się przeprowadził chyba do Lublina, z tego co pamiętam. Ta, wypierdoliłem z Warszawy na wieś, że tak powiem. Jak ci się żyje tam? Bo widzę, że masz fajną bluzę w ogóle, Milwaukee. Wiesz, czy masz bluzę? Nie. Kupiłem w sklepie, chyba koszykarska, tak? Janisa, no taki Grek. Który jest dobry. Dobra, no i jak ci się w tym Lublinie żyje? No spoko, coś tam trenuję, dostałem propozycję waleczki, mówię, wezmę. Jeżeli chodzi o Twitcha, to dalej mnie nie odbanowują, więc jakby szukam czegoś do roboty. Okay. Paweł Jóźwiak ostatnio nie ma dobrej pasy. Jak patrzysz na Pawła, to jaka rzecz ci przychodzi w pierwszej kolejności do głowy? Nie no, gladiator. Ale taki prime'owy gladiator. Czyli co to znaczy? No, że następna edycja tego turnieju gladiatorów, no to chyba Pawła wezmą, nie? Weźmiesz, załatwisz dla kolegi. Chciałem już dzisiaj, ale zlitowałem się nad tą w ostatniej chwili, mówię, nie zostawię cię bez ryba. A nie, to ja słyszałem w ogóle, że były takie rozmowy w prime'ie, to już nie będę mówił tam od kogo, że właśnie albo Jaś Kapela, albo Robalini, albo nie walczymy, że jakby, bo ja się dogadałem przed walką z ciosem, a po ciosie było właśnie chęć zmiany przeciwnika. Morale mi spadły, jak widać, ale... Ostatecznie jestem tutaj, mówię, jak masz być wkurwiony bez przeciwnika, już chciałem być w tych gladiatorach, ale na szczęście uratowało mnie to, że policja chciała mi samochód na lawetę skolować. Mówię, dobra, to już nie będę taki, nie zostawię Tapczana bez rywala. No i jeszcze ciosa trzeba spłacić. Dlaczego? No 95 tysięcy, bo 5 na urodziny. Nie, no co ty, z ciosem nie było przyklepane, ja jasno powiedziałem, że mam to być aneksowane do umowy z Cloud i on tego nie pociągnął tematu, także ja się nie poczuwam. Ja jestem takim człowiekiem, że jakbym się założył i bym przegrał, to bym mu dał tą kasę, ale to nic nie był pociągnięty temat, nie było spisanych aneksów z federacją, także się do tego kompletnie nie poczuwam. No ale był tu cios, gadałeś z nim o tym, czy... O tym akurat nie gadałem, ale on wie, jakie jest moje stanowisko, no. Tak samo ja, jakbym wygrał, mógłbym teraz siedzieć o siano. I też nie mam pewności, czy by mi dał, także wiesz. Była propozycja, żeby spisać to w umowie, że garze miały przejść do jednego bądź drugiego zwycięzcy. Tego nie zrobiliśmy, więc dla mnie zakład jest nieaktualny. Dobra, wracając do walki. Sorry, no bonus. No to a propos tego, K1, małe rękawice. To jest raczej formuła, którą chyba preferujesz, bo ostatnia walka z Adrianem pokazała, że ten element zapasów nie wyszedł. To jak się zapatrujesz na Japczana, którego dawno nie widzieliśmy, ale myślę, że mało kto wie, no bo przecież Japczan miał 4 razy walczyć, ale do tych walk... 3 chyba, tak sobie liczyłem 3. 3? No bo raz Heiliga zamknęli, raz w Klaucie przeciwnik umarł i Gimperowi nerki wysiadły.
3. Widzę, że Jabłczan już się jedną federację wykończył. Mam nadzieję, że tutaj no, nie jest. Bój się, Paweł, co się z tobą stanie? Konia trojańskiego. Tak wiesz. Jak to jest? Ja mam pytanie. Zostało mi zaproponowane wino. I przecież kurwa jest napisane, że możecie mnie poddać testowi na alkohol podczas. Aha, to nie. Dobrze, to jest walka. To jeszcze nie jest walka dzisiaj. Po, na konferencji możesz się napierdalać. Po pierwsze, to jest wino bezalkoholowe. To poproszę. Nie, bo tak myślę o tym, wiesz, 3 walki, on się przygotowywał do tych walk i Paweł, to nie będzie taka łatwa wycieczka. Tak? Nie, no nie ma szans, no po tym ciosie to już w ogóle, no, że w MMA to już w ogóle by nie było szans, a w K1, no to tak, no, szczerze, 8%. Sam się nie chciałeś być w MMA, wybrałeś formułę K1. Chcesz zmieniać? Nie, już teraz nie, bo teraz się przygotowuję do K1, a poza tym ostatnia walka pokazała, że w MMA jednak jeszcze muszę się trochę nauczyć i tak dalej, także cieszy mnie tutaj ta formuła. I tyle, wiecie, ja tu nie będę składał żadnych buńczucznych zapowiedzi. Niech myśli, że jest faworytem i tyle. No ja ostatnio. Nie, no ja nie myślę nawet. Ja ostatnio dużo gadałem i mało zrobiłem. No tak też. 2 lata ja nie walczyłem, a bukmacher i tak mnie wpierdolił jako faworyta, nie? No zajebiście, no to się. No, także, no to tylko się cieszę. Także kurwa jest wysoko, nie? Z przeciwnikiem. No ale dla mnie zajebiście, no to ja też nie chcę, wiecie. Ja nie mam na sobie. Kur przestawiać tutaj, nie? Im słabiej, tym lepiej. Ja nie mam na sobie presji, ty jesteś faworytem, niech tak będzie. Ja też nie mam presji. Ja tu nie składam żadnych zapowiedzi i tyle. Skupiam się na sobie i na tym, żeby się dobrze pokazać w klatce. Nie będę teraz się kozaczył, że ci napierdolę i tak dalej, bo ostatnio dużo gadałem, mało zrobiłem i teraz będę mniej gadał, a zamierzam więcej zrobić, a życie i czas pokaże, jak będzie. Czy to prawda, że na tym prime show MMA, tylko ja chcę walczyć w MMA? Że jeszcze raz? Że na tym prime show MMA, tylko ja chcę walczyć w MMA. No tylko ty chcesz się przytulać. Tylko ty masz jedną rundę, tak? Nie, nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o paramaxila, to już byli przytulani, kurwa, i mordą, i wszystko. Bo ty się nie chcesz przytulać, ty tylko... Nie, z Jasiem Kapelą, no, szanujmy się, to nie jest Jasiem Kapelą, no. Znaczy, tutaj jest ciekawa formuła, słuchajcie, ponieważ panowie biją się... To młody jesteś, Jasiu. Pan się boli przy... Nie, uwaga, poczekajcie. Jasiek z paramaxilem biją się w pierwszej rundzie w formule K1, w drugiej w MMA, a w trzeciej w boksie. Nie, to nieprawda. Mieliśmy się losować trzecią rundę, że to nie będzie jej. Bo wiadomo, że w MMA... Będzie losowanie w trzeciej rundzie, ale pierwsza K1, druga MMA, tak? No i uważasz, podobno, że trzeciej nie no powinno No bo się być. Boi MMA, no taki z niego kozak, co się boi poprzytulać, tylko ten... Ja nie chcę się przytulać z Jasiem Kapelą, kurwa, tylko nie no. Bierz mefedronu, proszę cię, bo słyszałem, że w mefedronie lubisz robić różne rzeczy. Kupakom. To są pomówienia. Ja tutaj jestem. Wiesz, ty lubisz mefedron. Ja lubię mefedron, ale nie lubię... Jesteś królem tego specyfiku. Ja nie lubię normalizowania żadnych używek, więc nie przypinaj mnie do niczego. A w ogóle... żadnych używek nie lubisz, tak? Co? Żadnych używek nie lubisz? To jest twoje oficjalne stanowisko? Ja uważam, że no, nie powinno się normalizować żadnych używek. Wszystko jest dla ludzi, tylko dawka, czyli trucizny. Ale ty to nie lubisz. Nie jest moment, żeby to normalizować. Tylko jak padniesz w pociąg. Ale jakie to ma znaczenie, co ja lubię? No, nie zaglądam ci do łóżka, nie zaglądam ci do portfela. Nie interesuje mnie to, co sobie robisz. I tak samo nie powinno ciebie to interesować. Mnie, no. Ja znam się, co to jest za pociąg, który a w ogóle tak padł właśnie, ciągle. Mieliśmy się bić w K1, w MMA i w boksie, a Jaś Kapela na mnie ze sprzętem wyskoczył w kiblu. Zaatakował mnie mopem. To nie ciebie, nie ciebie jedynego dzisiaj. Bo ty jesteś śmieciem, którego ja muszę posprzątać po prostu. Dlatego wziąłem mopa do tego. A śmieciarka tam już podjechała. Czemu tutaj przyszedłeś, Jasiu? Co tu robisz na tym panelu dalej? No bo nie dojechała tutaj. No. Zamawiałem śmieciarkę, ale nie dojechała. No, więc musiałem sam cię posprzątać. W ogóle słyszałem, że na poprzednim panelu ktoś nazwał mnie homoseksualistą. Mam tutaj dokument 20-stronicowy. Ale tu dokument jest dokument potwierdzający bycie biseksem. Nie masz tego potwierdzający. Potwierdzający. To nie jest badanie wariografem, co? To jest badanie na świrografię potwierdzone przez biegłego sądującego. I także nie ma co się wstydzić. Wiadomo, to nie wstyd, Wojtek. Halo, halo. Nie wstyd, ale biseks, nie ma czegoś takiego jak biseks obecnie. Jest to panseksualizm. Co nie pociągają ci osoby trans albo że pokaż prowadzący, żeby wiedzieli, że to prawda. To ale prawda jest co akurat. To jest? Prawdziwy no dokument potwierdzający bycie biseksem. No bo no, ktoś nazwał mnie homoseksualistą na poprzednim panelu. No że ja powiedziałem, że nie wiem, kim ty jesteś. Okej. Okay. Biseksem czy homoseksualistą? Oddaj mi, bo tam są jeszcze inne ważne papiery, no. Ale czyli kim ty jesteś, to jest... Biseksem. Nie jesteś biseksem, jesteś panseksualny. Dokument potwierdzający byciem biseksem. Się doszkuł tak, dokładnie. Naucz się nowoczesnej terminologii. Nie ma, wiadomo, to nie wstyd, Wojtek. To nie jest wstyd, jednak widać. Słuchajcie, Lasik, Kolar, zestawienie, które wzbudziło dużo emocji przy ostatnim turnieju. Natomiast co do
Lasika. Jestem bardzo zainteresowany. Pizdak, ty, kurwa, gościu przyszedł z pięcioma ochroniarzami, kurwa. Ja pierdolę, jaka to jest pizda jebana? No, dobra, nie, słuchaj. Przychodzę zawsze sama, tak, cipa, kurwa, wyzywa wszystkich. Słuchaj, przychodzi coś z ochroniarzami. Słuchaj. Jesteś jebaną pizdą, przyszedłeś, kurwa, do mojej federacji, więc utkaj pizdę, kurwa. To ty takie twoje federacje. Nie, ja jestem od pierwszej gali. Ja ty jestem od pierwszej gali. Ale jesteś śmieci. Poszłeś na wszystkie moje warunki. Boks? No boks, bo się obstrałeś, a MMA, kurwo, jebana. Na wszystkie warunki poszłeś. Kurwa. I ty jeszcze coś mówisz? Nie chcieli cię wziąć do High League, bo jesteś jebaną parówą. Ja bym, kurwa, nie poszedł do High League'a, wiesz? A tak prosiłeś, tak, kurwo, tak, tak prosiłem, jebana. Tak samo jak ty, kurwa, ruchałeś nauczycielkę w szkole, kurwa. Ale chłopacy... A widzisz, ty nawet chłopacy głównej roli tam nie miałeś, bo jesteś, kurwa, jebaną pizdą. A ty jesteś, na kurwa, statysty do szkoły TV. Dobrze, kurwa, to być Kolar, pizdą. Kolar, kolar, Lasik. Ja się wybiłem bardziej niż ty, kurwa. Wybiłeś się, kolar, jesteś tu dzięki mnie. Jesteś tu, kurwa, dzięki mnie, że się zgodziłem, kurwa, na walkę z tobą, bo miałem innych rywali proponowanych. Ja mam taką, Lasik, kolar, a wiecie, że wy macie z zawiązanymi oczami. Nie, ja się na to nie godzę. Ja mało tego. Kurwa, ja mu przyszedłem wyjebać, śmieciu, ty, kurwa, kupiłem. Zmawiasz, i ochrona, ochrona, kurwa. Ty, kurwa, jesteś kolejny, kurwa, ty taką wiesz za co, kurwa. Pizdą, kurwa. Wiesz za co, kurwa. Wyzywasz... No co, kurwa. No co, kurwa, taką pizdą jesteś, wyzywasz, kurwa. No co, kurwa, nie rzucajcie, nie rzucajcie jedzeniem. Kolar, kolar, kurwa. No to chodź jedzeniem, kurwa. No, kurwa, ale nie jedzeniem. Chodźcie na face to face, kolar. Zapraszamy na face to face. Kolara, na los kolara uważaj. Chodź, Lasik. To nie daruję, jak to znowuż wykluczysz. I nie rzucamy jedzeniem, bo Tomek bez rąk mówi, że będą kary. Nie rzucamy mikrofonami w leda. Ej, kurwa. Spójrzcie sobie w twarz, bo nie będziecie, ja muszę mieli okazji. Kurwa, nie jedzenie. Ej, stańcie tu. Chodź, kolar. Kolar. No kurde. Mocny był ten front. Spoko, kurwa. Spoko, kurwa. To jeżeli się nie godzi na zasłanianie oczu, to nie ma tej walki. I chodź na imieniny, kurwa. Poprzednie walki ważyłem 6 kilo, teraz przyszedłem 10 i cię rozpierdalam. No i gdzie spierdalasz? No chodź tu, lamusie jebany. Spierdalam tam, gdzie jest. No taka miejsce. Pizda jesteś, wyzywasz w necie, a później się za ochroną chowasz. Idź, kurwa, dalej kupuj followersy u tureckie. Dobra, ale musimy ten temat poruszyć. O, chyba nie zdążę. Pojebało cię, kurwa! Zaraz do tej walki, kurwa, nie dojdzie! Ma to jebana. Zaraz do tej walki wychodzisz, nie dojdzie! Kurwo, a jak nie, to cię złapie, kurwa, po konferencji. Ty se, kurwa, możesz złapać kutasa, tak jak to lubisz robić. Taka jesteś pizda, kurwa. Nie ważysz w ogóle swoich słów, lamusie jebany. Jebać cię do dupy, szmato. Ja nie wiem, co ty lubisz w dupę, co ty nie. Ja mam dziewczynę, a ciebie, kurwa, każda kopie w dupę po przegranej walce. Dupę, kurwa, ja przynajmniej przychodzę na sam na konferencję, a nie tak, ty pizdo jebana. No bo my, kurwa, jest na mnie. No jesteś fałszywym zjebem jebanym. Chłopie, masz tyle wyświetleń, co ja mam w godzinę, kurwa. Tak, 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 jak ty, kurwa, statystą w szkole TVN byłeś. No czym ty pierdolisz? A gdzie jestem, kurwa, teraz? Bo jesteś lamusem jebanym, w dupę jebanym. Druga walka w podgląd, dupie jesteś, kurwa, Lasik. To. Druga walka, weź, kurwa, się ogajnij. Do High League cię nie chcieli wziąć, bo jesteś śmieciem jebanym. Jesteś w dupie i będziesz w dupie, jak się nie ogajniesz. Nie oblewajcie się, ej, bo tu jest, sprzęt. Rozpierdolisz sprzęt, kurwa, zaraz, idioto, imbecylu pierdolony. Bagieta, z pizdą, kurwa, chowasz się za ochroną, leszczu jeba. Zatkaj, utkaj gębę, kurwa. Emocji, kurwa, opanować. Nie oblewaj. To jest walka w boksie, czy, kurwa, co to, kurwa, K1, kurwa? Bydło jest, kurwa. Boksie, kurwa, boksie, kurwa, i, kurwa, cię rozjebie w pierwszej rundzie, zobaczysz. Świniarni jesteśmy, kurwa? Żeby bałagan tu, kurwa, był? No, kurwa, nie macie, no, kurwa, kultury, kurwa? No, kurwa, no i ochrona. Nie da napierdalaj, kurwa, masz. Jak ktoś mnie ogleje, bagieta, ciebie, kurwa, cegówka na łeb nie spadła na budowie czasami? Co chciałeś? Co, kurwa, co? To jest teraz kolejna, kurwa, pizda powiem. Z tyłu, kurwa. Śmieć jebany. Nie, kurwa, ty swoją głową nie mieszasz, bo kurwa, gówno lamusie jebany. Kurwa, czasami jak ktoś mówię, to, kurwa, się nie, tego nie puszczajmy. Nie mieszasz, kurwa. Nie? No, no, a mi się wydaje, że ostatnio tak ci się pojebało, kurwa, że jednak mieszasz, kurwa. Dobra. A czemu ty oszukujesz ludzi? Ty mówisz, że ty was robię? Czemu oszukujesz ludzi? Kto oszukuje ludzi? Że ja cię, kurwa, oplułem. Dobra, kolor, siadaj. Dobra, pogadamy zaraz, bo, kurwa, napierdalaj. Siadaj, kolor. Jak mam konflikt, to, kurwa, nie dobra, zbijam kolor, z nim piątek, tam się jebany. Nie gadamy tam. Widzisz? Jabczan i Paramaxil mówią, że zajebiście się tu czują.
Kolar z lasikiem dostarczają. Dostarczają tego co. Ale mam pytanie odnośnie tych zasłoniętych oczu jeszcze. Tam była opcja dzwoneczków dodatkowo. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja się na to zgodziłem od razu. To on się kurwa nie godzi. Jak ktoś będzie atakował z widowni zawodników, to będzie ale wyrzucony. Daj Kolarowi mikrofon, Kasiusz. Dobrze, tylko nie krzycz już do ludzi. Bagieta, o co ty z Darkiem Lwem się przed chwilą pożarliście? Generalnie Darek stwierdził, że ja go oplułem ostatnio. Słuchaj, ale... Generalnie to kurwa byś się w końcu przyznał do czegoś, kurwa. Nie pierdolisz non stop, kurwa. Generalnie, słuchaj, kurwa. Powiem ci tak. No? Capela czy Robalini bardziej zasługiwali... Kurwa. Nie przerywaj mi, kurwa. Dobra, powiem ci tak, oni kurwa. Ja cię w ogóle nie rozumiem. Na oplucie, ja cię w ogóle nie rozumiem, kurwa. Czy ty myjesz, kurwa, włosy w tym... paramiksie, kurwa? Nie myję, potwierdzam, że nie myję. Nie myjesz, kurwa, bo cię nie, chuja, nie rozumie cię ty, kurwa, gamu. Generalnie ty w ogóle nie masz pomysłu. Generalnie, ty zrabowałeś moją stylówkę ze swejmu. Kurwa, jesteś rozjebany za to, co robisz, rozumiesz? Co ja jesteś zrobię? Rozjebany, kurwa. Jakie masz dowody, kurwa? Dowody, kurwa. A co ty na policji jesteś, kurwa, że dowodów chcesz? Kurwa, oszukujesz, nie kurwa. Nie rób ludzi w chuja, kurwa. Zaraz stanę i ci naprawdę napluję, kurwa, faktycznie. Zjebałeś, lubiłem cię, Bagieta, kurwa, byłem twoim fanem. Ale ja cię ale od teraz, kurwa, jest duża krecha i dostaniesz pierdol za to, co zrobiłeś, rozumiesz? Naplułeś, nie wiem, czy kurwa dokładnie ty, ale twoja ja nie wiem, czy wszyscy kibice wiedzą, o co chodzi. Generalnie Darek ma pretensje do Bagiety o to, że jak schodził po przegranej walce na fejmie, że Bagieta podszedł z ekipą i go opluł, że i oto Darek ma żal straszny do Bagiety. Ty, kurwa, teraz się nie boisz, ale kurwa, za chwilę, kurwa, kleksa tu jebniesz, kurwa, na środku. Nie, nie jebnę. Nie, kurwa. Bo jakbym się ciebie bał, takiego no małego ryba, do tego, kurwa, to by Dista. Nie brał walki, jak kurwa. Jak Dis, to przynajmniej to na tej drukarce coś robi, kurwa. A ty co robisz, kurwa? Jedynie, kurwa, tą łebą, kurwa, grzywą, kurwa, stojącą, kurwa, cement mieszasz, kurwa, w tym. Słuchaj. Nic poza tym, kurwa. Ty tak walczysz w oktagonie, nie? Jak mały lew, kurwa, Simba, uczy się ryczenia, kurwa. Mały Simba to cię wpierdoli, kurwa, na śniadanie, ty, kurwa, kałmuku, kurwa. Ja wiedziałem, że panowie mają tarę. Tygrys jest groźny, kurwa. Jeszcze groźniejszy od lwa, kurwa. Zobaczysz. Tygrys to jest, kurwa, taki malutki przy lwie, kurwa. Zobaczysz, kurwa, będzie spierdalał z klatki, kurwa. Panowie mają ewidentnie talent oratorski. Wszelki se, ja kurwa, weź. Face to face, nie? Oglądałem, panowie, zapraszamy. To jest ten moment, który wykorzystamy. Chodźcie do face to face. Nero Lew, Bagieta. Taro wziął Bagietę i zaczął ją przeżuwać. Gorzów Wielkopolski, 13 kwietnia. Lew jest groźny! Bilety dostępne na Event Team oraz Prime MMA TV. Daro, ja cię dawno nie widziałem takiego odpalonego. Mój tym, kurwa, pójdź, pamiętaj, kurwa. Daro, do mikrofonu. Za mój team! Za to, że się opluli mój team, kurwa, będzie zniszczony. Ja nie oplułem żadnego teamu, że... No policji też powiesz, ja nie, kurwa, tylko koledzy? Wypierdalaj, kurwa, stąd. Darek! Capela bardziej zasługiwał na plucie niż ty. Ja miałem, jestem, kurwa, mam do ciebie szacunek. Wypierdalaj, kurwa, znieważ. Mam szacunek do starszych, kurwa. I nigdy bym cię, kurwa, nie opluł. Ja też jestem, kurwa, starszy i co? Jak masz do mnie szacunek? Bagieta. Proszę pana, muszę... Darek, Bagieta, naprawdę, możesz mi wszystko, ten, że przeklinam, że... Szanowny panie. Ten, ale nigdy bym cię, kurwa, nie opluł. Nigdy. I osoby, które mnie znają, wierzą w to, że ja tego nie zrobiłem. Bagieta, skąd pierdol? Ja nie proszę wiem, czy cię, ty po prostu od możesz, tego ciosu z wiatru poprzekręcało ci się w głowie, kurwa, że po prostu myślałeś, że z nieba ci deszcz leci, kurwa. Bagieta, ja cię, kurwa, w ogóle nie rozumiem. Zrozum, kurwa, czy ty myjesz włosy w paramamiksie, kurwa, czy jak? Nie, że pomalowałem na czerwono, bo miałem taki, kurwa, kaprys.
Tu jest twoje serce, pamiętaj, tu jest twoje serce, kurwa. Serce mam na swoim tu miejscu. Tu jest twoje serce, kurwa, już nie żyjesz. W klatce, kurwa, już nie żyjesz. Do, nie do, żyję? Do tego żyjesz, już kurwa nie żyjesz. Spoko, loko. Los guma, żeby ci żyłka nie pierdolnęła. Jabczan, patrzę na ciebie, chowasz się za rękoma. Co myślisz o tym performensie? No ja myślę, że mocny materiał. Ale też nie wierzę, że Bagieta kogoś opluł, jeszcze starszego. No Bagieta kurwa taki nie jest. No, co, zarzucasz kłamstwo Darkowi? Tak. No nie wierzę, że Bagieta... Kurwa nie możesz za kogoś poświadczyć, kurwa. Ja pierdolę, wychodzisz... Ale mówi mi, wyobraź znam sobie, go, znam wyobraź go, sobie mi... sytuację, ale... kurwa, wychodzisz po nokaucie, kurwa. Widzisz jego mordę, jak się drze, kurwa, na 5 metrów u góry, kurwa, zryja mu leci, kurwa, jak lamie pierdolone. A to ale może to przez przypadek, ale to czekaj, ale teraz mówisz, ale poczekaj, ale nie odlułem, kurwa, zrobić, kurwa. Ale teraz mówisz, że mu wyleciało z mordy. Chlapało mu z mordy, czy się opluł, Gadarek, kurwa, jedna wersja wydarzeń, nie? No, czy mu wyleciało z mordy? Kurwa, zrozum, kurwa. Mordę dar, leciało mu z mordy, a reszta pluła, kurwa, rozumiesz? To kto jest, pluł? Kurwa, kto reszta? To jest, ale co to znaczy? Kumfle, ja nie to wiem, to jest zapytaj się. Bagieta, kto pluł? Cały, Bagieta. Kurwa, ty nie plułeś, to kto cały pluł? Cały team, kurwa, miał pochać. Kurwa, jest troje. Ja nie mogę podświadczyć za każdego, kto pojebany, bo jakby był normalny, to by powiedział, kurwa, nie róbcie tak i tyle. No i bym mu, kurwa, honor oddał, kurwa, bo tak jak mówię, lubiłem Bagiety, jest fajny gościu, kurwa, byłem jego fanem. Ale Darek, możesz mnie posądzić, że cię oplułem. Bo ja cię, kurwa, szanuję i na pewno cię kurwa, nie oplułem. Ja ci mówię tak, a ty mi mówisz tak. No ja pierdolę. No nie, kurwa. Słuchaj, ja mam cały czas do... obrażasz mnie, oskarżasz o nieprawdę, ale nadal mam do ciebie szacunek, bo jesteś starszy. Ja też, kurwa, jestem najszy. Ja teraz taki piznę, kurwa. Panowie, tą sprawę da się wyjaśnić jedynie w klasie. Ja do ciebie, kurwa, nie mam szacunku. Panowie, tę sprawę wyjaśnicie w klatce. Natomiast Jabczan, jeszcze raz wycieczka do prezesa. O, co myślisz o jego performance'ach? No, przegrał z Najmanem, panem Jackiem Murańskim. Ja no i z kim jeszcze? Następcy dupę liżę Murańskiemu. Czemu panem Jackiem? Przecież to zwykły frajer jest, kurwa. Potwierdzam. Ty to powiedział. Ojej. Nazywaj mi rzeczy po imieniu, kurwa. No. Czemu panem Jacku? Masz na to białko? Czym on taki zapracował sobie na szacunek u ciebie, że tak... Ja mówię o starszych tak po prostu. Z Najmanem jestem na ty. A ile masz lat? Ja 26. To chyba o wszystkich. Oj, no dobra, Jasiu, ale nie do siebie, no bez dziecko. Przesady. A ile ty masz, Jasiu, lat? Można mieć szacunek do starszych, ale do Jasia, kurwa, mam szacunek? Po co to komu? Dziecko. Mógłbym być prawie twoim ojcem. Nie, kurwa, tylko nie to. To ja nie dożyłbym chyba. No ale to dawaj, Jabczan, skup się na performance'ach Pawła. No jeżeli chodzi, no, Pawła, no, to chujowo mu idzie, no, co mam powiedzieć. No... Ale z performance'ami czy z walkami? To zobaczysz, jak to jest. Bo na razie też nie masz za dobrych osiągnięć. Wygrałeś tylko z bonusem BGC. No tego, kurwa, człowieku, gladiator niepokonany, trenował w Trondheim. Człowieku, był w formie życia. Ja nic nie ujmuję bonusowi. No bonus, nie ujmuję, ja myślę, że nie miałbyś... Nie miałbyś żadnych szans z bonusem, jak był w tamtych. Bonus jest prawdziwym gladiatorem, także wiesz, to ja tak... A jeżeli chodzi o twój rekord uliczny, kurwa, bo tak wpisałem Paweł Jóźwiak i jak ty zaczynałeś, wchodziłeś do frików, coś pierdoliłeś jakimś rekordzie ulicznym. O co chodzi? Mam nie najgorszy. Jaki? Jak ja się biłem na ulicy, to jeszcze na stojąco pod szafę wchodziłeś. Bo ja grałem, może nawet mnie nie było na świecie, ja mam 24 lata. 24 lata młodszy, jak zdobywając Mistrzostwo Polski, nie, może 26 lat. Tak. To jesteś 24 lata młodszy. No tak, tak, tak. No. Myślałem, że powiesz ile. Ja w wieku 19 lat zdobywałem Mistrzostwo Polski w rugby i naprawdę się wtedy napierdalałem na ulicy i tak dalej. To jeszcze nawet ciebie, kurwa, w planach nie było, także wiesz. Kurwa. No. Do mojego rekordu się nie przypierdalaj. Ale to jaki jest? Ja chcę go usłyszeć właśnie. Akurat mnie nie złapiesz. Bardzo dobry. No. Słuchaj, tam nikt nie liczy. No, mam dużo walk stoczonych na ulicy. Tak procentowo. Słucham? Procentowo zwycięstwo. Procentowo przeważnie wygrywałem. A to ja mam pytanie, Paweł, do ciebie. Czy to prawda, że po ostatniej walce z Adrianem doszło do pewnych incydentów w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej? Coś tam się działo, ale zachowam to dla siebie.
Co to znaczy? Co to znaczy, że coś wiesz, się działo? Ja tak, czegoś takiego nie popieram, no bo po prostu agresja ma być w oktagonie i tak dalej. Mi tam gdzieś nie wypada już się szarpać po ulicach, bić i tak dalej. To wiadomo, że tam dałem dupy, kurwa, zjebałem tą walkę i potem byłem wkurwiony. No i tyle w temacie. Już zostawmy to, co było w Vegas. Zostaje w Vegas. Ja jestem świadomy tego, co to było w Łodzi, a nie w Vegas. Przecież, kurwa, Łódź to jest polskie Las Vegas. To było pod rekord uliczny, trzeba sobie poprawić. To ty nie kminisz? Także wiesz, to już zostawmy, co tam było w Łodzi, to było w Łodzi i tyle, no. Teraz... A to inaczej, czy... Łodzi to chuj nas to obchodzi, kurwa. Kogo to ciekawi? No ja myślę, że tutaj dużo osób podniosło rękę i jest zaciekawionych. Jednak, bo mi się wydaje, że tam odpaliłeś się odrobinę. No coś tam się odpaliłem. Szkoda, że się nie odpaliłem w oktagonie, no ale... I co zrobisz, żeby się... Nie zrobię tego błędu. To co zrobisz, żeby odpalić się z Jabczanem w walce? No już zrobię tak, żeby było dobrze, no. Na pewno będzie... Inaczej to wszystko rozegram niż ostatnio, bo ostatnio po prostu zawalczyłem jak zwykła pizda, nie mam nic na swoją obronę, ale już to przetrawiłem w głowie, idę dalej do przodu, także teraz będzie zupełnie inaczej. Jabczan wzruszył ramionami. Także Jabczanku, mój przyjacielu, przygotuj się, że będziemy się tam napierdalać, ile fabryka dała, bo mi się to, kurwa, marzy, nie? Ja tu nie składam żadnych deklaracji, że cię rozpierdolę czy coś, bo tak jak mówię, ostatnio dużo gadałem, a mało zrobiłem, ale chciałbym, żebyśmy się ponapierdalali tak fest. Dobra, spoko. Darek, mam pytanie do ciebie jedno. No to jest dobra okazja. Mogę, tatku, ja jeszcze jedno pytanie. Dobra. Kurwa, zapomniałem, czekaj. Chuj, nie pamiętam. Dobra, Darek, mam takie, bo sprzeczne informacje są. Ja jeszcze coś powiem. Rekordu ulicznego. Ale tak, jestem przypomniany. Nie jestem tak dobry jak Muran. Trzem typą pod żabką nigdy nie najebałem. Jeden na jeden rekord ulicznego. A wiesz, że nie będzie łatwo, bo ja trochę w wagę poszłem. Przekrzykujmy się, dajmy bagecie. Ja trochę w wagę poszłem. Ale to co mi rozchodzi twoja waga? Nie będzie tak łatwo, jakbyś walczył, żeś 70 kurwa, kilo. Przestań, kurwa, poważnie. No prawie 80. O kurwa mać. Przejebane będzie teraz, no. Kurwa, 80 kilo rozjebie 86 czy 5. No i generalnie, no, pomyśl, kurwa, lep będzie miał ciężej. Pomyśl, no, ciężej, kurwa. Bagieta, tak się zastanawiam, nie wiem, czy oglądałeś ostatnią walkę Daro Lwa. Tak, tam była zajebista technika. Ksają? Tak, była zajebista technika padania od wiatru. I teraz zastanawiam się, Ksajo to twój ziomek. Zawsze mówiłeś, że w tych okolicach Ksajo tak, Industries... Tak, no Ksajo mnie wypromował. No dzięki Ksajo, no faktycznie tutaj jestem, nie? I czy to jest trochę nie tak, że chciałbyś tutaj zrobić, pomścić jeszcze i pokazać, że Daro... Chyba ja powinienem pomścić, ale poczekaj, kurwa. Daj mi dokończyć. Bo te relacje z Ksajo Industries, tak samo jak Jabczan, chyba ma już inne, różne macie, tak? Nie wiem, czy wy macie kontakt? Jak to wygląda? Nie, no ja z Jabczanem... Normalnie. Ja z Jabczanem normalnie rozmawiamy, tam ten... Ja, w sensie ja jestem przyjacielem ekipy, o tak. Ja nie jestem stricte... w ekipie, ja jestem przyjacielem ekipy, że po prostu gram z nimi, rozmawiam i to i tamto. Stricte w ekipie to ja nie jestem. Czyli z Jabczanem już nie jesteście przyjaciółmi, bo on już nie, no, jest w ekipie. Ze wszystkim jestem, z Parama Eksirem, z Jabczanem, ze wszystkimi. A Daro, możesz wyjaśnić, dlaczego używałeś, bo mi tak się ksywka Paramaxil kojarzy z tym, co Bagieta ma na głowie. I mówiłeś, że... A mi się pojebało, to miał być, czekaj, Teramix, czy jakoś tak? Nie, Paralityks. Paralityks to jest jego ksywka, tego co słyszałem. Ale ja jestem strasznie ciekawy, Jasiu, komu ty masz kibicu? Termomix, o, sorry, Bagiecie czy Lwowi? Pojebało mi się. A Termomix. Termomix, sorry, kurwa. Paramaxil Termomix, jest... kurwa. Paralityks. Sorry, ale kurwa, też czasami od tych, kurwa, uderzeń mi się, wiesz, jak zapomina czasami. Jasiu, ponawiam pytanie, komu będziesz kibicował, Bagiecie czy Darowi? No wiadomo, że Dajo jest lwem, a Bagietka jest do pożarcia, no. Tak czułem. Przykro mi, Bagieta, kurwa, no. Słuchaj, niestety, no. Możesz tam robić 80 kilo, czy tam 80, kurwa, nawet 9, czy kurwa 90. Słuchaj, Darek. Tak ci chuja to da, Bagieta, no dostaniesz wpierdol, no proste. Ale tak szczerze ci powiem, i tak cię dalej lubię, bo kurwa, jak patrzę na ciebie, to mi cię, kurwa, szkoda. Słuchaj, Darek, ja nie mówię, że cię znokautuję w pierwszej rundzie, bo po prostu będę miał wyzwanie. Ale idę po zwycięstwo. Po prostu idę przejąć dżunglę. A ty mi nie musisz się tłumaczyć, czy ty będziesz mieć wyzwanie, czy mi... Idę przejąć dżunglę. Lata, teraz w dżungli będzie tygrys, kurwa, rządzi. Będą rosnąć bagietki w dżungli. Nie, ale kurwa, lew, kurwa, na sawannie rządzi, a nie w dżungli, kurwa. Nieważne, ale...
Sam fakt. Paramaxil, trenujesz ze spinkiem cały czas? Cały czas, no. Jesteś w gazie? No kurczę, w gazie, no to parę razy mnie, no nie jedna osoba widziała, no ale treningowym już pomału wracam na odpowiednie tory. Jasiu mnie nazwał przed chwilą Paralityksem, jak ty mu powiedziałeś? No Paralityks, słyszałem. Ty jesteś Jaś z Kapsela, a nie Jaś Kapela, no bo za parę srebrników wszystkie swoje wartości potrafisz sprzedać, nie? Jakie wartości niby sprzedałem? No nie wiem, no za ile tam skakałeś u Stanowskiego? Za 10 zł? Za 50? 700 zł. Bo jestem jedyną osobą, która u Stanowskiego dostała wynagrodzenie. A jakbym dał ci dychę, to byś opierdolił na przykład dla Japsza na petardę? No, z tego nie, co nie w te wasze pedalskie zagrywki nie mieszajcie. Tylko 10 zł. Sobie okay? Róbcie. Dobra wypłata reprograficzna? Nie, nie stać się. Ja się ciebie nie boję, Dareczku. Ale... Z tego co widziałem, to ty lepiej robisz loda niż walczysz, więc nie mogę się doczekać. Dobrze, rucham się w oktagonie. Tylko nie bierz Mefedronu, bo jeszcze mnie wyruchasz. Jasiu, ale to ty lubisz Mefedron brać, kurwa, na imprezach, Jasiu. Przyganiam no go Garnkowi, nie? No, Jaś Kapela, Paramaxi, zapraszamy, spojrzycie sobie w oczy. Ja wiem, kto to lubi tutaj. Nigdy go nie spotkałem, pierwszy raz go widzę, co on pierdoli w ogóle. Paramaxi, ty go nie wyjeb mu, bo w sądzie wylądujesz. Zacyjski chciał go złapać, zboczeniec. Spójrzcie sobie w oczy i może nie bijcie się przez chwilę. Paramaxil ma zdecydowanie lepsze warunki. Jasiu, dam ci 200 jak go przeliżesz, kurwa. Dobra, pozycja bokserska. Siadamy. Weź mikrofon. Jasiu, ale jak przepierdolisz teraz... Na pizdzie, lamu się jebany. Jak teraz przepierdolisz, to będziesz miał czwartą porażkę pod rząd, to ja ci piątą na następnej gali robię, kurwa. Tam 4-0, więc siedź tam na pizdzie, lamu się. A Jasiu, nie boisz się Paramaxila, bo takie warunki ma dużo lepsze. Jakie? Że więcej Mefedronu jest w stanie wciągnąć? Nie wiem, nie umiem tego... No ale fizycznie jest większy od ciebie dużo. Wciągnę cię, kurwa, spokojnie, nosem. Nosem wciągaj, tak. A przypominam, że pierwsza runda to K1, czy jednak zasięg rąk, ramion, nóg, Mark Gravel. Jakby jeszcze umiał uderzyć w ogóle w coś innego niż w stół, do drugiej rundy nie dojdzie, spokojnie. Ja uderzam w melas, ale myślę, że twój łeb, no, pęk, no i jakbyś tak się bił, jak robisz loda, to na pewno bym się bał, ale... Wyrucham cię w oktagonie wobec tego, spokojnie. To czemu się boisz MMA? Czemu K1 tak ten chciałeś, Bajto? No bo kurwa, nie chcesz z tą przytulać, stary. Masz lustro w domu? Tak, mam, wiem, że jestem piękny, więc boisz się, że się podniecisz po prostu, myślę. A ja zadam pytanie Lasikowi, bo... Przed pierwszym panelem jeszcze coś się wydarzyło dzisiaj i wydaje mi się, że się nadziałeś na frontach. W pizdę dostał od Magikala, nie? Na łeb dostał. Jak to było? Bo to jest taka pizda, kurwa, że w necie wyzywa, się pójdzie za ochroną, kurwa, się chowa. Kolar, daj mu odpowiedzieć, Daj mi, kurwa, coś powiedzieć. Dobra, ja tylko jeszcze przerwę, bo Lasik tak naprawdę, ja mu dałem ochronę, bo trzy osoby podeszły do mnie i powiedziały, że się obawiają Lasika. Dzisiaj... Obawiałem Lasika. Kto to był? Obawiają się Lasika, dlatego dałem ochronę, żeby pilnowali Lasika. To były mrówki? Bardzo mocny liść. Dobra. Chodźcie tu. Siadaj tu, Kapela. I Kaczor... Na pewno. Jesteś tą najmniej. Chciałbyś, zazdrościć. Kaczor, tu na czacie mówią, że ta lepa i tak nie ruszyła kapelę. Nawet nie umiesz. Że dalej 2-0 dla kapeli. Ale może by zrobili face to face? Może by zrobili face to face? Generalnie nie chcę mu szkodzić tu. Ja mam do Darka jeszcze jedno pytanie. Bo jako drapieżnik gonisz ofiarę,
A widziałem wiele w walkach, nie? Że ty dookoła oktagonu spierdalać jak ofiara, nie? Mam nadzieję, że nie będę musiał cię gonić jak myszkę, jak kot myszkę, nie? Kurwa, to jest odpowiedź. I co? Generalnie ty w ogóle nie masz pomysłu. Generalnie to ty się ode mnie odpierdol, spotykamy się 13 i zobaczymy, jaki będziesz kozak. I tamtym małolatom sobie możesz, kurwa, kity ciś, ale nie mi, kurwa, i wypierdalaj. Generalnie nie masz w ogóle pomysłu, skapowałeś całą stylówkę ode mnie ze tamtej konferencji. Oczywiście, że od ciebie, a od kogo, kurwa? No przecież, kurwa, jakby od, kurwa, od kogoś innego, no kurwa, mać, bo ty jesteś taki kozak, kurwa. Nie masz w ogóle pomysłu na siebie. No przecież ma lasso. No nie mam pomysłu na siebie, no kurwa, to ale... nie wiem, o co mu chodzi, kurwa, może nie. Słuchaj, wiem, że w tym temu mówicie, kurwa, ten łeb, kurwa, suszysz się, jaki chuj, no nie wiem. Ja tak wyszedłem na starciu na konferencji na innej federacji do niego. Przyznaj się, że myjesz włosy w termomicie, też miałem, kurwa, taki kapelusz, okulary i po prostu ja tak wyszłem i on to skapował. A czyli, że to jest coś, co ty wcześniej... Bo skapowałem, tak, wszystko, okay. No kurwa, no. To co było wcześniej. Ale patrz, żeby kurwa przynajmniej raz w życiu zajarzył, o co kurwa tu się dzieje w ogóle, to dalej ten gamon nie rozumie, kurwa. No tak, przyszedłem do ciebie, fajnie się ubrałem, kurwa, widzisz? Żebyś, kurwa, się cieszył. A ty płaczesz, kurwa, wszystkim. Gamoniu. Nie widzę, żebym płakał. Dobra, Jawczan, powiedz tylko mi... Tylko zawsze miałeś jakieś pomysły, jakieś Shaolin, jakieś coś w tym rodzaju, a teraz... Nic nie wymyśliłeś, ale co? To nie jest scenariusz. Sugerujesz, Bagieta, że Daron się ciebie boi? A kiedy miałeś, kurwa, lasso? Ślepoto. Ściągnij te bryle, bo cię z dupą mylę, kurwa. Jak? Przepraszam, miałem linę przepasoną przez ramię. Stare memory, kurwa. Miałem, tego go nie używałem. No iść dalej, łow te kozy, kurwa. Nie wiem, i to kurwa. Był identyczny taki, kurwa, sznury jak ty. Ja, Bagieta, ja. Sugerujesz, że Daro się cię, ciebie kurwa, boi? Nie rozumiem, mówię ci, idź se, kurwa, jeszcze raz wymyj te włosy, kurwa, w termomiksie. Daro kurwa. Się ciebie boi, sugerujesz? Nie, no, oktagon zweryfikuje, zależy czy mu główka zapracuje, czy znowu nie padnie od wiatru, czy nie będą burzliwe tam wiatry w tym oktagonie. No czy i... ty padłeś od wiatru, Bagieta? No ty padłeś od wiatru. Padłeś, no kurwa. Przycielkę dostałeś, dobra, i leżałeś. Niech ci już, kurwa, będzie, no. Dobra, bo jesteś... Ja na przykład z kamerzystą dostałem w ryj i mi się noga złamała, ale to już faktycznie dostałem w ryj i padłem, kurwa. Ale to padłem. A ty, kurwa, od wiatru padłeś. Przycielkę dostałeś i, kurwa, padłeś jak kłoda. Aż się, kurwa, wylało. Bagieta, nie pij już, kurwa, nie pij, proszę. Ja nie chciałem po prostu... Nie wiem, wibracja. Dobra, po prostu to generalnie przejdź. Bagieta nie chciał, kurwa. Przejdźmy teraz do Jawczana. Jawczan, powiedz, co tak naprawdę cię wkurwia w Pawle? Bo wiem, że... No tam podsłuchałem trochę rozmów. No już jak wiem, to że cię boomer jest jebany. No przychodzi, gada takie, wiesz, jakieś rozpierdolę cię w oktagonie. Teraz jest wielka przemiana, bo dostał w pierdol od ciebie. Bagieta, a co ty się tak dopierdalasz? Kurwa, powiedz. Tylko powiem. Pierdol nie dostałem, tylko przegrałem walkę, bo pierdol nie dostałem. On mnie no ale wiesz, 20 kilo lżejszego. Poczekaj, nie czekajcie. Ale czemu nie no dostałeś, no kurwa, dostałem. Obalał cię, leżał na tobie. Ja przegrałem. Nie wybroniłeś tych obaleń. No nie broniłem, czyli przegrałem walkę, ale w pierdol nie dostałem, no. Nazywajmy rzeczy po imieniu, no. Ty no ile, tak. Ile ważysz? 120. No to widzisz, to też teraz będziesz ode mnie cięższy. Ja ważę całe 100. Także zobaczysz, że nie zawsze kilogramy pomagają. Oj, zobaczysz, że pomagają właśnie. No, no pokażę ci, jak wykorzystywać. No dobrze, no to zobaczymy. To się okaże wszystko już 13 kwietnia. No to dawajcie nam face to face. Zobaczymy tą różnicę warunków, czy jest. Wszystko chciałbyś wiedzieć. Ja nie wiem, nie mierzę. Spierdalaj. Zastanawiam się, kto ma większy zasięg ramion, czy Jabczan, czy prezes. Co powiedział? To skręca. Kurwa, ja.
gadamy. Japczan, ale widać, że masz jakieś złe emocje do Pawła, tylko tak jakbyś nie chcesz ich... No bo nic mi nie odpowiada, cieszy mordę, tylko no nie da się nic w konwersację z nim wejść. Słuchaj, czy nie ma... uważasz, że się ciebie boi? Nie wiem, no co to jest za gra? Tu nie ma co cieszy gadać, ja nie zamierzam tu programu. Jak miałeś ciosa 20 kilo mniejszego i byłeś chuj przekonany, że go rozpierdolisz, no to gnębiłeś małego chłopaka, się do niego przypierdalałeś, a tutaj była. Jesteś taki... Bo miałem powody, do ciebie nie mam powodów, nie będę tutaj sztycznie dymił, po prostu czekam na walkę w oktagonie i tyle. Nie będę tutaj nic pierdolił, no ostatnio za dużo gadałem, za mało lubię. Teraz ty jesteś 20 kilo cięższy, także z tego się ciesz i tyle. No ja czekam na walkę. No to co ty masz do Japczan, do Pawła? Nie wiem, ja na przykład się wkurwiłem, bo była walka Jóźwiak-Muran. Była walka Jóźwiak-Muran, postawiłem na Jóźwiaka. Wniósł protest, tak? Powiedział, że się sędziowie przechylają do niego, ale żeby zrobić loda dla bukmachera, to wycofał protest całkowicie, żeby po prostu, no wyjebał ludzi na kasę, nie? Wyjebałem ludzi na kasę. No powiedziałeś, że ten protest nie, jakby przeszedł na twoją korzyść. Przeszedłby na moją korzyść, ale nie chciałem wspólników dokładać problemu, bo musieliby wycofać. No ale przecież werdy. I tak jest wyjebany tam ten bukmacher, to co ale zależnica? Wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział, że będzie wyjebany. Wtedy się kończyła premowa umowa, nie chciałem wspólników robić pod górę. Czyli wolałeś na ludzi się wyjebać, co nie, na ciebie postawiłem. Wolałem, żeby moi wspólnicy, z którymi ciężką pracą budowałem tę firmę, czyli o ludziach nie mieli problemów. Nie, myślałem przede wszystkim o własnej firmie. Czyli ty, nie myślałem też, nie myślałem też o sobie. Ubrajmie w sensie, myślisz, czy że mi jest o fortunie? Łatwo teraz z tym żyć, że mam wpisane, że przegrałem z tą starą kurwą jebaną? Myślisz, że to jest dla mnie miłe? Ja schowałem własne ego i się postawiłem za wspólnikami, bo jestem osobą honorową. I nie mam kurwa z tego złotówki. Jeszcze tej starej kurwie musiałem kurwa dołożyć za bonus, za walkę, której nie wygrał. Także już mnie nie denerwuj tutaj, bo naprawdę mnie zaraz denerwujesz. Moi drodzy, w takim dlatego razie... Dlatego Bukmacher się na was wyjebał, czy czemu zmieniliście Bukmacherę? A miała być nowa tyle, federacja. Bo są sprawy firmy. Z Tomaszem Bezdronkę możesz porozmawiać o tym. No. Natomiast... Co to jakieś teksty, kurwa? Do mnie gadasz, kurwa, że mnie nie szanujesz, jestem bura. Jak to pan Jacek? A kim jest, kurwa, pan Jacek, że tak go, kurwa, wielce szanujesz? Za co? Za co? Że jest ale dlaczego ty nie mówisz, że go szanuję, no czy tak nie szanuję? No nie znam go, kurwa. Jak następny mówi pan Jacek, kurwa, to mów do mnie pan Paweł. Nie, no z tobą walczę, nie będę tak o ciebie mówił. Jaki to jest pan Jacek? To jest zwykły frajer, zwykły kondom, kurwa. Ale co ty mi o nim mówisz? Chuj, nie to obchodzi. Ja nie o pan Jacek, kto tam, to kurwa. Walkę mieliście. To mi się krew mi się, kurwa, gotuje, kurwa. No to dla Jacka powiedz, nie dla mnie. No to nie, no to jemu to mówię, kurwa, już patrzysz, jeszcze raz dostał prezent, kurwa, i tyle, nie? Od a tak z innej beczki krew może się gotować? Bo nie jestem chemikiem. Że co? Krew może się gotować? Tak się mówi. No jak widać, nie? Jak widać, nie? Czy to przenośnia? Dobra, chuj tam, ja dzisiaj dużo nie pierdolę, mamy miesiąc do walki, jeszcze się zdążymy pokłócić i tak dalej. Już mnie dzisiaj trochę wkurwił, odpaliłem się dopiero na koniec, ale mówię, ja jestem teraz, kurwa, w dołku, zjebałem to, nie będę tutaj pajacować, kurwa, i tyle, kurwa, czekam teraz na walkę, dziękuję. Czyli wcześniej pajacowałem. To jest mój statement, kurwa. Ostatnio pajacowałem, kurwa, nie pokazałem w klatce kompletnie nic, dlatego tu nie będę pajacował, kurwa. I skupiam się na walce. Wyjaśnicie to, panowie, w oktagonie 13, a my mamy telefon i bardzo ważną osobę. No właśnie, ale zaraz się odpalę, spokojnie. Bo już wiem, kto kurwa dzwoni. Halo, halo, halo. Dzień dobry, siemanko, cześć. Dzień dobry. Czy to Arek Tańcula po drugiej stronie? No, a jak myślisz? A z kim ja rozmawiam? Z kim ja mam przyjemność? Ja nie przestaję marzyć. Pańcula chyba. Tak. O, jest, kurwa, mój piękny. Słuchajcie, na dzień dobry to w ogóle chciałem przywitać całą społeczność, wszystkich społeczność twitterową, którą ostatnio bardzo polubiłem. W ogóle to macie bardzo przytulne, kurwa, i kolorowe studio, takie teletubisowe, kurwa. Michał, ty taki zielony jak Gipsy, kurwa, Kutasiusz, to chyba Twinkie Winki. Ale jajać, pańcula. O, kurwa, umiesz coś więcej powiedzieć? Ty chyba, żeby tymi kolorami chcecie coś... nam powiedzieć z dziadzią, kurwa, już w jakiej... Ale dla ciebie, bo ty lubisz takie kolory, żeś miał lepszy odlot, żeby było kolorowo. A, to jest jakiś wasz oficjalny coming out, tak? Nie, generalnie ja ci tam trzeba powiem, co to jest. Idzie wiosna, kurwa, radosne, kurwa, kolory. Trzeba przywołać wiosnę, bo już mam, kurwa, dosyć z tej zimy pierdolonej. Wiosna. Robić, kurwa, ogień codziennie. Dlatego takie kolory, bo idzie wiosna i się cieszymy. Ja, nie, to dlatego, że jest fajnie. W końcu coś fajnie powiedziałeś, Bagieta. Kurwa, zgadzam się. Człowieku, to jest szaro-białe studio, naćpałeś się i widzisz kolory.
Arku, dzisiaj z tobą rozmawiałem i zadzwoniłem, byłeś na lotnisku w drodze do Istambułu. I tak, powiedziałeś mi, że nie będziesz walczył z Kasiuszem w dużych rękawicach. Co się wydarzyło, że zawalczysz? No ale ja się nie biję z nim w dużych rękawicach. Na moim kontrakcie są małe rękawice. Ogłoszona walka jest w dużych znowu rękawicach. Znowu się naćpał. Ogłoszona jest w dużych... No nie wiem. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, na moim... Czekaj, na moim kontrakcie... Aha, czekaj, zapomniałem. Ja, kurwa, nie dostałem jeszcze kontraktu. Ja pierdolę, słuchajcie, jakby, kurwa, ktoś chciał napisać podręcznik, jak nie zarządzać, kurwa, federacją, to powinien brać przykład z was, naprawdę, z waszych działań. Ja nie mam żadnego kontraktu jeszcze. Ale nie gadaj, że znowu zbroję obstrałeś, kurwa, nie? Weź, żeby wypierdalać. Stój pis de nardę, tańczyku. Czekam na ciebie, Areczku, żeby cię przywitać chlebem i solą, nie? Naprawdę, kurwa, nie mogę się doczekać na ciebie. Arek, dziadzia cię tu przywita chlebem i solą. Arek, jeżeli chodzi o umowę... Dziadziuś, kochany, oddałeś 100 koła, kurwa, Adrianowi? Twoje słowo jest tyle warte właśnie, kurwa. Wyjebane, mam pierdo tak samo jak w ciebie. Stary, to ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle, wiesz, czy ja dostanę tą walkę, bo na razie to jesteśmy ugadani na słowo, a jak twoje słowo jest chuja warte, to ja nie wiem, co z tego będzie. Moje słowo jest droższe niż pieniądze, jakbyś tyle nie śpał i troszeczkę, kurwa, czytał grę i słuchał to, co ja mówię, to byś wiedział, że nie przyklepałem zakładu, że miał być anek w umowie i tyle. Jeśli taki kol ja kłamie, a aneks jest podpisany, to chętnie niech mi federacja te pieniądze zabierze, ale takiego aneksu nie ma. A co do umowy, tylko dodam, Arek, że twój menadżer Filip Bąkowski ją otrzymał, więc... Nie, Artur Wóz jest jego menadżer. Ale to nie jest mój menadżer, kurwa. To a, to Elana. Wy tam macie burdel niezły, kurwa. Wy tam niezły burdel macie. No nieważne. Michał się pomylił. Ja już prostuję, że to nie, Artur... Nie, bo chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj były dwa telefony i była walka o to... Kto będzie przeciwnikiem dla Kasiusza? Wiem, że tutaj Alan Kwieciński przyszedł, z czego Lasik zaczął się oglądać dookoła. Nie przejmuj się, bo tu samo jest ochrona, więc git. Natomiast fakt, że Artur Gwóźdź otrzymał już tą umowę. Powiedz mi, jak widzisz ten pojedynek? No bo to jest jednak formuła Kasiusza, pięściarstwo. Słuchaj, ja to wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że mamy kontrakt na dwie walki. Kolejna będzie w K1 mu wpierdolę. A w ogóle, jak mu wpierdolę w boksie, to będzie taki wstyd, będzie miał taki wstyd ten Kutasiusz zjebany, że jedyne, co będzie mógł zrobić, to wystartować, kurwa, w turnieju gladiatorów. Ty, a w ogóle, słuchaj, taka beka, ja cisnę od 4 dni bekę, kurwa, z dziadzi, że powinien wystartować w turnieju gladiatorów i chuj mnie posłuchał, debil, to wziął na poważnie. Nie rzucamy, nie rzucamy. Szmatka. A Kasiusz, co ty powiesz Arkowi o tej walce? Psycho. Co ty jesteś w stanie mu teraz? Bo wiem, że wymieniacie się uprzejmościami bardzo często. No, czy to jest ćpun po prostu. No teraz wyjebał, nie wiem, do Turcji po co? Zęby robić, czy co tam, kurwa? Naćpać się. Cycki. No nie wiem, po co ty tam do tej Turcji pojechałeś? Ej, kurwa, po chuj robić zęby, jak i tak się bije się w oktagonie. No ja nie mam tak zębów i jak mi ktoś wybije, to jest zajebiście. Pedron mu wyżej, tak, zęby. Kasiusz, ty się kurwa wypowiedzieć nie potrafisz normalnie. Ja się nie dziwię, człowieku, że Fortuna zerwała z wami umowę, bo ty kurwa nie umiesz słowa Bugmacher powiedzieć dobrze, kurwa. Wtedy im było. No słuchaj, nikt to z nami wszystko? Nie zerwał umowy. Tylko my sami wybraliśmy lepszą ofertę. Dziadzia, przestań pierdolić już. Rewanż w K1. No tu go napierdolę, a potem go jeszcze raz mu poprawię. A potem się, kurwa, obudzisz. No miejmy nadzieję, że ty się w końcu obudzisz z tego, kurwa, tam marzysz, czy nie przestaje marzyć, tak? Taka nuta u ciebie jest. No wybudź się, przestań ćpać, wtedy będziesz normalnie spać, nie będziesz musiał siedzieć po nocach. Tylko jedno to samo w kółko pierdolisz, neandertańczyku pierdolony. Ale ty przecież to w kółko to samo cały czas robisz. Neandertańczyk przy tobie to jest, człowieku, elokwentny gość, ty jesteś pierdolonym australopitekiem, kurwa, nie. Jeżeli wiesz, co to w ogóle jest, kurwa, nie wiesz pewnie. Ciężko ciebie zrozumieć. Wyjmij chuja z ust i wtedy powiedz jeszcze raz. Ja bardzo proszę o niedyskryminowanie użytkowników substancji. Cicho można! Więc Arku, jak będziesz chciał się wypowiedzieć normalnie, to napisz może tam na Twitterze, tylko nie naćpany, bo tam już ktoś cię podsumował, że kiedy ty śpisz, jak ty jesteś tam 24 na dobę.
Więc no, wytrzeźwiej, miejmy nadzieję, że jak wrócisz już z tej Turcji, tam ci zęby zrobią, czy chuj wie co, to ci je wyjebie i potem ci poprawię. Skończysz pierdoli, człowieku. Będzie beka, jak dostaniesz pierdol od pańsuli w twojej kategorii, kurwa. W twoim wymyśl, kurwa stary, bije się w twoim boksie, idę do twojej formuły. Kurwa, wszystko, kurwa, pod ciebie. Pisz do jebana, bo się bałeś w K1, się obsrałeś. Tyle w temacie, kurwa. A teraz coś, jesteś na jakichś środkach, że ty, skoro ty myślisz, że mi wpierdolisz? Jesteś pizda jebana, stary. Szkoda, zamknij mordę. Dziadzia, oddawaj 100 tysięcy, kurwa, ciosowi. Spierdalaj, kurwa, ale. Arek, ja mam pytanie do ciebie, bo skojarzyłem ostatnio... Nie zrozumiał pytania i nie odpowiedział. No ale pozwaj, bo ostatnio faktycznie nie byłeś, myślę, w formie przez to robienie wagi. Bardzo dużo nie ścinałeś. Mieliście konfrontację z Kasiuszem. Pamiętam, że kiedyś chyba zadzwoniłeś podczas face to face. Natomiast przez... To też... oni zadzwonili do mnie. Okej, ale rozmawialiście i miałem wrażenie, że tak... Dzisiaj ten Arek Tańcula, którego obserwuję, tam widzę te wpisy na Twitterze, jest zupełnie inny. Jakby totalnie się odpaliłeś. I co, czym to jest spowodowane? Słuchaj, bo ja się kończę pierdolić, bo ja zawsze byłem miły dla wszystkich, zawsze chciałem być przez wszystkich lubiany, nie chciałem urazić i tak dalej, a wszyscy potem za plecami mnie obgadywali, robili w chuja, jak tylko się poślizgnąłem i leżałem na ziemi, to każdy mnie, kurwa, kopał. Każdy jeden z tych, kurwa, co byli blisko mnie. Znaczy tylko twoi koledzy cię kopali. Bo kto inny cię miał w chuju? Gdybyś o mnie nie mówił, to dalej bym miał cię w chuju. Ty miałbyś mnie w chuju, a pierwsze po walce z Bogdalem nie wyzywałeś do walki, kurwa. Ziebie, pierdolony, kurwa. Przecież pierdolisz o mnie już kilka miesięcy, to powiedziałem, że chętnie ci wpierdolę. Nie mam problemu z tym. Łatwe pieniądze to są dla mnie. Zero przygotowań, zajebista walka, kurwa. Jak zero przygotowań, takie, to mam ja, kurwa, z Panculę czy Bogzela, to mi to bez różnicy, bo to bez przygotowań do was mogę wychodzić. Chuju cię mam. Ja pierdolę. Podsumował spół, kurwa. Na Twitterze jest dużo bardziej. Ja wchodzę poziomem do ciebie, mój drogi. Wchodzi towar, wchodzi towar po prostu i już zasób słów jest coraz mniejszy. Kurwa, wy main event, słuchajcie, wy main event musieliście 2 godziny przed konferencją, kurwa, człowieku. Tak, to jest prime. Tylko dlatego, bo ktoś nam pokrzyżował plany, bo miał... To jest prime MMA właśnie, to jest dokładnie prime MMA. Wyłączcie go już, bo to nuda. No właśnie, to jest, kurwa, jak nie powinno się prowadzić federacji, kurwa. Nie, jakbyś sędzio miał kiedykolwiek jakąkolwiek federację, to byś wiedział, jak to wygląda, kurwa, ale ty, Areczku, nigdy nie będziesz miał, bo jesteś po prostu za głupi na to, także się nigdy nie dowiesz, kurwa. Tak to zawsze, kurwa, ze swoim kolegą, szalonym reporterem, wszystko likowaliście, a w prime nic nie zlikujesz, bo tu nigdy nic nie wiadomo, kurwa, chłopie. To jest prime, szalone MMA, kurwa. 3 godziny temu. Dobra, wyłączcie go, kurwa, bo już jest nudny, zjeb. Dziadzia, pieluchą Marty, sobie załóż, kurwa, i wypierdalaj. Ja tu czekam, Areczku, na ciebie chlebem i solą będę. Dobra, cię witał na tych skromnych progach. Wyłączcie go. Arku, dziękujemy bardzo za telefon, odpoczywaj w Istambule i do zobaczenia. Ja mam takie jedno pytanie, bo podobno w Polsce jest słaba demografia ludzi, a każdy tu, kurwa, mówi, że będzie się pierdolił, kurwa. No to kurde, jak każdy się pierdoli, no to uważajcie, bo rodzinę powiększycie, kurwa. Tak, same chłopy przecież. Dobra, ja mam pytanie do Kuby Lasika, ponieważ nawet już zmieniłem menadżera przed chwilą, ale dlatego, że zobaczyłem Alana Kwiecińskiego, który tu wszedł. Czy ty masz mu coś do powiedzenia na żywo? No to dobra, no bo powiem, bo to kurwa trochę przesadziłem. Chcę przeprosić Alana za to, co powiedziałem. A się tłumaczy, jak z każdym, dobra, kurwa, zjebie jeban. Przepraszam za to, co powiedziałem. Odkleiło mi się, kurwa, trochę. Wycofuję to, co powiedziałem. Na kolana, ale, kurwa, lamu się ale to... Lękaj, kurwa, ale na kolana, kurwa, lękaj. Bo faktycznie nie powinienem obrażać rodziny i za to cię przepraszam serdecznie, no, i sorry. Teraz lękaj. I sorry. Na sucite przepych. A jeżeli, tak jak mówiłeś, że w 7-0 możesz mnie pokonać w boksie, to w 7-0 jestem na ciebie gotowy. Weź, już daj spokój. O kurwa. Nie będę nic zgadał. Odpierdolił, odkleiło mu się i tyle, nie? Odpierdolił. Każdy może mnie wyzywać, ale jeżeli ktoś tyka mojej rodziny, to po prostu dlatego nie daruję. Dlatego cię przepraszam, nie? I sorry. To na kolana, kurwa. Klęknę, kurwa, każdego kurwa, tak wyzywasz, nie? A później przepraszasz, lamu się jebany. Ja ci powiedziałem, że dopóki nie klękniesz, nie przeprosi, to ci nie podaruję. Ja to, dobrze, ja okej, okay, przepraszam. Brawo! Pizda jebana, ja pierdolę. Alan, czy przyjmujesz przeprosiny?
No słuchajcie, kurwa, wiadomo jest, że rodziny się nie tyka, nie, kurwa, wszystko ja ma swoje, jedyny mają swoje Przesadziłem, lek na kolana, sam, dlatego cię przeprosiłem. I to jest szczere przeprosiny. Kurwa mać, za pizda jeba. Tak jest właśnie z każdym, kurwa, wyzywam. Kurwa mać, rozumiesz, odkleiło mi się trochę? Ale to by się zawsze odkleja, kurwa, Lasik. To jest pierwszy raz. Dobra. Lasik, słuchaj. Lasik, dobra, Kolar powiedział, że jak klękiesz i go przeprosisz, to też ci krzywdy nie zrobi. Kolara nie będę przepraszał. A Bagieta, ty mówiłeś coś, czekaj, że ty nie będziesz sobie na mnie rekordu robić. No to dawaj, kurwa, w boksie na następnej gali. Kondonie zajebany, kurwa. Moi drodzy, zobaczymy teraz face to face. Chodźcie, zrobimy face to face. Zapraszam. Face to face. Chodź, Bagieta. I kończymy ten pan. A ja jeszcze mam pytanie do Paralityksa. Kurwa. Chodźcie. Powiedziałeś po walce z kamerą. No chodź, stań na face to face, Lasik. No chodźcie bliżej. No ale nie bijcie się. No chodź, Lasik. Nie dam ci tej atencji, kurwa. To sam sobie ją wezmę. No już tak. No zobaczymy. Na następnej gali, kurwa. 13 kwietnia Gorzów Wielkopolski. Zakupujcie bilety na Eventim. Dziękujemy wam bardzo. Jebać Lasika tą pizdę jebaną. Za pierwszą konferencję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. A ja chciałem zapytać. Najnowszą kolekcję na środowiskomiejskie.pl.